Jak, jeśli mam odblokowywanie banku przez moją twarz, to to jest bezpieczne? Z taką twarzą? <laughs> <laughs> Hej, zróbmy yy, dla osób zdradzających dziewczyny, zróbmy aplikację. Mówię, czekaj, czekaj. Co ty w ogóle masz na myśli, jak na zasadzie ale rynek jest ogromny? Okazało się, że stary jest takie ssanie na to, żeby mieć jakby kilka pulpitów, kilka takich przestrzeni swoich, gdzie one są zupełnie osobne i zawsze masz tam na, na góry okej, okay, ma takiego psa, ma tyle lat, gdzieś jest stąd, żeby się nie pomylić. Nie? E, I takim mówię, no nie, ja nie wchodzę w taki deal, ale jak on mi pokazał, jakie tam jest ssanie na tym rynku, pokazała tam rękę. Ktoś zrobił zdjęcie jej ręki, odzorował bardzo fajne zdjęcie zrobił, odzorował odciski palców, wydrukował je po srebrzanym e, tym, jakby takim tuszem na, ze srebrem na drukarce, żeby one były wypukłe, i odlokował je telefon. Naprawdę. Ze zdjęcia. To było 8 lat temu. Ukraińki zabierają e, mężczyzn polskim kobietom, nie? że one tutaj ten i tak dalej. No i cykl jedziesz tam w młode kobiety. Ukraińcy dostają więcej pieniędzy niż tam Polacy. O, albo no to, nie wiem, nawet... tysiąc złotych dla Biedronki, Biedronka rozdaje wszystkim tam Ukraińcom, Polakom nie. Polaryzujesz na każdej formie, albo nie wiem, to są innowiercy, bo coś tam. Ktoś, kto planuje tę kampanię po drugiej stronie, ma świetną rozkminę psychologiczną tego, jak działamy ludzie. Wiesz, ile jest u mnie komentarzy odnośnie do tego dropowania podcastu? <grymne> <grymne> Stary, ja, 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 ja mam taki przełącznik w mózgu, że jak mówię coś po angielsku, no to mówię jakby staram się po angielsku, ale jak mówię po polsku angielsku Aha. i powiem Elon zamiast Elon, to są komentarze. Ja mówię, zajebiste to jest. Wiesz, po, po, pomyliłeś się parę razy i ludzie nagle piszą ci komentarze i masz więcej engagementu, i tak dalej. Tak, ja też się <laughs> zastanawiam zawsze, jak mówić słowa po angielsku, bo jak rozmawiasz z Polakami, to jak powiesz akcentem, to już trochę dziwnie brzmi. Jak Ta. powiesz bez akcentu, to łatwiej komuś zrozumieć, i się później zastanawiasz. A jak powiesz bez akcentu, to zaraz ktoś może pomyśleć, że ty nie rozumiesz angielskiego i nie wiesz. I, jak się mówi po angielsku. Ale jakby uważam, że trzeba mieć dystans do siebie, bo bez tego to jest masakra, nie? W sensie, jakby się tak przejmować wszystkim. Tak. Ja tak na początku się trochę przejmowałem, muszę przyznać. Ja też się przejmowałem na początku. to może Możemy od razu od tego zacząć. Tak swoją drogą. Może Cię przywitam. Mateusz Chrobok. Witam. Siemano. Um, I możemy kontynuować. Zaraz, zaraz powiesz, czym się zajmujesz. E, na początku się mówi, że się przejmowała. Ja też się przejmowałam na początku, bo to na początku jest takie dziwne, że nagle wystawiasz się na opinię publiczną i nagle wszyscy ci oglądają i jeszcze, jak czytasz komentarze, to to jest w ogóle problematyczne. Na szczęście ja ich nie tam i od początku wiedziałem, żeby ich nie czytać, więc mnie to nie sprawiało aż takiego problemu. Wiesz co, ja, ja w komentarzach znalazłem trochę perełek, to znaczy ludzi, którzy gdzieś tam mnie e, uzupełniają, bo nie da się rzeczy powiedzieć, wiesz, zawsze jak masz jakąś formę, będziesz miał ludzi, do których mówisz, którzy są na jakimś tam głębszym poziomie, węższym, no bo po prostu się nie da, trzeba gdzieś znaleźć ten i mam na szczęście w community parę takich osób, które tu dodadzą coś, odpowiedzą na pytanie i jest darda. Jestem mega wdzięczny za to, natomiast na początku to myślałem, że wiesz, że to jest taka trochę wyrocznia, nie? Patrzę mm -hmm. w komentarze, mówię, ludzie mówią tak, a to może zrobić tak, mm -hmm. kurczę, a może by to przetestować. A jeżeli mam taką trochę duszę, wiesz, do AB-testów, żeby sprawdzać sobie, a jak to działa, a jak to nie działa, no to e, początki były śmieszne, bo nagrywaliśmy w pewnym momencie na trzy kamery gadającą głowę, nie? I, i, tak I jedną chyba, gadającą głowę na trzy kamery? E, tak, to było absolutnie bez sensu. Jeszcze tam Dużo, dużo lekcji y, przeszło w się. Czemu zdecydowaliście się nagrywać na trzy kamery? Wiesz co? Chcieliśmy zobaczyć, na ile nam się uda przejść przez dynamikę tego, co tam będzie się, będzie się działo. Nie? No bo zawsze jest tak, to nie jest tak, jak to wygląda później w efekcie finalnym, że ja tu się gdzieś przejęzyczę czy coś tamtego, więc trzeba to po prostu powtórzyć. U mnie wygląda tak, jak, tak jak rozmawiamy, tak wygląda później. absolutnie, ale to wszystko przez, to, przez dobrą kawkę, którą podrzuciłeś. Mhm. Wiesz, to wszystko tego Takie Tak, wina. jest, kawka jest genialna. Natomiast to jest tak, że wiesz, tutaj coś nagle stwierdzam, nie wiesz co tu tu trzeba by jeszcze coś dodać, tu trzeba by jeszcze coś przejść, więc to jest jakiś tam proces tworzenia. Nie? Ludziom się wydaje, że jak zbierasz tam materiał na 15-minutowy filmik, który coś tłumaczy, no bo ja próbuję coś tam tłumaczyć, mm -hmm. no to to ci zajmuje 15 minut do nagrania. No nie, to są 2-3 godziny. Tak, Stare, tak ja czasami mi minutową wypowiedź reklamę nagrywam godzinę. No właśnie, ale to, to też jest to, że masz taką kondensację informacji. Nie? Im mm -hmm. bardziej coś jest krótsze, tym chcesz to precyzyjniej przekazać i tak dalej. Tak, musisz powiedzieć konkretne rzeczy, konkretnych rzeczy musisz nie powiedzieć. Musisz, ja, to, ja to robię z pamięci, bo jest dużo łatwiej, jak masz prompter i też sobie z promptera, to wtedy to się nagrywa w sekundę, ale ja to robię wszystko z pamięci. Jak nagrywasz z pamięci, to się zawsze zamotasz i ja, ja staram się nie robić cięć, bo jeszcze gdybym robił cięcia, chociaż ostatnio już pierwsze zrobiłem, to jest łatwiej, ale jak nie robisz cięć, to jest naprawdę jest czasami zamieszanie. Znaczy, wiesz co, ja mam, ja mam takie podejście, na zasadzie jesteśmy kurczę ludźmi, natomiast y, jest pewna ekonomia uwagi. Mhm. Jak się poprącerz i później się będziesz chciał poprawić, no to zabrałeś komuś Sekundę życia razy ileś tysięcy wyświetleń, zabierasz ludziom czas, nie szanujesz ich, nie? Więc ja wychodzę z założenia, że wolę to pociąć, niech to będzie skondensowane. E, no, co innego, oczywiście, śmieszki, bo na śmieszki zawsze jest czas. E, natomiast jakaś jakieś taka dziwna mentalność optymalizacji. Um, rozumiem. Ja u siebie wychodzę z założenia, że ja na przykład, jak słucham podcastów i ktoś się zastanawia, uwielbiam momenty, kiedy na przykład rozmawia albo Elon Musk się dużo zastanawia, George Peterson też się dużo zastanawia, zadaje mu pytanie, i on hmm. Jest moment, napięcie. I mi to pomaga. Jak słucham też ludzi, którzy mają jakieś wady wymowy i, i są jakimiś takimi mega kozakami, dla mnie to jest spokój, dlatego nie wycinam takich rzeczy, żeby... Oswajać innych ludzi, że to jest w sumie spoko. Że ten, ten gość jest turbo-ogarniaczem, ale on też robi takie błędy. Języków, nie, no, jest człowiekiem, nie? No, no. Ja znam ludzi z branży, którzy bardzo się przejmują na przykład tym, jak mówią, w jaki sposób przekazują rzeczy, a to się kurczę zmienia. Możesz to szkolić albo nie. Ja gdzieś tam w swojej historii próbowałem różnych rzeczy, od wiesz, śpiewania w kapali bardziej takiej rokowej, gdzie nie była bardzo potrzebna wymowa. E, przez, e, przez jakieś tam e, opowiadania, w sumie to najwięcej zacząłem gadać, e, jak zacząłem tam robić pierwsze startupy, gdzie musiałem pokazać swoją twarz, bo ja w sumie to większość życia to byłem w cieniu, nie? Mm -hmm. Na zasadzie, hej, internet będzie oceniał wszystko, co robisz, nie dziel się niczym, więc lurkowałem, nie zostawiałem komentarzy, nie zostawiałem po sobie żadnego śladu, bo miałem tą taką świadomość gdzieś tam od wczesnych lat, że ktoś może w jakiś sposób to wykorzystać. No i to się dzieje, nie? Na różne sposoby, w social mediach, w innych elementach. E, natomiast w pewnym momencie przyszedł taki moment, że kurde, mm, mam ludzi do utrzymania w startupie. To jest jakby stawka, która jest wyższa. No i od tamtego czasu zacząłem pokazywać ryjec. Trzeba się I... wystawiać na ryzyko. <laughs> tak, tak. Znaczy to jedno, jedno z ryzyk, nie? Jakby wierzę w takie trochę większe dobro w tym wypadku, że hej, no cóż. Pokazałem swój wiec, potem się okazało, że niektórzy nawet lubią, więc... Nie było, nie było tak <laughs> źle. A um, długi miałeś okres takiej adaptacji, że przechodziłeś przez to, że na początku rzeczywiście cię to stresowało i po jakimś czasie już stwierdziłeś, a, jolo, już mnie to już się nie, nie martwię pokazywaniem swojej japy i mówieniem do ludzi. Wiesz co, tutaj bardzo pomaga jednak odbicie od ludzi z zewnątrz, w sensie... I ja myślę, że nie miałem jakiegoś takiego silnego drive no w zasadzie, ale ja zajebiście mówię teraz, wszyscy mnie słuchajcie. Raczej tak, że miałem jakiś feedback gdzieś tam, jak pitchowałem startupy, czyli w nomenklaturze starałem się sprzedać ten startup czy to klientom, czy starałem się, żeby zainwestowali w ten czy inny startup inwestorzy, to to się poprawiało. I jakby taki naturalny proces, gdzie na koniec prosisz, się ziomek, co mogłem zrobić lepiej, nie? Mhm. I to są ludzie i niektórzy z nich, którzy wydawali by się kurczę, ich czas to kosztuje tyle, ile moja miesięczna pensja, nie, to ile gadaliśmy. E, i, I to gdzieś tam się poprawiało w czasie, myślę, było, było coraz lepsze, co nie znaczy, że wszystko jest zawsze idealne. W sensie są takie dni, które myślę, że ma każdy, gdzie 80%, nowym 100% i przechodzimy i, i tyle, i nie, nie, nie ma co przeginać w pewnym zakresie. Ale są takie momenty, które są bardzo istotne i starasz się przekazać to, co masz gdzieś tam w głowie, a słowa są strasznie niedoskonałe. E, więc trzeba to określić memami, innymi formami. Myślę, że w pewnym momencie będziemy mieli, wiesz, ten brain machine interface i będziemy w stanie przekazywać myśli w o wiele lepszy sposób, ale jeszcze tak, bez komunikowania się w ogóle. Tylko będziesz mi po prostu wysyłał jakiś sygnał i ja będę wiedział, a, o to ci chodzi, dobra. No, ale i, to myślę, że to jest jakaś tam przyszłość, tylko to może być brutalne, mm -hmm. <laughs> bo będziesz wiedział, kto naprawdę coś tam myśli i stara się przekazać. No, wtedy <laughs> służby takie jak ABW nie będą miały miejsca. Już wszystko będziemy o wszystkich wiedzieli. Ciekawe czy, ciekawe, czy będzie jakiś taki intelligence wtedy, jeśli będziesz mógł czytać generalnie, bo na pewno od razu się zacznie włamywanie do czegoś mózgu. No i oszukiwanie, w sensie w drugą stronę, że będzie spoofing, nie? Jak ja bym miał robić kolejny startup, to jak będzie ten Brain Machine Interface, to bym robił blokera. Żeby nie, nie mogli, <laughs> No bo stary, tam będą też reklamy. Wszędzie, będą reklamy, tam gdzie jest uwaga. Nie? Ja bym robił już przygotowanie od adblokera w takim miejscu, że wiesz, masz subskrypcję na adblocker i nie dostajesz tam informacji, które są nieciekawe. A będzie zawsze ktoś, kto będzie ci ściemniał, nie? Jak w tym całym świecie. W sensie e, kojarzysz sytuację z tym. Ale wiem. jak ściemniać, jeśli ja mam czytam twój mózg? Nie da się ściemniać wtedy. Ja czytam bezpośrednio to, co się dzieje w twoim mózgu. myślisz, jeśli chcesz mnie ściemnić, to słyszę to myśl, że chcesz mnie ściemnić. No tak, ale możesz mieć urządzenie, które robi jakąś transformację po drodze, które jest, wiesz, jakąś takie niedokładne. Nie? I tak jak teraz mówię bardzo Cię lubię, Przemku. To, ale to, jest, to jest wszystko tak jak, tam, z, tak, 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 jak tak, jak zmiana głosu jest w jakiejś aplikacji, że mówisz do czegoś i to słyszysz w innym głosie. Dokładnie. Dodaj teraz sobie jakiś tam, wiesz, ton, intencje i tak dalej i, i będą tacy, którzy będą rzeczywiście tak myśleli i będą tacy, którzy będą w stanie to naściemniać. Nie wiem. Aha, czyli ja myślałem, że to będzie tak, że po prostu wynajdziemy takie, takie urządzenie i już to, wtedy będzie wszystko łatwe, będziemy sobie czytać w mózgach, ale to, to tak nie jest w takim razie. Zaraz wymyślę jakieś kodowanie tego. Absolutnie. I to jest, to jest kwintesencja technologii, nie? Bo masz jakby to takie pierwsze przybliżenie, gdzie kumasz, że coś takiego się dzieje. Potem wchodzisz, nie wiem, tam w ten BMI-Odelona Maska, który polega na tym, że masz ileś tam takich super cienkich elektrów, które wrzucasz sobie do mózgu. Potem masz inne technologie, które też służą tam do MRI i wyciągania e, takich informacji. Potem dowiadujesz się, że jeszcze głębiej, to to w sumie trzeba zacząć analizować tych takich elektrycznych sygnałów, zacząć to interpretować, i okazuje się, że. Eh, nie zawsze to tak działa, nie. No więc składasz dobra, niech statystycznie w 80% to będzie dobrze. Potem robisz sobie do tego algorytm, potem zaczynasz to translować, potem coś tam. I jak, jak wchodzisz w jakąkolwiek technologię, to po drodze można tyle razy się potknąć i wyrąbać w tym. W sensie jest tyle niepewności, że okazuje się, że cokolwiek kurde tłumacząc, ja on zawsze taką, to się nazywa chyba klątwa wiedzy, tak? To jest takie pojęcie. Im że... więcej wiesz, tym więcej nie wiesz. Tak, tak, wchodzisz i masz taki problem, że y, kurde, jeszcze nie powiedziałem tego, tego i, i czujesz się źle, nie? Na zasadzie musiałem uprościć. Musisz to gdzieś tam ten. Tak, w uproszczeniu BMI będzie pozwalało czytać myśli, ale... Um. Andrzej Dragan nazywa to nakłamaniem, że najpierw trzeba nakłamać komuś, czyli podać te takie proste fakty, a później odkłamywać, czyli podawać te takie bardziej rozbudowane. Tak. Nie wiem, czy to Andrzej powiedział, czy, czy ktoś inny, natomiast była taka sytuacja, jak z liczbami urojonymi, nie? Tak, tak, są liczby od zera, tam jeden, idziesz do przodu, potem są liczby urojone, później porozmawiajmy o chaosie, nie? I tak zaczynasz ludziom psuć ten wszechświat, że on jest coraz bardziej porąbany. Fajne, fajne. Um. I to też wychodzi, myśląc o tych brain machine interfaces, to Aha. miałeś na myśli. Myślimy o tym, że mózg nasz jest dobry i że on będzie nam podawał dobre informacje, ale nasz mózg też jest wadliwy, więc tak właściwie możesz czytać bezpośrednio to, co się pojawia w mózgu, ale okaże się, że mózg popełni jakiś błąd i tak właściwie te informacje takie z dupy. Mózg popełnia jakiś błąd. Nie no, to są zawsze jakieś procesy. To tak, jakbyś trochę powiedział, hej, czy to co myślę, czy mam sobie, czy to jest dobre, czy złe. Więc ja masz jakiegoś takiego autopilota, który ocenia, nie? Mm -hmm. Co gdzieś tam wychodzi na swojej stronie. Ale czym jest ten autopilot? Jest... Mówię bardziej o jakichś spięciach, że jakaś, jakaś myśl jest i jest jakiś, jakiś błąd systemu. Nie, nie mm -hmm. ja wiem, czy to jest dobre, czy złe w kwestii moralności. Okej, okay. nie, bo ja dążyłem gdzieś tam do klasyfikacji, nie, że sam siebie pewnie oceniasz tam. Nie wiem, ja się, ja piję kawę i mam fans picia kawy i lubię to, mhm. ale że masz jakiś taki element, który, jeżeli dobrze kojarzy, ludzie nazywają świadomością, czego nikt nie rozumie, który jest związany z tym, że oceniasz sobie tam, co jest na zewnątrz, co jest w środku i w ogóle. I wyobrażam sobie, że jakbyś wyrzucał rzeczy, które są poza oceną, w sensie tak bezpośrednio, co się tam u ciebie odwalają, to by było wesołe zobaczyć, co u ludzi się dzieje. To by było bardzo wesołe, właśnie na to liczyłem ale później zepsułeś całą moją wizję że eee, powiedziałeś, że będzie kod, kodowanie myśli. <laughs> tak, tak. No e, i ściemnianie. Um, może w takim razie przejdźmy do tego, że powiesz, czym się zajmujesz, bo już trochę, troszeczkę popłynęliśmy. <laughs> o, no, ale kawa. ludzie do mnie później piszą, że e, fajny, po, fajny podcast, ale przez pół podcastu się zastanawiałem, o co chodzi w tym to, to w ogóle jest, nie? <laughs> e, tak, cześć, jestem Mateusz. E, w sumie to przez... Sporą część życia zajmowałem się RD, czyli Research and Development, gdzie robiłem z dużymi firmami różne dziwne projekty. Niektóre były związane z tym, że, nie wiem, robiliśmy milion tabletów dla szkół, jak Erdogan zostawał prezydentem i robiłem jakiś dziki reverse engineering rzeczy, jak byłem jeszcze blisko urządzeń z Androidem. Robiliłem jakieś dziwne projekty, które miały być stosowane przez jakieś. Jednostki, które tam zajmowały się e, militarnymi projektami, ale ja tam nie robiłem dużych rzeczy na zasadzie. Oni wrzucali e, nasz sprzęt wtedy, bo ja wtedy pracowałem w Samsungu w jakieś tam rozwiązania, co było bardzo wesołe też. Mhm. E, Satysfakcjonujące w sensie. Ciekawe. To jest zawsze zupełnie, wiesz, dla mnie przeskoczenie pomiędzy e, dziedzinami zawsze jest odświeżeniem. Nie? Neuroplastyczność mózgu wzrasta jest większa podjarka. I właściwie to tak z 12 lat temu pierwszy startup, brałem udział w pierwszym startupie, próbowaliśmy robić jakieś tam smart y. i okazało się, że w duszy to jestem startupowcem, bo tam jakiś pierwszy swój startup, drugi, trzeci, oczywiście wszystko gdzieś tam failujące na różnych fazach, no bo mając taki plecy inżyniera, to znaczy wszystko chciałem zrobić dobrze, a jak się okazuje w startupach bardzo często bywa tak, że trzeba coś sprzedać, a potem dopiero zaczynasz robić. Mm -hmm. Przez długo tego nie wiedziałem i robiłem rzeczy dobrze, to nie znaczy, że wyleczyłem się z tego dalej, wolę robić rzeczy dobrze, bo inaczej się źle wewnętrznie czuję, ale jak widzę, jak niektóre startupy osiągają sukces, to trochę jadę na marketingu. Oh, oh yes. O jest, jest straszne. I to niezależnie od rozmiaru, bo tam jakby wiesz, przeskakując pomiędzy startupami tam... 10, 50, 500 osób, e, widziałem, jak to ta po prostu skala się zmienia. Tak, to jest zawsze śmieszne, jak obserwujesz firmy z zewnątrz i tak myślisz, kurde, ale dojeba no. na firma, że na konferencję jaki ten CEO, ja pierdolę, co on tam powiedział. A później, nie, nie daj Boże się gdzieś zatrudnisz albo poznasz, kogoś, kto tam pracuje i to są mówi, e, w środku to, to jest się dzieje. Kocio, ale, ale to ma swoją dynamikę, w sensie ja zauważyłem, że wiesz, przeskakując do startupów, do takiego życia full time w startupach, e, o wiele szybciej i więcej się uczysz masz więcej miejsca na wzięcie odpowiedzialności za coś i myślę, że musisz zac zaczynasz być takim scyzorykiem szwajcarskim bo a rąk potrzeba i tu i tu i tu i tu no więc właściwie to możesz zająć się wszystkim nie oczywiście niektóre rzeczy dadzą lepsze efekty niż inne ale to jest petarda jak szukasz swojej drogi więc jak ludzie tak pytają ej mordo gdzie zacząć tam w IT i tak dalej znajdź jakiś startup który potrzebuje ludzi Zobacz, czego potrzebują. Popróbuj różnych rzeczy. Eee, uważam, że to jest najszybsza szkoła życia. No i ja tak jakby współpracuję po, po, z korzym. Popróbuj różnych rzeczy, mówisz uh -huh. to już w kontekście samego programowania, czy w kontekście tego, że w tym startupie trzeba robić tyle rzeczy, że trochę liźniesz marketingu, trochę sprzedaży, trochę. Wszystkiego. W sensie, jakby ja nie wyobrażam sobie, nie wiem, teraz, marketingu bez IT, nie? W sensie bez automatyzacji, bez tego, żeby zastosować tam Jaspera, uh -huh. e, który jest tam od OpenAI i innych takich rzeczy. To wszystko się zazębia i będziesz w tym lepszy, tym znajdziesz swoją jakąś taką niszę, a ja cały czas jestem jakby z tego wyznania, że wierzę, że wszechświat idzie do hiperspecjalizacji, czyli będziesz miał coraz bardziej wyspecjalizowanych ludzi w coraz węższych dziedzinach. Dzięki temu tylko i wyłącznie jesteś w stanie i robić coś fajnego, co ci będzie bawiło, no bo znajdź sobie swoją bardzo, bardzo wąską działkę no i będziesz zarabiać pieniądze, bo będziesz najlepszy w tej konkretnej rzeczy, no to e, będą cię poszukiwać, nie? Mhm. Ja też myślę o specjalizacji jako umiejętność zarządzania właśnie kilkoma dobrymi umiejętnościami, czyli nie bycie specjalistą w jednej, tylko bycie dobry w pięciu. Taki erpek? Tak, ale to jest, to jest specjalizacja i to jest specjalizacja wielu CEO. Oni często przychodzą i mówią, ja jestem dobry tylko w kilka rzeczy, nie jestem specjalistą w żadnej, ale jakby żonglowanie tymi rzeczami daje im specjalizację i to, że te rzeczy są konkretne inne niż większość osób, które je ma, daje mi przewagę na rynku. Absolutnie. No to, I to jest coś, jakby z czym jestem w stanie się zgodzić. Ja często lubię działać jak klej albo jako smart w firmach. Nie? Na zasadzie ja mogę ubrać sobie czapkę gościa od bezpieczeństwa, bo w sumie taki jest mój background, ja zajmuję się cyberbezpieczeństwem. I architekturą dobrze czytałem? Architekturą, AI, jakimś tam dużo dziwnych rzeczy robią. Nie wiem, budynki inteligentne robiliśmy. Robiliśmy, wiesz, jakieś tam architektury bezpieczeństwa, które potem były wykorzystywane w dziwnych miejscach. Raz nawet, nie pamiętam co to było, jacyś panowie w garniturach z jednej konferencji jak byłem w tym, w Stanach, zaprosili mnie i kolegów z jednej firmy na bok, żeby zapytać, jak sobie z tym poradzić, bo okazuje się, że głowa pewnego państwa. Z tego korzysta. Ja byłem taki, jeny, to naprawdę się dzieje. Nie? W sensie różne dziwne rzeczy się tam podziewały w życiu. E, natomiast ja zawsze lubiłem taką pracę projektową, nie? Ty, że robisz coś, nie wiem, robiliśmy inteligentny budynek. Jak to zrobić, żeby on był jak najbardziej efektywny, żeby winda na ciebie czekała, żebyś miał dobry klimat do pracy i tak dalej. To jest super, bo im głębiej wchodzisz, ten temat okazuje się ciekawszy. Natomiast odwijając ten, ten wątek, bo ja gdzieś tam jestem jakby bezpiecznikiem i w pewnym momencie Kuba Klawiter, nie mówię, zmusił, ale zainspirował mnie do tego, żebym założył kanał na YouTubie, no i zacząłem opowiadać o tam, wiesz, doświadczeniach technologii, tłumaczyć, jak rzeczy działają i okazuje się, że nawet to źle, że to nawet działa i są tacy, którzy oglądają i bawią się i piszą i Kiedyś myślałem, kurde, ale przecież tak po roku to mi się tematy skończą, nie? Bo ja tak odcinek co niedzielę o 18 plus jakieś tam shorty o newsach. Ja wypuszczam to... trzytygodniowo jak coś. No, jak dobiłem do stu pomysłów do przodu, bo tak wiesz, pomysły się ciągle zbierają i yes, jest. Nie, to jest nie do kupienia. Tak, ja, ja sobie tylko zapisuję zakładki. Teraz mam chyba z 230 potencjalnych gości zapisanych, więc to, to, Zajechamy. I to... to jest tylko w jednym miejscu, w którym ich e, zbieram. Jeszcze mam więc, dużo więcej miejsc. Jakby tematów jest miliard plus ja z tobą, przecież mogę nagrać 10 podcastów. Ja nie rozumiem, czemu ludzie myślą, zaraz mu się skończą tematy do podcastów. Po drugie, o większości informacji ja nie wiem. Nie, nie wiem o większości, więc jak mi jak, jak, jak mogą skończyć tematy? Jakby to jest niemożliwe? Ja jestem Zdanie, że wszechświat się ciągle rozszerza i trudność polega na tym, że teraz masz człowieka drugiego, który, wiesz, ma jakąś tam swoją bańkę, zderzasz sobie bańki, zawsze się znajdzie jakiś element wspólny. Mhm. No chyba, że jesteś sosnowca, ale. Tak, wtedy, wtedy, wtedy masz kłopoty. Teraz nas będą dojeżdżać ludzie sosnowcy. Sosnowca. No Oni się naprawdę obrażają o takie rzeczy. Niektórzy tak, a niektórzy są normalnymi ludźmi. Natomiast to zawsze mnie bawi, bo wiesz, tam jest większy engagement w komentarzach, więc. Tak. <śm> <śm> Mój moi znajomy raz cisnął pobyto, pamiętam, jakiś gościu wypisał. Nie dam sobie, nie dam sobie tak ubliżać, że czemu się śmiejesz bytomia. O kurczę. No kurczę, ludzie, ludzie są bardzo pospinani. So, no, w sensie, wiesz, ja w tej mojej bańce gdzieś tam miałem wrażenie, że wszyscy są mega technologiczni, że jak pracowałem w R&D, wychodzę później na wszechświat, że wszyscy wszystko rozumieją. I więc zacząłem mówić prostszym językiem, I mówię coraz prostszym językiem. okazuje się że coraz więcej osób i tak tego dalej nie kuma, nie? I to jest dla mnie jakby niesamowite, takie zejście z takiej wieży magów, gdzie miałeś paru ziomków, z którymi mówiłeś w dziwnych językach. Ja w pewnym momencie zajmowałem się jakimś tam, wiesz, pisaniem w C, nie żebym kiedyś był dobry w to. Mm -hmm. tak? no, od razu ale ten. pisałeś. Tak, tak. No, drivery do Kernela, inne pierdały. Nic ciekawego z mojej ręki nie wyszło, ale jak wychodzisz później na ten świat taki szeroki, то оказывается, что Tyle warstw niezrozumienia po, po drodze, że ciężko jest w ogóle o tym opowiedzieć. No i tak jakoś wyszło, że się ustanowiłem pomiędzy technologią, która jest trudna, a pomiędzy ludźmi, którzy chcieliby ją zrozumieć. I tak sobie płynę na YouTubie. No i to jest chyba doskonałe miejsce, właśnie, robić coś takiego na YouTube. Mówię do, do, docierasz do szerokiej grupy odbiorców, którzy są, chcą coś skumać, i nie są to te eksperci, bo ekspertów jest tylko kilka i im nie musisz niczego tłumaczyć. Tak, tak. Ja zawsze miałem taki biazd w zasadzie, hej, kurde, każdy przecież to wie. No to po co ja mam to mówić? Przecież, przecież wszyscy to wiedzą. I okazuje się, że im bardziej. Wychodzę, to, to nie. Ja cały czas z tym walczę, to jest dla mnie. A czy masz po podcastach, jak nagrywasz szukłeś kogoś podcast, to masz tak, że w sumie to nic nie powiedziałem? No, znaczy, no w zasadzie tak liznąłem trochę tematu, tu, tu, tam, ten, nigdzie głębiej nie weszliśmy, w żaden temat, tak, tak żeby było mięso. No ale okazuje się, że to czasami jest wystarczające. E, tylko to, to też jest tak, że w pewnym momencie masz e, absolutny przerost informacji, który przepływa. W sensie, ja mam tyle tych tematów do oka, no bo wiesz, teraz sztuczna inteligencja dzięki llm wybuchła, ona już dawno wybuchła, ale teraz... Trych wiadomości ludzi, głośna. tak. Cybersek wybuchł, no bo wojna nakręciła absolutnie silnie rzeczy. Okazało się, że no, jest łatwiej przypisać niektóre rzeczy do ruskich, niektóre rzeczy do innych państw i okazuje się, że tam dzieje się grubo. Tak jak wcześniej było cicho, tak teraz z każdą kolejną jakby taką potyczką widać, że tam się odwala. Ten e... dywizjon 404 powstał potem, po tym, po wojnie? Czy tak, wcześniej? tak, tak. Dywizjon to był to, to taka idea, która... Mogę cię tylko zapytać o nazwę, czy to jest kombinacja RL404 tak. i dywizjon 303? dokładnie. Genialne to jest. <laughs> dokładnie. Nie no, idea była, żeby walczyć z dezinformacją, gdzieś tam, wiesz, Żyliśmy sobie takie algorytmy, które łapią takie rzeczy. Trochę to też jest tak, że Division. Nie ma dynamiki w chwili obecnej, no bo dzieje się tego tak dużo. Są firmy komercyjne, które to robią, to była potrzeba serca, nie? Mhm. Stworzyliśmy rzeczy. Ja postawiłem serwer gdzieś tam w garażu, który grzał, grzał się, łapaliśmy dezinformację, wysyłaliśmy dalej, informowaliśmy. Zresztą ten temat to się mega teraz rozpina przy AI nie? Bo wiesz, dlaczego Open AI nie, nie chciało wypuścić kolejnych modeli tych GPT-3, GPT-4, żeby nie szerzyć dezinformacji? No bo te modele są świetne w w mimice ludzkiej mowy. Ciężko jest to odróżnić. No więc każdy phishing, każda dezinformacja przez takie modele będzie lepiej napisana. I nie wiem kiedy to było, tam parę tygodni temu, okazało się, że e, chyba tam paręnaście tysięcy kont na Twitterze zamiast napisać to, co miało napisać, napisało, hej, jestem dużym modelem językowym i nie mogę robić to tam hate speech, nie? No bo ktoś chciał wygenerować wiadomość, OpenAI to zablokowało, a ktoś nie spojrzał i posłał na tam paręnaście tysięcy trollowych kont i żyjemy w takiej, takiej codzienności. Więc te technologie się przenikają absolutnie. I ja i, i cybersec. Tak, jeszcze wracając do tych e, skomplikowanej mowy, ja pamiętam, jak, jak zacząłem pracować w IT, bo ja pracowałem jako UX and UI, więc e, używałem sporo z angielskich zwrotów, do, do tej pory mi to zostało. I pamiętam, że ktoś mi powiedział, ale używasz corpo language, a ja tak sobie na niego popatrzyłem i pomyślałem, kurwa, czy ty pracowałeś kiedyś z programistami? Wiesz, jak oni no to mówią? To. <laughs> jak pusznąłem ci e, update'a tak. Co, co komita się... na branżach. Tak, no. dokładnie. To co, ja, to, co ja używam tutaj, to jest absolutnie nic w porównaniu z tym, jak wygląda komunikacja pomiędzy deweloperami. To, to, to są fajne, bo to są różne, różne bańki, nie? Dla mnie ciekawe jest to, że przeskakujesz z bańki na bańkę i okazuje się, że ten sam trzyliterowy skrót znaczy coś innego. Mm -hmm. <laughs> I nagle e, i zaczynasz mieć taki blue w głowie, e, takie problemy. Tak, jak to mówią w korpo kto sieje, a sapy, ten zbiera fakapy. Um, e, i, bo mi się wydawało, że jeśli ty Nagrywasz takie filmy i ben, Twoimi odbiorcami są ludzie, którzy kumają trochę IT, i oni się dalej czepiają o te wszystkie słówka, których ty używasz angielskich? Czy to oni się już w miarę nauczyli tego? To A jest wiesz, dla mnie to... ciekawe, bo to u mnie się powtarza, tylko że ja mam trochę inną grupę odbiorców. Wiesz co, są tacy, którzy się czepiają. I ja to lubię. Nawet czasami e, zostawiamy e, jakieś isteregi czy niektóre przekręcenia specjalnie, bo e, że ludzie będą z tego dali łacha. E, więc e, tak, tak bywa. Ja nawet miałem taką, taką rozkminkę, czy nie odpalić kanału po angielsku w pewnym momencie. Bo nie wiem, robiliśmy o takim botnecie Zeus, e, który w pewnym momencie atakował banki, inne takie rzeczy i tak dalej. I napisał o. o, o Działalność tego botnetu opisał taki ziomek, który stworzył coś, co się nazywa tam Zeus Muzeum. On jest chyba ze Szwajcarii. Mogę coś przekręcić, bo już nie pamiętam dokładnie. Napisał, hej, zrobiłeś filmik o Zeusie byłbym bardzo zainteresowany. Nie będzie żałuj tego po angielsku. Ja mówię, kurde, do ilu ludzi jeszcze można by dotrzeć do tego, nie? I tak okazało się, że w tej anglojęzycznej jakby sferze no to nie ma takiego podsumowania, jakie udało się tam zrobić. Więc widzę taką potrzebę. Natomiast to chyba nie jest na teraz. To jakby zostawiam sobie to na kiedyś. Mam wystarczająco zapchany kalendarz na chwilę obecną. Więc większym problemem jest wybór co co wyrzucić. Mhm. Um, kanał po angielsku to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie. Zwłaszcza, że twoje tematy praktycznie wszystkie do, dotyczą to, czegoś, co dotyczy, dotyczą i Polaków, i ludzi za granicą. Absolutnie. No, więc to jest mega no, ciekawe. Żeby... Pro, wiesz, będzie łatwiej z tymi słówkami, nie? Bo jak ja mam przetłumaczyć czasami, które rzeczy na polski, siedzisz i myślisz, no przecież nikt tego nie zrozumie po polsku, w ogóle nie ma tego tam, to jest, to jest straszne, ja się łapię na takiej, na kim mówię. więc mam ten problem, mam ten problem, tym bardziej, że to na co dzień zazwyczaj po angielsku gdzieś tam gadam w startupach, A um, Powiedziałeś, że jakiś twój znajomy cię zmusił slash zainspirował do założenia kanału, co, 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 co to jest? E, Tak, tak. Kuba Klawiter kiedyś do mnie zadzwonił, byłem na konferencji takiej właśnie dla bezpieczników, E, konferencja taka e, na grube tematy, wiesz, tam jakieś pralki, pieniądze inne takie rzeczy. E, więc po jasnej stronie mocy. I dzwoni Kuba, mówi, słuchaj, bo tam wyszło coś o chińskich telefonach, weź mi powiedz, co tam chodzi. Mówię, Kuba, fajnie, zajebiście, chętnie ci pomogę, ale no nie teraz, bo jestem na konfie w przyszłym tygodniu, nawet ci tam coś nagram na ten temat, nie? Zajebiście, zajebiście. No i e, poszedłem do e, mojego trenera crossfitu, który kupił sobie wtedy e, Alfę. E, I mówię: Słuchaj, mordo, mógłbyś tak pójść ze mną. Ja tam wezmę e, mikrofon, ten nagramy sobie taki kawałek wideo, tam opowiem o, o rzeczach tam wiesz z głowy. Nie? Miałem notatnik przed sobą, e, otwarty tam z tą analizą. Nagraliśmy sobie to w knajpie, tak siedząc, wiesz, zupełnie na jolo. Posłałem to kubie i kuba mówi: Nie puszczę tego. No ja mówię, no spoko, jakby nie ma żadnego problemu. Weź tam sobie z tego co też. Nie, nie, zakładasz kanał i co tydzień coś takiego wypuszczasz. Ja mówię OK. I dzięki błogosławieństwu Kuby jestem tu, gdzie jestem. Także wielkie dzięki. Mm -hmm. Czyli po prostu zacząłeś nagrywać się Weekly? I tak. Tak, tak, tak. Czyli na początku po prostu tłumaczyłeś, w sumie do tej pory tłumaczysz rzeczy. Tak, tak. takie około, około bezpieczeństwa w internecie, cyberbezpieczeństwa. Wiesz, jakby tych tematów, które się dzieje, jak ja tam jeździłem po tych konferencjach, bo tam już, już dużo było, spotkałem gości, których uważam, że to są gwiazdy ROKA, nie wiesz, oni tam rozwalają tematy wewnątrz procesorów, nie wiem, odkurzaczy i innych takich rzeczy. I mówię, kurde, jaką ja wartość dodaję tak naprawdę do tego wszystkiego, że ja to wytłumaczę ludziom. No i okazało się, że, że jakaś wartość tego jest, bo ja zawsze myślałem, że jedyna wartość to będzie taka, że będziesz tym pierwszym, który to odkryje, ale okazuje się, że nie, że ludzie to nie wiedzą, że tutaj ktoś podsłuchuje, że tutaj coś się tam dzieje, że coś się może aktywować. Nie? I to nawet nie chodzi o to, że wszyscy podsłuchują, bo nie zawsze tak jest. Jakby też jest wiesz, duża paranoja w tym zakresie. Natomiast ona czasami słuszna. Po prostu czasami rzeczywiście tak jest, że trzeba uważać na niektóre rzeczy, bo technologie są tym. One podsłuchują przecież. Cały czas mi podsyłają jakieś dziwne reklamy, o których na przykład o tematach, których rozmawiam tutaj. Tutaj, le, tutaj leży mój telefon i on słucha, i ja nigdy wcześniej nie poruszałem jakiegoś tematu, a później będziemy wyświetlał reklamę z danego tematu, który, o którym gadaliśmy tutaj w podcaście. Wiesz, to jest, to jest też tak, że jak wchodzimy sobie tak w taką czarną branżę reklam, że modele, szczególnie te takie znowu głębokiego uczenia maszynowego, nie? gdzie normalnie powiem deep machine learningowe, e, nie wiadomo czemu tak odpowiadają czy nie, bo tam nie ma wyjaśnienia dlaczego ci podpowiedziały ej kup teraz tam na powiększenie bicepsa mhm. coś sobie. E, no bo one dopasowują się do twojego zachowania, tego co zostawiłeś w necie. Nie wiem czy wiesz, w ogóle są robione aukcje na użytkowników. Wchodzisz sobie na stronę i w pewnym momencie, jeżeli tam jest reklama, to pojawia się informacja na zasadzie dobra wszedł ziomek z Polski w takim wieku, tu masz zainteresowanie i tak dalej, i teraz ci, którzy mają reklamy, biją się, kto da więcej za twoją uwagę. I ten, kto da najwięcej, to jego reklama jest wyświetlana. Gdzie są takie aukcje? Gdzie, 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 gdzie Kto sprzedaje takie aukcje? No Google, Facebook, jakby cały wszechświat reklamowy, nie? Bo im się opłaca sprzedać jak najwięcej. A teraz im bardziej masz dopasowaną reklamę do jakiegoś tam profilu, tym lepiej to przechodzi. No i to ma swoją ten, ten złą stronę mocy, na zasadzie gdybyś teraz chciał to wykorzystać, nie wiem, tak jak Cambridge Analytica, że masz kogoś, kto jest w depresji, którym chcesz docisnąć coś tam, coś tam, o, to jakby mnie to przeraża. Nie może to skrót myślowy, ale mnie przeraża to, że możesz jakby wpakować się w człowieka, znając jego jakiś tam kontekst i mu zaproponować coś, bo wiesz, że to kupi, tak, że jest w takim, takim stanie. To słuchają nas, czy nie słuchają? Nie, zazwyczaj nie. Czyli to nie jest tak, że ten telefon teraz nas. Słucha? Jeżeli chodzi o reklamy, to zazwyczaj nie. To nie, nie wynika z tego. Yy, Naprawdę? Bo... No, ja a, wiem, że to jest. A, a algorytm YouTube'a podpowiadający dziwne filmiki, nie wiadomo, nagle znik znikąd pogadajecie jakieś. <laughs> Algorytm, jakby każdy algorytm na, na kawałku ma tą część, która jest, wiesz, lubimy piosenki, które lub, lubimy, mhm. nie? że zamykasz się w bańce, ale jest druga część tego algorytmu, która odpowiada za różnorodność. Na zasadzie, dobra, podeślimy ci też coś z poza twojej bańki, no bo inni z podobnych bańek lubili takie rzeczy spoza poza bańki i zobaczmy, na ile ty w ogóle wychodzisz. I to pokazuje takie dwie liczby. Pierwsza, jak bardzo chcesz zostać w jakiejś bańce, jak często wybierasz coś spoza tej bańki, żeby tam coś zrobić i potem dobudowujesz sobie osobną bańkę. No bo inaczej to wszystko by się koncentrowało na, wiesz, pojedynczych treściach, które są bardzo, bardzo duże i oglądalne. Czyli stąd te z dupy, takie wstawki, nie wiadomo skąd, żeby oni sprawdzają, czy ja tak. jestem zainteresowany tematem, gdzie inne Dookoła. osoby podobne do mnie są e, zainteresowane. Tematem. Potencjalnie, tak. Po jakichś tagach, po jakichś innych rzeczach. Natomiast TikTok jest bardziej przejebany, nie? To znaczy? W TikToku to jest tak, że jak wchodzisz na początku... Znaczy, miałem na myśli uzależniający, oczywiście. Wchodzisz sobie na TikToka, wbijasz sobie pierwsze tam, nie wiem, czekolada się leje, masz masaż mózgu, nie, pieski, śmieszne kotki, zabawy, tam po prostu super. I nagle dostajesz filmik, który jest niepokojący. Mhm. Jest tam, nie wiem, jakiś tam znamiona przemocy, coś, co nie pasuje, coś, co po prostu cię wkurwia, jesteś w takim stanie, który jest niepokojący. I chcesz wrócić do tego stanu, w którym byłeś przed chwilą. Chcesz wrócić do tego dobrego samopoczucia, bo hej, oglądałeś śmieszne kotki i tak dalej, nie? Więc scrollujesz sobie dalej. Masz kolejny film, dobra, wróciłeś, wróciłeś. Znowu jesteś zaniepokojony, nie? Nie da się oderwać. To jest o wiele bardziej o wiele bardziej uzależniające. Co I jest... to jest jakoś udowodnione, że oni mają algorytm działający w ten sposób? Bo nie, ma, nie mamy wglądu do algorytmu, więc to jest, nie, tylko, nie te, to jest tylko teoria. Nie? To, to są rzeczy, które gdzieś tam zostały wyciągnięte na podstawie obserwacji. Ja to w, mam, mam materiał o TikToku, który robiłem i gdzieś tam w przypisach to, yy, to jest. Więc jak chcecie, to... <grych> Plus to jest pewnie robione przez ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami, więc nie rozumieją, jak się buduje te algorytmy i są w stanie troszeczkę tak. bardziej racjonalnie ocenić, czy to rzeczywiście jest pra prawdopodobne, że oni to w ten sposób zakodowali. Tu jest w ogóle... To jest strasznie, strasznie fajny problem. Swojego czasu była taka konferencja, pamiętam, w Lipsku, gdzie pewien Włoch próbował rozkminić algorytmy Facebooka przed wyborami we Włoszech. Mhm. No i tam zakładał sobie różne konta tutaj na kobietę, mężczyznę z różnych rejonów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mi się tu pokazuje skrajna prawica, a tu lewica, a tu coś tam. Dlaczego takie rzeczy są, nie? Natomiast nie był w stanie osiągnąć wystarczającej skali, żeby wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Mnie bardziej przeraża to, że TikTok jest w tej części ogólnoświatowej zupełnie inny niż TikTok, który jest w Chinach. Tak, nie? rozmawiałem o tym ostatnio z Sylwią Człopkowską u mnie, to jest, ale to jest piękne z drugiej strony, bo jakby z jednej strony jest to przerażające, ale z drugiej strony to, że oni robią tego TikToka, czyli tego Dayun, Dune, czy coś, coś tam u siebie w inny sposób, to to jest fascynujące, że, że w ten sposób starają się budować społeczeństwo, żeby ono było mądre i to, czy to jest ta teoria spiskowa, że starają się głupić nas, to już jest kompletnie osobna rzecz, ale to, jak budują swoje społeczeństwo, dla mnie jest fascynujące. To w ogóle jest ja myślę, że dużo rzeczy jest dziełem przypadku, bo pracowałem z takim ziomkiem który poszedł do TikToka, do działu bezpieczeństwa, gdzie okazało się, że z drugiego tygodnia pracy wzięli go na spotkanie tam z jakimiś... Na zasadzie tłumacz się, ty będziesz tutaj siedział, bo jesteś biały i tłumacz się tam ten, a my będziemy dobrze, dobrze wyglądać. Gościu, bo nie wiedział, co się w ogóle dzieje. Mhm. Także ja myślę, że tam oczywiście nie posądzając żadnej firmy o żadne rzeczy, że pewne rzeczy po prostu są dziełem przypadku bardzo silnie. I bardzo łatwo przypisać temu taką właśnie teorię spiskową, tak, bo to dalko. tak że to wygląda z reguły. Znaczy wiesz, no, tak czy inaczej... Z tych taśm TikTokowych, yy, rozmów pomiędzy pracownikami, które zostały opublikowane, wynika, że goście z Chin miały, mieli dostęp do danych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie Europy, czyli wiesz, jakichś tam Master Admini, którzy mogli sobie poprzeglądać dane, co było zupełnie sprzeczne z tym, co firma mówiła, nie? No nie, nie chcieliby zbanować całego TikToka w całych Stanach, gdyby nie, bez powodu, jakby to, to było dla mnie zaskakujące. Ja myślałem, że Trump trochę szalał, jak to mówił, ale później, jak zrozumiałem, dlaczego nie chcą to zrobić, to już by miało dla mnie to większy sens. Ja mam takie dwa wejścia Twoja Twoje Książka adresowa, rejestr połączeń, no bo jak wycieknie Twoja książka adresowa, to ona wycieka raz i mhm. już więcej nie musi. No i potem już wiesz, masz jakby ten graf połączeń z kim tam gdzieś jest, nie? Więc jak to nie pamiętam, czy był jakiś departament obrony, czy tam w tych departamentach w Stanach, na których się nie znam, zaczęli mówić na służbowych telefonach Niet", nie. To tak zaczęło świtać na zasadzie, e, oni coś wiedzą, oni zazwyczaj trochę więcej wiedzą, więc... Yy, Zazwyczaj to, coś tam, coś tam liznęli tematów. Tak, coś ogarniają. Coś <noise> e, tam, tam powstała w ogóle taka jednostka, znowu off-top, e, ja cię zajadę off-topami, ale... Nie ma problemu, e, już, ja już pytałem u siebie ludzi, czy ich wydrażniam e, off-topy i mówią, że nie, że to jest jakby... Bo to jest, to jest naturalna rozmowa. To jest, tym, się, to, tym to się właśnie różni od e, wywiadu i wywiad jest nudny i z reguły się po, po chwili może Ta, a kurwa, już nie <noise> mogę tego słuchać, a tutaj jak sobie przeskakujemy tak jakbyśmy normalnie gadali, tak jak gadaliśmy przed podcastem, to to jest normalne. Spoczko. Jest taka jednostka w tym rządzie amerykańskim, która nazywa się CISA. I oni, tam był taki ziomek przez długi czas, który no, był jakby też, miał, ma brata dziennikarza, opowiadał o bezpieczeństwie i w ogóle, jako że on był pomiędzy departamentami, to był zajebiście poinformowany, zakładam, o tym, co się dzieje. I w zeszłym roku właśnie, jak byłem na takiej jednej konferencji na Black Hacie, to wyszedł na scenę i na kinucie powiedział, to nie jest kwestia, czy będzie wojna z Tajwanem, znaczy, czy Chiny napadną na Tajwan, to jest kwestia kiedy. Ben Shapiro, nie wiem, czy dobrze poinformowany, ale też tak mówi, że, ty, że ktoś, kto ma tylko choćby kilka komórek mózgowych, wie, że to jest tylko kwestia czasu. No, no, wiesz, wiesz mnie zmroziło, nie? Na zasadzie mówię, ten ziomek raczej bardzo dobrze wie, o co chodzi, nie? I ja teraz słysząc te wszystkie historie, bo tam, nie wiem, firmy dzwonią, różne, różne osoby dzwonią na zasadzie, hej, dostaliśmy jakimś ruskim ransomwarem, wyciekły nam jakieś dane, słyszałem o różnych firmach, które ewakuowały się z Ukrainy, no bo, wiesz, tam był sprzęt, były różne rzeczy, były dane i tak dalej. To po prostu trzeba być przygotowanym na scenariusze. Bo w takim normalnym świecie, takim cieplutkim i tak dalej, nie myślisz sobie o tych scenariuszach. I tak jak wszyscy trąbią, bo niestety to mnie to. Ja tego nie lubię, nie, ale bezpieczeństwo często polega na tym, że musisz straszyć. Mhm. Na zasadzie hej ziomek, może się odwalić coś takiego. U uświadamiać. No, uświadamiać, tylko wiesz, ja nie lubię tak z tym kijem na zasadzie hej, bo to się zaraz wywali. A potem no nie mówiłem, no. No, no tak Trugam, jest. A później nie. wszyscy zdziwieni, że wojna w Ukrainie? Jak to jest możliwe, no, no, no. Że, A przychodzi do mnie później Krystian Zięci mówi my od 2014 roku wiedzieliśmy, że będzie wojna. I wtedy jesteś taki, co kurwa. No właśnie, są tacy, którzy wiedzą, nie? I, i, i jak rozkminiasz sobie te tematy dookoła, jakby wiesz, tej mojej bańce, że dzwoni jakaś firma, mówi wino, słuchaj, bo zaszyfrowali nam i backupy i wszystko i coś tam e, i nie mamy księgowości od iluś tam lat, no nie pomyśleliśmy i firma idzie z torbami. No w zasadzie firma się zamyka. Nie? Która działała przez ileś tam lat, dawała pracę i w ogóle, i w ogóle. W zasadzie. No, Kto, ktoś im ukradł dane. No, ktoś o. im zaszyfrował wszystko. Nie? Potem, potem jest jeszcze taki, to jest takie pojęcie, które nazywa się Double Extortion, czyli nie tylko ci zaszyfruję dane, żebyś ty nic nie miał, ale jeszcze ci je wyciągnę i sprzedam teraz w Dark komuś, webie. komuś innemu. Dokładnie. No zasadzie. Twojej konkurencje na przykład. Dokładnie, dokładnie. I yy, yy, to się dzieje, nie? I to się dzieje na bardzo różnych yy, etapach. I z tego jest zrobiony niezły biznes. Co ciekawe, no, większość z tego biznesu jest za wschodnią granicą, więc tak jest przypisywane. O, o, powiedz mi, ja mam dysk SSD. Zrobiłem sobie na nim backup mojego Maca i byłem mm -hmm. taki dumny, że ok, jestem przygotowany, mam zbackupowanego Maca, jak mi się coś wysypie, to wszystko będzie ok. Po czym ten, ja to zrobiłem tam z 4 lata temu i za bardzo go nie odświeżałem, bo już mam nowy dysk, bla, 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 No i odpalam ostatnio ten dysk. Odpalam ten dysk, okazuje się, że w jednym folderze nic nie ma, tak jak były tam rzeczy. Mm -hmm. Cztery inne foldery mają ten taki czerwony znaczek z białą kreską stopu, że nie mogę do niego wejść i co myślę, kurde, to po puchuję, robiłem ten backup, jak i tak nie mam dostępu do tych no to jest ten, ten problem, że też backupy trzeba testować. Nie Jest taka fajna zasada 3-2-1 z backupów. Mhm. No, ja też, ja, bo jak w podcaście pokazuję, to <laughs> wychodzi jakoś tak. <laughs> e, tak, żeby najlepiej mieć trzy backupy, e, dwa w różnych miejscach. Na zasadzie, nie wiem, zaleję ci tutaj, gdzie jesteśmy, czyli drugi gdzieś tam u znajomych rodziców Elo e, i przynajmniej jeden, który jest offline. No, bo jak działa ten ransomware, który jest w tej chwili bardzo popularny, no to cokolwiek znajdą, to szyfrują. Możesz wytłumaczyć, co to znaczy ransomware? Ja, ja kumałem trochę, ale bo się, że ludzie mogą nie kumać w ogóle. Pewnie. To jest taki rodzaj wirusa, który w tej chwili jest mega popularny, który ma za zadanie zaszyfrować ci wszystkie pliki, które masz na dysku w firmie, jakby w na dyskach sieciowych i tak dalej. Do tego nie kumałem. <laughs> więc dostajesz tam załącznik, pani Anetko, tutaj wiesz, tam jest Excelik, tutaj jest coś innego i odpala to ktoś, no i to po cichu sobie gdzieś tam działa, szyfruje wszystkie pliki w firmie, tam przenosi się na inne komputery i tak dalej, więc przychodzisz potem do firmy. E no i patrzysz, plików nie ma, nie? I zostajesz tylko taką karteczkę na zasadzie: Hej Ziomek, tu się skontaktuj, porozmawiamy, ile Cię będzie kosztowało, żebyś to odzyskał. No często i teraz... się coś takiego zdarza? Bo stary, to są tysiące, jakby to. <laughs> Naprawdę. Ja... Ale to mówisz, mówimy to... o firmach. No też jakby prywatne osoby, natomiast to, to, to oni lecą wszędzie, nie? Czy jest... ty normalnie dostajesz telefony, słuchajcie, w naszej firmie zniknęły wszystkie pliki ratunku? Czasami tak, czasami tak. I tak albo forwarduje tych ludzi dalej, albo wiesz, mówię na zasadzie dobra, to co macie, co wiecie, z czego wniknęło, wiecie jak weszli i tak dalej. Nie? Więc to jest, to jest jakby taka normalność, takie incydenty. I to się bardzo nasiliło od czasów wybuchu wojny, bo nie wiem, czy wiesz, ale pierwsze takie ranzomłery, one były wycelowane na przykład w elektrownię na Ukrainie. Była. O tym nic nie wiem. Była taka ten malware nazywał się Indestroyer, czyli tam Industrial Destroyer, tak? mhm. e, który miał za zadanie wyłączyć prąd w ogóle. Tam niektóre rzeczy się udało, inne nie. Potem się okazało, że to Ruscy rzeczywiście zrobili. E, kojarzysz w ogóle Viasata? Te takie satelity, które e, tam komunikują. Jest taka konkurencja Starlinka, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale internet przez, przez satelity. E, wyobraź sobie, że okazało się, że ten internet przestał działać tam w momencie, jak zaczęła się wojna w zeszłym roku. I to na początku nikt nie wiedział, o co kaman. Natomiast okazało się, że to było chyba Gieru e, rosyjskie, czyli to jest wywiad wojskowy, tak? Mhm. E, e, tego nie wiem. No, oni tam mają te swoje jednostki. E, które wysłało jakąś tam aktualizację, która wysłała się do wszystkich e, jakby odbiorników tego internetu? Przez co na przykład ileś tam tysięcy wiatraków, które było w Niemczech, straciło dostęp do internetu, więc nim nie można było sterować. I teraz weź się w drab na te tysiąc wiatraków e, i tam, wiesz, e, zrób aktualizację. Natomiast okazało się, że korzystała z tego też ukraińska armia e, do jakichś tam rzeczy. Tego nie wiem do czego, ale badacze pokazywali, I, że... I tam. wtedy uratowały Starlink pewnie. I no jakby Starlinka zaczęli tam shipować na maksa, nie? E, e, Czyli zresztą. to trochę było z tego powodu? No trochę tak. Znaczy tam w ogóle był to, były jakieś świetne ja historie. W mojej głowie to jest tak, że Elon Musk jest dobry i wysłał im Starlinka, bo chciał im pomóc. Tak, to jest w mojej głowie. Twoje jest Ilon, w moje jest Elon. Ale to zależy od <noise> czasu. Tak, tak, tak. Ja myślę, że oni tak robią biznes na tym, jakby Papa Ilon. Natomiast. Pa Papa Ilon, to mi się chyba podoba jeszcze bardziej. <głos> <głos> Natomiast oni tam też mieli ciekawą akcję reakcję. Bo w pewnym momencie ruscy stwierdzili, dobra, to zakłócamy. Na no, zasadzie zajeżdżamy sobie tego Starlinka. I to był moment, kiedy. Ja mogę teraz trochę konfabulować, ale kiedy Starlink powiedział, dobra, zrobiliśmy update, teraz nam wuja zrobicie. E, co się stało? No na początku, jak zaczynasz nadawać, to masz pewne pasma, nie? Jakby częstotliwości, na których nadajesz i odbierasz. Żeby nie zakłócić tego, to jak było w przypadku technologii na przykład rakietowych, no bo kiedyś wystarczyło zakłócić, no i elo, nie masz kontaktu z rakietą, to mhm. robi się coś, co się nazywa frequency hopping. Czyli przeskakujesz po częstotliwościach, po różnych miejscach, ale tylko ty wiesz, jak przeskakujesz. I wtedy ciężko jest coś takiego zakłócić, no bo musiałbyś znać ten klucz przeskakiwania. I niektórzy mówią, że to właśnie frequency hopping został zastosowany przez Starlinka. Nie wiem, ale się domyślam. Ale podobno już to rozszyfrowali. Mu był ostatnio Demand i mówił, że nauczyli się znajdować Starlinki w Ukrainie. W... No, okay, znajdować to jest jedno, natomiast zakłócać to jest jakby inny kawałek, nie? Okej. Okay. Czyli, ale jeśli by mogą rozwalać ludzi, którzy mają te odbiorniki, no to też trochę rozwiązuje problem. Tak, no to pewnie jakaś triangulacja, taka czy inna, nie? Na zasadzie, że wiesz, masz kilka anten i patrzysz, co tam skąd ten y, sygnał nadaje, a Stalnik niestety z natury rzeczy y, ma ciągły, y, ciągłą komunikację z tego co mi wiadomo, nie? Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotifyu. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać, jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotifya i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Wróćmy w takim razie do, do tych ataków hakerskich, bo ja o tym nie, bo rozmawiałem z jednym gościem, który pisze do mnie czasami e maile i z nim wstępnie o tym dyskutowałem. I on mówił właśnie, że on jest osobą, do której się dzwoni, jak już się staną te rzeczy i wtedy on musi wyjechać i to wszystko odkręcać. Czyli załóżmy, masz firmę, masz atak hakerski tym ransomwarem, Da się coś zrobić, czy już jest po ptakach? Różnie. To zależy, wiesz, ile to trwało, czy masz jakieś backupy i tak dalej. Są różne rozwiązania do tego. E Jeden z takich sławniejszych ataków to był atak na ropociąg południowy przez Teksas, który płynął, gdzie ransomware ich walnął i nie płynęła ropa, co wiesz, tam jakby utrudnia sprawę. Troszkę tam, setki milionów dziennie, nie? Znaczy nie pamiętam kwoty, ale była astronomiczna, tam dziennie tracili przez to i są rozwiązania, które sobie radzą z tym na zasadzie, hej, zablokujemy takie rzeczy, zanim się staną. Są takie rozwiązania, które są w stanie, wiesz, antywirusy też niektóre sobie radzą, no ale to jest... W Gra w kotka i myszkę. Nie? Jesteś, jesteś do przodu, jesteś do tyłu. Najgorsi są tacy, którzy w ogóle nie mają rozwiązań i myślą, że im się uda. No, statystyka jest nieubłagana. Więc tak, lepiej mieć jakąś formę zabezpieczenia. Zawsze. Um... Z tym, a jeszcze co do tego mojego dysku, bo w sumie odkoczyliśmy od tego tematu, a ja tak. zrobiłem ten jeden backup, czyli to się po prostu zdarza, że czasami o. się sfakapują te pliki i tyle, i nie po prostu? Jesteś strasznie ufnym człowiekiem, jak miałeś tylko jeden backup. Znaczy wiesz, ja do tej pory nie robiłem nic w mediach i tak właściwie nie, nie miałem niczego, ja wszystko robię w internecie, więc jakoś nie musiałem mieć jakichś super backupów, ale no nie miałem świadomości, że te pliki mi się zepsują, to jest trochę... No ale to wiesz, nośnik może się zepsuć, wszystko się może zepsuć, nie? Jakby może się, wiesz, podłączasz taki dysk mówisz kurde, przywrócę że z backupu będzie jakieś przypięcie, on się rozwali, to jest szansa jedna na milion, ale to się zdarza, nie? Więc, Czyli jakby, ty masz trzy ba backupy, widzisz, ja, się 3, 2, ja, ja też tak. się mylę. Trzy, dwa, jeden. Trzy backupy, dwa w różnych miejscach i jeden w offline. Co, ile to backupujesz? Wiesz co, te takie online'owe robię codziennie, na zasadzie, akurat przy makach. no, odpalasz sobie Time Machine, czy cokolwiek takiego, to też się da zrobić na Windowsach i w innych rzeczach, więc na luzie, nie? Jakby są różne metody, nie musisz za to płacić w ogóle. To, to mówisz, że do iCloud'a to... Nie, nie, ja tam ufam im w ograniczony sposób, poza tym mam za dużo plików. Eee, ja to robię sobie do Lokalnie na, na urządzonka. I teraz yy, przychodzę, wiesz, do domu czy do biura, czy w jakiekolwiek inne miejsce. Ja tam mam miejsca, gdzie to się bakapuje i to się robi automatycznie. Ja się podłączam do prądu, to się zrzuca. To długo trwa? U ciebie? To się robi w tle. Tle, czyli nie obciążam mnie komputera? Nie, nie, nie. Jakby wchodzisz do pracy, yy, zostajesz chwilę i... Ten time machine mi się czasami włącza, ale nie wiem, o co z nim chodzi, więc go <laughs> nie To może być mówię ci, to, że on próbuje. Mówić jak to wygląda z perspektywy normalnego człowieka, tak, no Który tak, nie ma zielonego pojęcia, i, o co jest grane. Ja mam problem z normalnym człowiekiem, bo ja tego nie ogarniam. <laughs> to jest... Yy, tak. Dobra, powiedzmy, jak się nie dać. No teraz załóżmy, no możemy po, pogadać nawet o tym na Twoim przykładzie. Masz YouTube'a i załóżmy, że ktoś chce skakować Twojego YouTube'a. Co, 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 co ty musisz robić, żeby twój YouTube nie został skakowany? Jest kilka warstw. Najprostszą warstwą, którą zawsze się atakuje, to są ludzie. Na zasadzie wiesz, ja tam mam ekipę, która mnie wspiera e, przy YouTubie i ma wejście do twojego YouTuba. No tak, tak, tak. Więc wystarczyłoby teraz komuś namierzyć taką osobę, wysłać im jakiś tam malware, który wyciągnie, dobra, żeby nie było zbyt technicznie. Jakiegoś takiego wirusa, który wyciągnie na przykład ich ciasteczko czy ich login i hasło do Google'a. Jak to można zrobić? No, to jakimi załącznikami prostymi. Ostatnio dostałem SMS. E, twoja paczka została zablokowana, da, bo, nie było napisane, bo, nie, bo nie było napisane numeru mieszkania. I dałem się złapać i kliknąłem w ten link. Co ty gawiasz? I co było dalej? Na, dalej wyskończyło mi takie orange, coś tam, że orange zablokował tą stronę. A, Uda, u, Udało się czy się nie udało? Nie, nie, udało się. Znaczy, dobrze, dobrze. Ale dałem się złapać. Nie spodziewałem się, że to jest kolejny. Doby. Ale do dobry był chwyt. To był całkiem niezły chwyt. Nie no, to, to musi mieć jeszcze takie poczucie, wiesz, nagłości, nie? Wszystkie takie ataki to są tak. E, to jest ważne musisz zadziałać teraz, bo jak nie, to Andrzej to jebnie. I, I to jest coś, co musi spowodować, że ty nie myślisz. Jakby wyłączasz, wiesz, jakieś logiczne myślenie. Analizę taką głębszą. Tak, tak. No w sensie gadzi mózg, nie? A nie tam, tam dobra, klikam, bo muszę, potrzebuję tej paczki, bo coś tam. A potem się okazuje, jaka kurde paczka w ogóle, nie? I, I tak dalej. Dopłać tutaj za energię, dopłać coś tam. Różnie się kończą te metody. Są całe grupy przestępcze, które głównie mówią cyrlicą, że tak zażartuję, które mają biznesy działające na tej zasadzie. Oni stary mają po prostu swoje jakby korporacje, które działają tam na telegramach i w innych miejscach, w ramach których no możesz, masz normalnie stary działy HR-ów, masz premie i tak dalej. I oni wchodzą na różne kraje, na Polskę, na tam inne, gdzie znajdują sobie metody na wyciąganie pieniędzy no eliks na, na jakiś tam, żeby nie podawać za dużo metod, ale wyciągają po prostu pieniądze z ludzi, robią teraz kampanię i wyobraź sobie, są takie mróweczki, które, yy, wy, wychodzi kampania, która właśnie wysyła takie smsy jak do ciebie, potem są osoby, które to przejmują i mają cię przekonać, żebyś tam podał kartę kredytową, czy dane do banku, czy coś tam, bo zablokowaliśmy i to jest druga faza, są potem goście, którzy piorą te pieniądze i tak dalej, to jest zajebiście zorganizowana akcja. Czyli, jeśli ja bym nie miał tej cybertarczy, to oni już by wykradli moje ciasteczka? E, jakbyś nie miał cybertarczy, to prawdopodobnie by cię o coś poprosili. W sensie zakładam, że tam by cię poprosili, nie, wiem, numer karty albo. E, hej. A, to już na to bym się nie dał złapać. Aż, no, tak, aż myślę... taki głupi nie jestem. E, nie wiem, ale się domyślam. Ale ty, ty się dałeś złapać na coś takiego? E, na coś takiego nie. Pamiętam 10 lat temu, jak byłem na pierwszy raz na konferencji na Devconie w Stanach. To e, dostałem informację, że ktoś uzyskał dostęp do mojego Gmaila. I miałem takie, ale jak? No, w zasadzie, wiesz, multifaktor, wszystkie te takie technologie, które ten, wszystko absolutnie. E, nie wiem do dzisiaj, w jaki sposób się to stało, natomiast tam jest takie bardzo. Aha, czyli mail był legitny, że to rzeczywiście ktoś się dostał. E, tak, w sensie, ja zalogowałem się na jego, mojego Gmaila i patrzę, jest sesja, o której nie wiem, nie? I to był moment, w którym zrobiło mi się zimno, naprawdę mm -hmm. tak ten. To był tak jeden raz w życiu, tak, gdzie tak naprawdę zrobiło mi się zimno na zasadzie. No bo wiesz tutaj, jak masz jakieś systemy pod kontrolą, nie wiem, wspieram taką e, organizację, e, która ma publikuje treści, e, na przykład religijne. I to jest spoko, bo oni są tak atakowani, stary, jakby to, ile tam próbują im wrzucić e, pornusów na stronę i jakieś po prostu malware i tak dalej, i tak dalej. z masakra. <ścoughs> Więc y, ja tak myślałem sobie na zasadzie, hmm, e, dla mnie to jest super poligon, bo zobaczyłem, jak bardzo ktoś jakiś tam pobudek takiej nienawiści i innych takich rzeczy może próbować coś rozwalić. Nauczyłem się też, wiesz, obrony, ataku. No, to jest taki, to jest naturalny, wiesz, im więcej masz ruchu, im bardziej jesteś głośny, tym bardziej stajesz się celem e, takiego ataku, więc... Ale jakby kościół też wpływa jakoś tak negatywnie na ludzi, co chcą go atakować, z jakiegoś powodu akurat ta... Tak, wszystko działa negatywnie. W sensie zawsze znajdziesz ludzi, którzy ci powiedzą, że Ziemia jest płaska, e, że to, jakby <laughs> możemy teraz rozwalić, wiesz. Wszystkie tematy, które są kontrowersyjne, zawsze znajdziesz ludzi po drugiej stronie, którzy będą wystarczająco zdeterminowani, żeby coś ci zrobić. I to jest chyba naturalne. W sensie e, wiesz, tylko krowa nie zmienia przekonań. Ja mam jakieś tam swoje przekonania, z niektórych wyrastam, z niektórych nie wyrastam. Z niektórych się niestety nigdy nie wyraźnie. <laughs> dokładnie, więc, e, więc to jest tak. No, ja bym powiedział, że zawsze będziesz celem ataku, eee, tylko pytanie, jaka jest stawka, co to daje, nie? No bo Linus Tech Tips, kojarzysz takiego youtubera? Taki duży ze świata technologii. Schakowali mu kanał na YouTubie, największy tam, miliony w ogóle wyświetleń i tak dalej. Jak to zrobili? Ukradli właśnie ciasteczko jednego z pracowników, który coś kliknął, potem wrzucili tam jakiś, nie pamiętam, kryptoscam czy coś takiego, nie? No wiesz, miliony widzów, no to ktoś na pewno kliknął. No i ktoś na tym po prostu zarobił. Zawsze jest jakaś motywacja. W przypadku, nie wiem, Twittera, gdzie długo podrabiali Elona Maska, który mówił: Hej, ja wam odeślę dwa razy tyle bitcoinów i tak dalej. Dalej są ludzie, którzy się na to nabierają. A jak są że tacy, którzy się nabierają, no to ktoś zarabia pieniądze, więc im się to opłaca, więc to robią. No i... Tak, są ludzie, którzy podszywają się nawet pode mnie na Instagramie, co było dla mnie fascynujące. Podszywają się pode mnie i piszą, żeby ktoś zainwestował w krypto. Jak ty masz i... stosunek do krypto? E nie, nie, mam nawet zainwestowane na jakieś pieniądze, tak for fun, chciałem sprawdzić co, 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 o co chodzi z tymi krypto, więc nie mam żadnego stosunku, po prostu, wiesz, obserwuję co się dzieje, natomiast ostatnio tam się posypało chyba sporo, chociaż teraz wychodzę na plus, więc coś chyba się jednak odsypuje z powrotem. <grym> to, to jest straszne, Jolo, w sensie ja swojego czasu, pierwszy raz w życiu zainwestowałem w krypto. To eee, ja tak samo. Jak przeczytałem white paper o Zcashu, to jest taka bardzo stara waluta, w której jest zero proof lecz w ogóle takie rzeczy związane z prywatnością, przeczytałem Udaje, że go zrozumiałem, mówię: Dobra, jestem gotów to zainwestować. A potem powstało 10 milionów innych coinów, o których nic nie wiem stryciałem. nie no, To jest szum komunikat. Nie da się w ogóle tego wszystkiego przetrawić i wiesz, na, na swój rozum. Łytnąć. Tak. W kategorii inwestycji na aktualnie jedyne, co rozważam, to te marki luksusowe. Z tego, co słyszałem, to to jest super bezpieczne i można bardzo fajnie na tym zarabiać. I wydaje mi się, że, to, że w takie rzeczy można by inwestować, bo to już troszeczkę szybciej rośnie niż to takie inwestowanie w taką normalną giełdę, gdzie tam inwestujesz na przykład w top 20 firm i to tam sobie. Procentuje bardzo powoli do góry. To nie jest porada inwestycyjna. Wiesz co, ja, ja, mam, ja mam taki bardzo zbity moje podejście inwestycyjne, bo wszystko gdzieś tam zawsze starałem się w jakieś idee wrzucać, to znaczy startupy które zawsze zwyczaj miały jakiś tam sens, ale zwracały mi się albo w postaci wiedzy, albo w postaci doświadczenia. Ja myślę, że kwestia tego, że któryś się zwróci także w finansowej. Sferze, prędzej czy później i tak, i tak nastąpi. Natomiast to nie, nie jest klutego. Ja, ja na przykład nie mam, nie czuję potrzeby, wiesz, wchodzenia w ETF-y, w złoto, w coś tam, w ten, bo wolę sobie to zainwestować w takie czy inne doświadczenie. Dla mnie kolejnym takim startupem jest YouTube i próba ewangelizacji w zakresie tego, hejt ludzie tłumaczą wam technologię, albo to zadziała, albo to nie zadziała w dłuższym okresie. To jest eksperyment, a ja lubię takie eksperymenty, w sensie mnie to bawi. To nie masz czegoś takiego, że potrzebujesz takiej poduszki bezpieczeństwa, żeby, żeby... Ja mam coś takiego i dlatego staram się inwestować i jakby podchodzić też, staram się podchodzić mądrze do pieniędzy, po to, żeby zawsze mieć taki fundament, że wiem, ok, dobra, jestem bezpieczny, mogę teraz robić YOLO, ale tylko dlatego, bo tu jestem tak, bezpieczny. Tak, tak. nie, no to backup zawsze trzeba mieć, w sensie zawsze musi być plan B i C i tak dalej, w sensie więc... i jeszcze deadman switch, nie? W tak mhm. zasadzie umrzesz, to musi się uruchomić pewne mechanizmy, więc e, tak, trzeba mieć backupy. Tak, tak, więc ja, ja bardziej w tej kwestii gadam, a nie tam, żeby wiesz, teraz zostać inwestorem i zarabiać nie wiadomo ile pieniędzy ty, ty, i wyłącznie na inwestycjach. Tak, to, znaczy, ja nie wiem, ja tak dawno, dawno temu czytałem i chyba przyjąłem to zapewnik, bo było zgodne z moimi przekonaniami, a propos dezinformacji, <laughs>, że najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie no i tak, tak na razie jakoś to wychodzi. Mhm. A YouTube zwraca ci się już jakoś sensownie? Nie za bardzo. Eee, A masz plan, żeby to ci się zwracało? Chcesz, mam plan, chcesz, chcesz mam to plan. Co, coraz fajniej wychodzi, bo przychodzą e, firmy, które mówią, hej, fajnie tłumaczycie technologię. Tam tu pojawia się jakiś startup, jaka firma, jakaś firma z i tak itd. Mówią weźcie wytłumaczcie tą technologię i przy okazji pokazujemy tą firmę. I to jest super, bo ja mam wewnętrznie spełniam moją misję edukacji. Jest to jakby spójne z moim formatem, i pokazujemy coś, e, co jest dookoła tego robimy gdzieś tam explainery, gdzie tłumaczymy technologię, robimy webinary, robimy jakieś inne rzeczy. Wiesz, coraz więcej się tego pojawia. Mam też taką wewnętrzną potrzebę, żeby gdzieś zacząć bardziej edukować. Jeszcze bardziej. No, bo jest ograniczony, jakby wiesz, ja w tej chwili pracuję gdzieś tam dla kilku organizacji, w sensie jestem jakby częścią startupów z różnych baniek. Mam parę swoich natomiast żeby ten mechanizm cały się napędzał i żeby cały czas wzrastał, to musi być też jakaś incentywa, gdzie wymieniasz ten czas za coś. No i ja miałem oddawiam dawno taki problem, że jak sobie gadamy tak jak teraz, to jest spoko, tylko okazuje się, że większość znajomych, z którymi gadałem, no to ciężko było przekazać to samo w takich rozmowach jeden do jednego, więc masz szansę teraz mówić jeden do wielu, e, i się to gdzieś tam replikuje. To jest super. To jest po prostu jest ge genialne petarda. rozwiązanie. To nawet. jest petarda, absolutnie. No i teraz wiesz, przychodzą ludzie, którzy mówią, hej, a jak zrobić coś tam, a jak zrobić coś. I wysyłasz I ja już, im link. I ja im wysyłam linki. Absolutnie, nie? Albo i, i to jest mega pozytywnie. Na zasadzie ktoś pyta, hej, czy w mojej organizacji mogę tam się podzielić swoim materiałem? Mówię, Mordo, bierz to, to są rzeczy, które są publicznie dostępne. Jakby korzystajcie, jedzcie, uczcie się, edukujcie. I mam taką wizję takiej piramidy świadomości, Które się buduje, nie? no bo żeby wejść w bardziej skomplikowane pojęcia, trzeba zrobić te bardziej podstawowe. Ale też mam taki plan, na przykład, żeby odpalić ucz gdzie będę opowiadał o takich rzeczach podstawowych. No, w zasadzie mam parę pomysłów na takie, wiesz, hałtu, nie wiem dla twoich rodziców zrobić bezpieczną komunikację i ja widzę absolutną potrzebę czegoś takiego bezpieczną komunikację, czyli założyć jakiś channel na jakimś komunikatorze, gdzie będzie tak blok. i jak się tym wymieniać, jak zostawić, jak sprawdzić, czy to jest bezpieczne. To ja wiem, że to jest mega basic. Niektórzy ludzie w ogóle spierdzą, co to za pierdoły, ale ja mam na przykład feedback ja od bym ludzi. Ja nie wiedział, jak założyć bez, bezpieczną komunikację. O, no dobrze, to stajesz, to jestem za darmo, <laughs> ale są ludzie, którzy mają absolutnie taką potrzebę. Dla mnie to jest tak oczywiste, że ja nawet głupio jest mi o tym rozmawiać, no bo wiesz, wszyscy w mojej branży tego, z tego korzystają i tak dalej. Okazuje się, że jest cały wszechświat ludzi, którzy tego nie rozumieją, nie? Ja nic o tym nie wiem. Jedyne, co wiem, o to jakieś telegramy, ale te telegramy są od rosyjskiego twórcy z tego, co wiem. Tak. Signal to też chyba rosyjskiej twórcy. Nie, nie. Signal jest fundacją, jest amerykańska. W ogóle WhatsApp działa na protokole Signala. Signal jest całkiem Signal fajny. był pierwszy? Signal był... Nie wiem, kto był pierwszy, powiem szczerze. Natomiast no ale jak, na może, pewno... jak może WhatsApp działać na protokole Signala, jeśli nie był pierwszy? Na zasadzie... Chodzi o takie wnętrzności, które są związane z szyfrowaniem, nie? że w sygnalu, to co masz na swoim telefonie czy tam na komputerze, to jest publicznie dostępne. Każdy może to sprawdzić, że tam ktoś nie dorzucił czegoś od siebie i nie możecie podsłuchiwać. I możesz sprawdzić też część serwerową jakby Signala. W przypadku WhatsAppa, no to część serwerowa jest po stronie Facebooka. Znaczy, meta, przepraszam, nie masz pojęcia, co tam się odwala, natomiast ta część komunikacji, tam szyfrowania, część kliencka jest wzięta z Signala, z jakimiś tam drobnymi poprawkami dla grup i tak dalej, co ma zwiększyć zaufanie do, do tego protokołu. Ale są też inne rozwiązania, wiesz, jest Trima, z której korzysta szwajcarska armia, która w ogóle ma takie szyfrowanie end-to-end, -end, ale jest płatna, więc prawie nikt z tego nie korzysta. Ty są... z czego korzystasz? Sygnala, streamy z. Czyli to są najbezpieczniejsze? elementu w sensie z Matrixa, bo jest jeszcze Matrix protokół, który z tego co wiem też jest wykorzystywany dosyć szeroko w różnych miejscach. Więc... Czyli nie używasz normalnych komunikatorów? Używam, natomiast jeżeli ktoś chce pogadać o czymś takim bardziej wrażliwym w zasadzie, hej mordo, zaszyfrowali mi firmę, to raczej staram się to robić w szyfrowany sposób. Gmail to... jest bezpieczny? Ja ostatnio się dowiadywałem, bo ten gościu, właśnie, o którym wspominam, on się nazywa swoją drogą Poliko22, chyba pozdrawiam. A, Cię, Pol Poliko. Znasz? A, więc y, pozdrawiam, bo mi już trochę pomógł. I on mi mówił, że Proton y, Mail jest bezpieczny. Później się dowiadywałem i okazuje się, że Gmail chyba dalej góruje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zależy do czego. Wiesz, ja to wszystko traktuję jak młotki. Które stosujesz do różnych narzędzia. rozwiązań. Mhm. Tak. Różne narzędzia, które masz do różnych rozwiązań. Jak potrzebujesz coś naprawdę bezpiecznego, to stawiasz sobie swoją pocztę, szyfrujesz każdą pocztę i przechodzi to dalej, nie? Ale to jest za, za dużo dla niektórych rozwiązań. Do niektórych wystarczy Ci Gmail, dla niektórych ten. Dla mnie samo założenie Platon maila to było jeszcze dużo. <laughs> w sensie ciężki, ciężkie wejście, tak? Że tam... Ja nienawidzę tych loginów, kurwa, wszędzie się trzeba logować, po prostu gdziekolwiek tobie... Hasła Pasła umierają. Świat się zmienia, nadchodzi Fido, passwordless yy, i tak dalej. Jakby... Ja, ja widzisz, to jest znowu takie klątwa, klątwa mojej bańki, nie? Że zmienia się zupełnie podejście do haseł. Ludzie nie korzystają z menedżerów haseł, a powinni, no bo hasła wyciekają i zawsze będą wyciekać. Ale te menedżery haseł ja używałem kiedyś, nazywał się taki, taki miało, aplikacja, miała białe logo z takim różowym kluczem, już nie pamiętam. I ta aplikacja padła oczywiście. <śmiech> 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 Dobry wybór. <śmiech> <śmiech> Więc teraz, jak już się dowiadywałem i ostatnio, korzystałem z Last Passa. Last Pass to też gówno i się nie dało z no, tego korzystać. Tak. Tak. Um, I mam jeden, czekaj. Ale czy, czy ten klucz, pęk kluczy iPhone'owy jest legitny, czy bo ja mam teraz One Password? One Password czy klucz iPhone'owy? Znaczy, jak między tymi dwoma? Bitwarden. <laughs> Trzeci. Znaczy, nie, to też zależy. Nie? Ja na przykład polecam Bitwardena z kilku względów, no bo to jest taki kawałek, który jeszcze nie miał dużego fakapu. Nie wiem, LastPass dostał populiarność. Masakra po prostu. Masakra. LastPass Rack na maksa. i najgorsze jest to, że to po prostu nie działało. No, najzwyczajniej tak. świecie. Zrobili update, był jeden dashboard, jeden stary dashboard, drugi nowy dashboard. I e, oczywiście ja tego nie robiłem samym, więc rozmawiam ze sobą, która mi to wyschła i ta osoba tak patrzy i mówi nie widziałem nigdy tego. <laughs> tak, wytyfy. What a terrible failure. <laughs> Ale to, to jest tak, bo wiesz, gdzieś musisz ulokować swoje zaufanie nie? i teraz komu, komu zaufać i dlaczego? Są... Z hasłami nawet do banku, więc to jest turbo zaufanie. Eee, tak, no więc są też takie aplikacje, które możesz sobie lokalnie zainstalować, jak X XC, i wtedy nie masz, wiesz, tam clouda, wszystko trzymasz u siebie, ale to wtedy trochę jak z tym dyskiem, że musisz sobie jest gdzieś tą bazę, no bo jak ci padnie dysk, no to Elo. No i większość ludzi nie chce o tym myśleć, nie chce się zastanawiać, niektórzy tak robią lokalnie. No i najgorsze jest to, nie wiem jak ty masz, ty jesteś programistą, więc całkiem możliwe, że Ciebie tabelki nie przerażają, ale jak ja mam coś wpisy w tabelki te hasła, zapisywać sobie do każdej, to jest po prostu. ja dostaję raka, jak mam to zrobić. Naprawdę, nie nam widzę tego robić. Ja dlatego tego nie zrobiłem, nie dlatego, bo to jest takie trudne. Tylko jak ja mam założyć kolejny login, to po prostu szaleję od razu. Ale wiesz, są rozwiązania, które teraz to będą wyciągać, nie? Na zasadzie biometrii, hasła będą ukrywane i tak dalej. to Idziemy w dobrą stronę. Natomiast tak się już mówi, wiesz, 20 parę lat, hasła dalej są podstawą, dalej wyciekają. W ogóle nie wiem, czy wiesz, w Webie jest cały wszechświat ludzi, którzy sprzedają loginy i hasła. Na zasadzie, wiesz, kogoś udało mi się zainfekować, mam tam e, informacje o twoim tam banku, o numerze telefonu, o czymś tam i to tam idzie za trzy dolce i ktoś sobie kupuje i próbuje cię zrobić, nie? Czyli mogę sobie wejść do Dark Webu i sprawdzić, czy nie ma przypadkiem jakichś moich danych do kupienia? Tak, właściwie do darknetu. Jestem strasznie nieprecyzyjny dzisiaj, ale to wyrąbane. Nie się, Ja i tak nic nie kłamam. <grymne> tak, tak. Nie, no, są, są takie rzeczy, wiesz, tam są dostępy do urządzeń, do innych. Taki, to, to, się, to jest normalne i to się jakby powtarza, bo wszystkie rzeczy prędzej czy później wyciekają, więc to nie jest tak, że bezpieczeństwo jest dane. Raz na zawsze czujesz się bezpiecznie, trzeba niestety w to inwestować i mieć jakiś plan B. Czyli ciebie bez sensu jest pytać o to, co ty robisz, bo ty, jeśli pracujesz w takiej branży, to będziesz miał wszystko super, najbardziej zaszyfrowane i hmm. nie bez sensu kopiować te Twoje rozwiązania, bo są za bardzo hardcore, prawdopodobnie do takiego normalnego zjedacza, chleba jak ja. Niektóre rzeczy są bardzo hardkorowe. To przyznaję na zasadzie takiego bardziej prywatnego życia. Tu staram się robić rzeczy powyżej średniej, ale są takie rzeczy, gdzie jakby też sam odpuszczam. Nie? Na zasadzie, hej, mamy standard w pewnym startupie, że trzeba robić tak i tak. Ustanawiamy ten standard, nie wychodzimy poza ten standard i dacyt. Zazwyczaj, jakby, ja czuję siebie rzadko jako słabe ogniwo takich organizacji, czy czegoś, które gdzieś tam wycieka, co jest, ja wiem, strasznie dumne i w ogóle, ale jak widzę, że ludzie, wiesz, po tylu latach dalej nabierają się na proste phishingi na zasadzie, hej, tu masz załącznik, jest tam coś super ważnego, kliknij i no tak dalej. Ludzie się muszą dalej nabierać na te maile, że cześć, jestem z Afryki, mam tak, ci, tak, ci tak, przelać tak. 50 tysięcy dolarów, czy możesz podać? To dopiero trzeba być sketchy, żeby na to odpowiedzieć. Stary, ale jakie efekty w ogóle są tego, bo to jest jakby jeden wszechświat, drugi taki wszechświat to są romans skamy, które mnie przerażają, bo kojarzysz w ogóle skamy na romansy Jestem żołnierzem jednostki wojskowej, która stacjonuje w Polsce, czy tam, nie wiem, w Hiszpanii. Przyjadę do Ciebie, tylko potrzebuję 15 tysięcy dolarów. Zakochałem się w tobie i w ogóle, nie? I tak dalej. I tam przesyłają te pieniądze: hej, nie mogę przyjechać, muszę się wykupić z jednostki. Do tego stopnia, że niektóre osoby wierzą w tę historię, wiesz, na przykład biorą rozwód yy, i okazuje się, że ta osoba po drugiej stronie nie istniała, nie? I to się w niektórych przypadkach kończy depresją. Niektórzy odbierają sobie życie absolutnie masakryczne historie. A po drugiej stronie jest skamer, który po prostu na tym zarabia. Więc czasami to się kończy absolutnie tragicznie. Jest, gdzieś można pozyskać trochę więcej informacji na ten temat? Jest, jest ogóle, ktoś, kto się tym zajmuje? Wiesz co, jest w ogóle taka strona z K57, ja ci podeślę linka, wrzucimy gdzieś tam w komentarzach, e, która opisuje takie kawałki, no to tylko to jest trochę tak, jak masz klapki na oczy w pewnym momencie, że odpalasz sobie, że hej, nie, naprawdę, ta osoba tam istnieje, on do mnie przyjedzie, to jest to moje wyjaśnione i nawet... Czasami słucham historii gości, którzy mówią: My przyszliśmy, powiedzieliśmy, nie wiem, pracownicy banku, wpłaca pani pieniądze dla skamera, nie? On mówi: Nie, nie, ja go kocham, to jest prawdziwy człowiek i tak dalej. I koniec. I co możesz zrobić, nie? Więc social engineering jest przerażający, czyli inżynieria społeczna, wpływanie na ludzi tak, żeby, wiesz, jakoś reagowali. Tak, na, na początek zrozumienie tego, jak ludzie funkcjonują, później wykorzystywanie tego do właśnie takich skamów. To jest trochę jak ty mówiłeś z tym zgodnymi przekonaniami, że coś przeczytałeś o zgodnych przekonaniach i ta pewnie osoba marzy, że, kiedy, że kiedyś to mi się przytrafi i w końcu to się przytrafiło i ona nie chce, nie chce dać sobie wmówić, że to nie jest prawda. Ja dlatego bardzo długo, tak na początku swojego, że tak powiem, życia w cyberseku, y, absolutnie wierzyłem w Kevina Mitnika. Mówię, wow, najwspanialszy haker świata. To jest taki ziomek, który poszedł do pierdła dlatego, że korzystał właśnie z social engineeringu, na zasadzie, hej, jestem człowiekiem z drabiną, przyszedłem tutaj coś naprawić, coś tam wykradał, coś tam ten, no był po ciemnej stronie mocy, ale opanował to świetnie. Dla mnie taką, no naprawdę kwintesencją tego, jak dobrym można w to być, jest taka babeczka z Kanady, która parę lat temu występowała właśnie na takiej jednej konferencji dla hakerów i zadzwoniła na infolinię Microsoftu. I przekonywała osoby kawałek po kawałku do tego, że ona tu znalazła jakiś tam krytyczny błąd, potem podawała się za kogoś innego i tak dalej, co spowodowało, że Microsoft wstrzymał wydanie łatek bezpieczeństwa. Udało się gadką, przekonać tak wielką firmę udając po kolei jakieś tam firmy. Ona była zamknięta w takiej szklanej bańce i robiła to na żywo, nie? I to pokazuje, że kurde jesteśmy słabi. To nie, ona, bo to ważne, żeby powiedzieć, że ona nie przekonała wielkiej firmy. Ona przekonała Ludzi pokałam, pięć osób z tak, tej tak, firmy. Tak. W tak, tak. ogóle była no. I, I udało się to zrobić, nie? Więc ja myślę, że to jest dalej jesteśmy strasznie podatni na to i ma na to szczepionki, w sensie. No, no ja, nie ja sam się ostatnio złapałem, jak kliknąłem w tego linka, mówię sobie, kurwa, ty debilu. Tak. Trzeba było się przeglądać sekundę dłużej i już wiedziałbyś, że to jest jakaś ściema. Ale wiesz, jest, jest taki element, który jest pozytywny, bo NASK w Polsce i to zachęcam wszystkich, zbiera takie informacje od cywili. Możecie posłać takiego SMS-a na, my, my, a, my, a, sy, na, na -k. K jak komputerowa jest tam możecie do nich wysłać maila, możecie wysłać takie rzeczy i oni jak takie rzeczy wyłapią, to potem jak się tym podzielicie, oni to wysyłają dalej i starają się to blokować na poziomie na przykład cybertarczy czy są takie listy, które można pobrać to dla administratorów, które są związane z takimi fraudowymi stronami, więc im szybciej ty nawet jak wpadniesz, podzielisz się tym, tym lepiej dla wszystkich. Okej, okay, czyli ja mogę w jakiś sposób zablokować to, żeby ktoś inny się nie władował w coś tak, takiego? Tak, Im wcześniej się dowiesz, no bo te kampanie to one lecą, wiesz, tam po setki, tysiące ludzi, po numerach i tak dalej, no bo to jest tanie, nie? To nie kosztuje. Im więcej się złapie, tym lepiej, natomiast im wcześniej im się zepsuje taką kampanię, no to tak naprawdę pomagasz reszcie społeczeństwa. Nie da się zablokować w jakiś sposób tego, żeby oni do ciebie pisali, bo oni dzwonili, to jakiś tele, tele, tele sprzedaż jakiegokolwiek? Fotowoltaika. Fotowoltaika <laughs> do mnie nie dzwoniła, do mnie Play dzwoni cały czas. da się to jakoś zablokować? Wiesz co? Ja nie odbieram. <śmiech> 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 Ale skąd wiesz, że Play do ciebie dzwoni? <laughs> ja z reguły, dopóki wiesz, ktoś tam nie napisze, że kogoś. Nie, nie mam czasu, jakby są istotniejsze rzeczy w życiu. Są aplikacje, które pokazują ci, kto dzwoni. Eee, tak, bo tam to są takie nakładki na, na ten... I Natomiast... są, są legitne, rzeczywiście pokażą mi dzwoni do Ciebie konsultant z Play'a? No one pokazują telemarketer, spam i tak dalej, tak dalej, tylko część z tych aplikacji ma taki biznes model, który polega na tym, daj mi dostęp do swojej skrzynki, w sensie do swoich kontaktów, to ja ci potem będę ten. No i niektóre z nich rzeczywiście tych kontaktów nie wysyłają, tylko wyświetlają. One, pewnie, sprzeda one pewnie sprzedają to dalej do tych firm. No i, no i elo, nie? no i tak to, tak to działa. Jak gdzieś tam wiesz, ostatnio o ochronie dzieci w necie działam z materiałem. I okazało się, że jedna z firm w ogóle sprzedawała dalej dane, które były z tym związane, nie? I na zasadzie: "Hej, siomek, powierzasz tutaj dostęp, chcesz ochronić swojego dzieciaka", a oni po prostu zarobili kupę kasy nie na subskrypcji, tylko na sprzedawaniu danych dalej. No i na czym ten świat stoi? <grywa> To jest świat z podejrzaną moralnością, z wątpliwą moralnością. No, tak, z takimi różnymi interesami. Nie? Ja, ja myślę, że ja bardzo naiwnie przez długi czas podchodziłem do tego, co tam kto wyciąga z takich elementów. Jedna z firm na przykład pokazywała ataki przez reklamy na oficjeli w Stanach, wiesz, jakieś tam członkowie rządu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy tok na konferencji, to chyba dwa lata temu czy rok temu. I mówię, kurde, jak, jak wyście w ogóle zaczęli taki temat, bo okazało się, że tutaj wiesz, wychodzą reklamy, które mają za zdanie zmienić twój trochę tok myślenia, które mają cię naprowadzić na coś. No, bo robiliśmy taką analizę w ramach tego, jak oni próbowali wpłynąć na naszych polityków i w ogóle, nie? Mówię, o kurde, nie? I jest ktoś, kto pisze reklamy tak, żeby próbować w ciebie strzelić i co jest przerażające w tym, to mając wystarczająco danych, to jesteś w stanie prawie, że dokładnie określić konkretną osobę. W sensie wszystkie firmy, które dostarczają reklamy mówią, nie no, to jest niemożliwe, nie? ale im bardziej jesteś dokładny w tym, że im więcej wiesz jakby o swojej ofierze, to możesz tak wcelować, że hej, Don Przemo, tobie się to będzie pojawiać. Kłóce z Bronxu. Tak, to jest trochę jak z tym y, wpływem podejrzanym. to jest udowodnione, czy to jest jeszcze nieudowodnione, że Twitter i Facebook wpływały na wyniki wyborów, wyborów z tym? E, Już będą te. Bo to, bo Koniec pozwu: 3,25 dolarów każdy dostanie, który mógł być ten wpływ. Naprawdę, Cambridge Analytica, żeby był kontekst, tak? E, Firma, która miała za pomocą odpowiednio spreparowanych reklam wpłynąć na twoje decyzje o, wyborcze. Opinie opinię publiczną. Tak. No i to było przed poprzednimi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to Trump wygrał. Tak. Sprawa się wylała. Okazało się, że oni trochę tak średnio legalnie mieli dostęp do danych, no bo wiesz, robiłeś sobie tam ankietę, jakim rodzajem pizzy jesteś. E, I dane no o użytkownikach, tam wieku, preferencjach i tak dalej wyciekały. Czym Facebook nie powinien się podzielić, oni przygotowali dla tej społeczności konkretne odpowiednie reklamy i mieli wpłynąć. E, to się ładnie psychografia nazywa. Tak? Mieli wpłynąć, wpłynęli, po prostu wyświetlali coś, co w pewnym momencie, jeśli do, do dostaniesz 20 różnych informacji, to w pewnym sensie zmieniasz jakieś pojęcie no na, tak, jakaś ta, temat. na ten temat. Czy reklamy ryk... na Ciebie wpływają? Oczywiście, że wpływają. No, tak, tak no, no, że no, tak. się kupuje rzeczy na podstawie reklamy, jak <laughs> mają nie, nie. Ja mam zblokowane u siebie, ale jestem świadomy, że wszystko, co mi się pojawia, wiesz, co jest jakimś stymulantem, to zawsze na mnie wpływa w sensie Wszystko że... na ciebie wpływa, nawet to jaki samochód widzisz na i to na Ciebie wpływa. Tak. I tak. zobaczysz więcej samochodów Mercedes, i pewnie I, będziesz bardziej lajki, la -la 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 żeby kupić Mercedesa. No, no, ja kiedyś miałem taką, taką wizję w zasadzie: hej, czemu ludzie w ogóle wybierają to? To jest głupie, to jest nielogiczne. I miałem taki, takie podejście do życia, że z wszystkiego się doktoryzowałem. Na zasadzie chcę rozwiązać to i cyk. Teraz taki deep research, dobieramy mikrofon. O, dobry mikrofon. I to to gdzieś tam zostaje do pewnego stopnia, ale w pewnym momencie nie masz już czasu. Mm -hmm. się musisz wybrać ze względu na inny kontekst. I to jest straszne. A potem się okazało, w sensie w mojej małej głowie... To jest głowie, straszne, ale jak prowadzisz taki podcast jak ja, to możesz zaprosić ekspertę i się wszystkiego dowiedzieć. A, no, jesteś w uprzywilejowanej pozycji. Ale w pewnym momencie musisz podejmować decyzję bez tego całego kontekstu. Miałem takiego fajnego... Y jak, jak robiłem sobie drugą magisterkę w Anglii, to miałem takiego fajnego. On jest komikiem i on jest tam też prowadzącym na uniwerku. Steven Carver go się nazywa. Dziękuję On opowiadał historię, że kiedyś jak był inżynierem, to pracował na platformach wiertniczych na Morzu Północnym, nie? Kiedyś tam wszystko policzył i tak dalej i podejmował decyzje dopiero jak wszystko policzył, i to był ostatni raz w jego życiu, bo potem trzeba było podejmować decyzje na podstawie niepełnych informacji. Ja mówię, nie no, Andrzej. No, świetnie, że to policzyłeś. Ja też za każdym razem policzył. Przecież ja w duszy, to jakbym nie policzył, to bym nie powiedział. Potem się okazało, że życie jest takie, że musisz podejmować mnóstwo decyzji i nie masz w ogóle, wiesz, w niektórych przypadkach podstaw. Są badania, gdzie wychodzi... Nie, 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 nie pamiętam, jak to dokładnie wychodziło. W każdym razie pokazywali ludziom lekarza. Lekarza w białym fartuchu, lekarza mhm. w niebieskim fartuchu i lekarza z tym zawieszonym głównym na szyi. Nie wiem, jak to się nazywa. Stetoskop. <laughs> I nawet to, jaki masz kolor fartucha wpływa na to, czy ty odbierasz lekarza jako bardziej profesjonalnego albo mniej profesjonalnego. Dlatego, bo nie masz informacji, a musisz podjąć decyzję na, na bazie jakiejś informacji. Wybierasz to, co widzisz. Tak, I no, się... no i Ale w jaki sposób w takim razie, załóżmy, że idziesz do sklepu i wybierasz jakiś żel pod prysznic albo szampon. Na jakiej podstawie wybierasz, który? I nie ma tego, którego normalnie używasz. Wiesz co? Rzadko chodzę do sklepów. Zabawiasz przez internet wszystko? Staram się. W sensie, to jest dla mnie za duże... Ja myślę, wiesz... Grałeś RPG kiedyś? W Diablo 2 grałem i w Star no, Starcraft i tak dalej. O, Starcraft. Ale w Starcrafta mniej. Dobrze. E, ja mam taką przestrzeń. Spodziewałem czasami... się, że to pytanie padnie dzisiaj. <laughs> Nie myślałem, tym. <laughs> o Starze to możemy rozmawiać i o sztucznej inteligencji, ale ja, ja mam tak, że troszeczkę staram się optymalizować rzeczy. No, hehe, tak jak ten jeden z gości, których tam niedawno miałeś. Natomiast u mnie to przybiera taką formę na zasadzie: hej, jeżeli potrzebuję wydać 15 minut, żeby dojechać do sklepu, 15 minut, żeby przejść przez kasę i tak dalej, to mam to w nosie, wolę balkowo, w sensie w dużej ilości, zamówić sobie żel pod prysznic. I on sobie gdzieś tam leci, nie? Nie potrzebuje researchu w tym zakresie. W sensie to jest niewarte mojego, mojej uwagi. Kojarzysz, czemu e, Zuckerberg ubiera się zawsze tak samo? Tak, ja się ubieram tak samo z tego samego powodu. No, ja na przykład mam zupełnie też wyrąbane. Mam... I mam pełne szafy ciuchów, tak dla jasności. I mam chyba 25 par butów i cały czas chodzę w tych samych... To nie, ja tyle, ja tyle nie mam, absolutnie. Ja mam dwie. Nie A, trzy. Albo, albo więcej, już dawno nie liczyłem. Natomiast dla mnie wybór, tak jakby marnowanie swojej energii na podejmowanie takich wyborów, to w ogóle to w ogóle. No dobra, ale fundament mojego pytania był, chciałem zrozumieć, jak podejmujesz decyzję. Uh -huh. I wybrałem abstrakcyjną rzecz, bo żel pod prysznic to jest coś, Ta. na czym się nie znam. Ja czasami wchodzę. I ja, ja, wybieram, ja wybieram na podstawie koloru tego, jak wygląda opakowanie, czy jest spoko. I rzadko wącham. Po prostu patrzę, które jest. Chociaż czasami wącham. I logo czy kojarzę. Jak kojarzę, że to jest spoko, bo widziałem już w 10 sklepach to biorę ten. I nie wezmę jakiegoś tam fa, czy coś. Um, nie mam nic do fa jak coś. Ale to jest ciekawe, bo wiesz, że są, są grupy docelowe, na przykład Ziaja, to jest ta firma polska. Ziaja bardzo lubię. No, którzy mają zupełnie wy, wyrąbane w opakowania, nie? A oni robią jakby tam produkty jakoś. Ale mają piękne zapachy, to kokosowe, mleczko. No, fa, 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 Fajno so, Zobacz, na, na poziomie jakiegoś Twojego odbioru tego takiego czy innego produktu, najpierw zacząłeś mówić, o wzroku, o opakowaniu, o zapachu, który jest dla ciebie istotny. E, ja mam absolutnie w to wyrąbane, w sensie, ja nie odbieram tego tak, natomiast my, jako ludzie, jesteśmy stymulowani różnymi sygnałami. Jak jesteś stymulowany dobrze wzrokiem, dobrze zapachem, to pewnie da się pod ciebie przygotować taką reklamę, jak Cambridge Analytica zrobiła, żebyś, żebyś kupił. Mhm. I dochodzimy teraz do takiej granicy, która moim zdaniem jest niebezpieczna, bo w pewnym momencie będziesz w stanie zobaczyć, kto jakie ma demony rządzę i na co na reaguje nie I w pewnym będziesz... sensie już możesz rozumieć jak, jeśli, jeśli się zastanawiasz nad tym w ogóle to już bardzo łatwo można czytać ludzi e, tak tylko dla mnie na przykład jest ma, intencja. masz znajomych i domyślasz się, jakie marki samochodów by kupili jesteś w stanie to wykminić. No i oczywiście nie dokładnie, ale jesteś w stanie się domyślić. Znaczy jak kumasz hierarchię wartości, to jesteś w stanie tam wiesz przewidzieć jakieś zachowania, by kupił w BMW, ewentualnie Mercedesa. <głos> 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 natomiast, natomiast dla mnie przerażające jest to, że w pewnym momencie masz kogoś z zewnątrz, kto ma jakąś intencję, która może nie być pozytywna, w zasadzie kup mój produkt w dupie cię tak naprawdę mam albo e, niezależnie od tego chcecie nakłonić do zagłosowania na coś tam i ludzie będą na to podatni, nie? Widziałeś deepfake'a z Zeleńskim? Z Zeleńskim chyba nie widziałem, ale widziałem z kimś innym deepfake'a. Jest sporo tych deepfake'ów teraz. No, to ty mówisz pewnie o, o tych pornografii, jak cię znam. E, w każdym razie... Na Zleńs... szczęście się nie znamy. Nie, nie to taki żart, taki żart. E, był t... Daj, był taki... daj, ci. O, dzięki. Jesteś najlepszym Andrzejem. E, był taki deepfake, który niby Żeleński, który tam miał, wiesz, rzucony przepraszam, jak psuje to nazwisko, ale miał doklejoną, dzięki, do zupełnie innego ciała twarz swoją i mówił o tym, że Ukraina się poddaje, nie? To pewnie domyślamy się, kto zrobił, było zrobione nieudolnie, ale to było pierwsze wykorzystanie deepfake'a w warunkach wojennych, bo chcieli jakby przez wojnę psychologiczną wpłynąć na drugą stronę. To jest jeden przykład. A teraz będą przykłady, które będą związane z tym, że hej, yy, są osoby, które podrabiasz przy rozmowach rekrutacyjnych. I to jest kolejny element deepfake'owy, gdzie osoby przychodziły na rozmowę, udając kogoś w miarę sławnego, na zasadzie gościa, który na nie miał takie zajebiste CV i tak dalej, zbierali sobie materiały z YouTube'a, więc zakładam, że ze mną też deepfake'i się prędzej czy później pojawią, jak będę sławny. Taki żarcik. Już jesteś trochę sławny. Mama i babcia klikają. I tam okazało się, że takie osoby pojawiały się na rozmowach kwalifikacyjnych i przechodziły te rozmowy i potem, wiesz, ktoś tam zgarniał kasę, nic nie robił, tak strasznie dziwnie się to albo wykradał dane i w ogóle okazywało się, to była inna osoba, nie? Która udawała tylko tego kogoś z Linkedina. I e, najlepsza metoda na to jest taka, że deepfake'i dobrze działają w takich normalnych sytuacjach. No w zasadzie, wiesz, masz twarz, tutaj ten, ale jest kilka rzeczy, które działają słabo. Mhm. Odwróć się, bo rzadko kto pokazuje uszy, no to nie jest coś normalne, pewnie nie ma danych do wygenerowania tego i ziewanie. Kto tam ziewa? No w zasadzie nie ma tego w danych źródłowych, więc to strasznie wujowo wygląda. Więc jak rozmawiam z firmami, które zatrudniają, mówię: słuchajcie, poproście kandydata, żeby zaziewał, żeby sprawdzić, czy jest prawdziwy. <grywa> ja wiem, jak to głupio brzmi, ale ale, ale jak, w idziesz czasie... do, jak idziesz do jakiejś poważnej firmy, to może już tylko że ten stworzenie takiego deepfake'a musi być trudne, co? No to Na ten moment nie jest trudne? Andrzej, stworzenie deepfake'a to jest 30 minut. Czyli możemy zrobić twojego deepfake'a? Możemy, tylko musisz sobie aktorkę wybrać. Ja jaką aktorkę nie rozumiem. Czyli musimy mieć kogoś, na kogo nałożymy Deepfake'a? Tak, tak. No w sensie masz zawsze materiał źródłowy, który jest tam, nie wiem. Jakiś teledysk znanego rapera, tam bym cię wrzucił. I podrzucasz, podrzucasz sobie twarz. W jak, ja chcę być i... kłębo. Ja, <laughs> ludzie mi mówią, że no, jak się Tatuaże się nie zgadzają. I jak się robi tego Deepfake'a? Co, 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 co się wpisuje? Wiesz, co jest taka popularna biblioteka Deepfake'ów, w której jest napisane, że oni nie życzą sobie, żeby robić pornografię, rzeczy nielegalne, robić coś bez zgód itd. i tak dalej, i zgadnij, czy ktoś się tym przejmuje. To jest na GitHubie, wpisz Deepfake Library. No w Pythonie się zazwyczaj robi. Mogę podesłać potem linka na koniec. Ja potem yes. zapomnę jaki link, Lab is the leading tak, software tak, tak, for creating tak, tak. deepfakes. No, to jest platforma, natomiast to, jak na GitHubie znalazłeś, to może być to, bo ja. Tak, 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 dokładnie. I tam masz licencję na zasadzie nie rób tego, nie rób tego, no zaraz przewiniesz dalej. To trochę jak z, z, ze szlugami, które powodują e, choroby, natomiast. Nikt się tym, co bardzo nie przejmuje. albo robią na złość. O co chodziło z tą mm. Z ziewaniem. Nie. nie z ziewaniem. Z tą aplikacją, którą robiłeś sobie zdjęcie cię postarzała. Która była takim, A, takim boomem e, nagłym i zniknęła. Czy nie to nie hejson. był jakiś. To byli jacyś tam ruscy, którzy to odpalali e, i były. Tak wiesz, jest tyle tematów, że mi to gdzieś tam ucieka. Były problemy z tym, że ta apka przesyłała, zdaje się, twój wizerunek gdzieś tam na serwer. I co z tym potem robiła. Nikt nie wie, nie? W sensie. Ale nie było tym żadnej afery, czy coś wyszło z tego, czy nie? Nie skończyło się niczym dużym, to znaczy okazało się, że zbierała jakieś tam dane, których nie powinno zbierać, tyle pamiętam, mogliście. E, natomiast każda aplikacja może zbierać, nie? Wiesz, takim przykładem sztampowym jest latarka. Instalujesz sobie latarkę, która jest lepszą latarką, nie wiem, tam dodatkowe funkcje i tak dalej. I ta latarka żąda dostępu do Twoich połączeń i kontaktów. Na cholerę latarce takie rzeczy. No w sensie to trzeba to trzeba ogarnąć, nie? Ale teraz się chyba robi moda trochę na aplikacje i jak ostatnio widziałem, ktoś zrobił nową aplikację i, ta, i napisane jest, ta aplikacja nie pobiera takich danych, ta aplikacja nie jest zainteresowana takim. No tak to chyba powinno być. W sensie to, to jest, najgorsze jest to, jak nie masz wyboru, nie? Masz jakieś preinstalowane aplikacje albo z czegoś nie możesz zrezygnować itd. I to się gdzieś tam dzieje. Jak ja bym był jakimś wielkim... Uwaga, teoria spiskowa. Masz tu czapeczkę, jakąś taką ten? Jakbym był jakimś wielkim, kurcze, nie wiem, firmą, wywiadem zbierającym dane albo kimś, kto te dane sprzedaje, to y, byłbym aplikacją do pogody. Wszyscy mają na telefonach aplikacje do pogody. I nawet od jakiś czas się używa, nawet ja je używam. No, i masz tam widget, który działa non-stop, który zbiera lokalizację i tak dalej, i tak dalej. I, ma, jest... i ma uzas jest uzasadnione, dlaczego miałby zbierać lokalizację. No, i zawsze masz ją zainstalowaną na telefonie i w ogóle nie. I... Kalkulator, druga taka aplikacja. Wyglądać legalnie. Mhm. Kalkulator, co ciekawe, nie wiem, czy wiesz, że kalkulator w niektórych systemach jest wykorzystywany do wpisania sekretnych kodów. Na przykład w Androidach na tablecie tam wpisywałeś sobie kodzik i nagle odpalała się jakaś tam systemowa apka do testów czy do czegoś, także tam ukrywane są rzeczy, ukrywane. Miałem kumpla, który. Miałem kumpla, znam, znam gościa, który komunikował się tak w ten sposób, z innym, mając dziewczynę, komunikował się z innymi dziewczynami, wchodził właśnie przez, przez kalkulatorów, przechodził w jakieś messengery tak, i tam, tak, tam miał całą komunikację e, trzymaną. Napisał do mnie kiedyś ziomek na zasadzie. Hey, to, jest, to jest naprawdę. Jak a, to tak, tak, to istnieje. Napisał do mnie ziomek, jak dobrze pamiętam, z Turcji kiedyś z którym współpracowałem, mówi hej, zróbmy y, dla osób zdradzających dziewczyny zróbmy aplikację. Ja mówię, czekaj, czekaj, co ty w ogóle masz na myśli? Jak Ale rynek jest ogromny. Okazało się, że stary, jest takie sanie na to, żeby mieć jakby kilka pulpitów, kilka takich przestrzeni swoich, gdzie one są zupełnie osobne i zawsze masz tam na, na góry, Ok, ma takiego psa, ma tyle lat, gdzieś się stąd, żeby się nie pomylić, nie? E, i, taki, I mówię, no nie, ja nie wchodzę w taki deal, ale jak on mi pokazał, jakie tam jest sanie na tym rynku, e, no, tak, dziwne. No to jest, to jest smutne w sumie. To jest smutne, bo to jest, to jest oficjalna informacja o tym, że ludzie są po prostu jebanymi kłamcami. Tak, hmm. tak, i zawsze więc będą. To, więc to, jest, to będą. jest bardzo smutne. Tak, poza tym, że Beka z nich, to, to jeszcze smutne. Wiesz, no to, to pokazuje jakieś takie kawałki o naturze ludzkiej, nie. W sensie, ja jak się zastanawiam, czasami a propos jeszcze deepfaków, do czego ludzie dorzucają depfejki. No bo nie wiem, ktoś ma krasza na jakąś gwiazdę, na, na coś tam i potrzebuje sobie ją wrzucić gdzieś tam i być, i być szczęśliwym, bo obejrzał film z tą gwiazdą. Okej, okay, spoko narusza to. Granice, jakby wiesz, wizerunku, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tego nie udostępnia nigdzie, to może nie. No właśnie, i, i teraz dochodzimy do takiej trochę czarniejszych historii, bo są jeszcze takie elementy, które w ogóle mnie przerażają na zasadzie dziesięca pornografia i inne takie kawałki, które są już strasznie czarne. I e, wyobrażasz sobie, że ktoś odpala deepfakea z tym. Mnie jakby te lepiej, mnie odrzuca. Nie, ale jak. Jeżeli. teraz uwaga, to będzie w cholerę kontrowersyjne, ale jeżeli ktoś odpala sobie takie deepfake'a i przez to nie skrzywdzi prawdziwego dziecka. Mm. A straszne mm. miejsca popłynęliśmy, natomiast yy, mm. jest, jest no to, to, to może być ty, w, tym wy, w tym wypadku to jest pozytywne zastosowanie. Jest uniknięciem jakimś takim totalnie patologicznym uniknięciem gorszego zła. Yy, tak, tak, no tylko ja mam, ja mam trudność, wiesz, ja mam taki, na zasadzie ostatnio, nie wiem, o sztuce yy, rozmawialiśmy, gdzie jest taka granica sztuki i innych takich elementów i ja mam Problem z takim moim analitycznym umysłem, pokumaniem, gdzie są granice. No nie bo... ma granic, to jest pro... to nie ma problemu, po prostu to nie ma granic. Co no, ale... człowiek, co człowiek, to jest granica. I... I tak jak rozmawialiście z Tomaszem Roszkiem odnośnie moralności i tego, czy moralność w Stanach jest taka sama, jak moralność w Chinach. Nie, nie jest. jest, nie jest, nie jest. Nie jest. I, nie be... I nie będzie czegoś takiego, że będzie jedna moralność ustalona i tak samo będzie ze sztuką. Dla jednych coś będzie fajne, dla jednych coś jeszcze będzie sztuką, dla innych coś już będzie technologią i nie ma tam granic, moim zdaniem, żadnych. Miałem taką kiedyś wizytę, jak próbowałem piczować jedną ze startupów, chyba w Schengen. Czy w Szanghaju, mhm. tak? Shenzhen, Szanghaj. Zaprosił mnie jeden z inwestorów na spotkanie, tam wiesz, 24 piętro, tutaj pozłacany pokój, i tak dalej, i tak dalej. To pokaż tą technologię. Wziął tam trzech różnych innych, opowiadam o tej technologii, pokazuję, pokazuję. I okazuje się, że jest z tym element, który jest trudny do skopiowania. Dzięki nara. <śled> Ja myślałem, że to żarty, ale w tamtym wypadku trafiłem akurat na takiego gościa. Oczywiście nie wszyscy tacy są, ale miałem doświadczenie z takim ziomkiem, który oczywiście był zainteresowany, chciał ten, ale jak się okazało, że secret sauce jest zbyt duży, żeby. No to. Nie. Wróćmy jeszcze, bo ja bym chciał dokończyć ten temat um, zabezpieczenia się mnie jako osoby albo kogoś, kto prowadzi jakąś małą działalność. Mhm. Czyli, czyli mówisz, że najważniejsze jest zabezpieczyć innych ludzi, bo z reguły ty jesteś i tak bardziej zabezpieczony i bardziej tobie zależy, bo wiesz, że są jakieś zagrożenia, niż tym pracownikom, którzy mogą. Trochę Jola do tego podchodzić. Wiesz, co ja bym pograł grę w gdybanie, nie? Masz, e, co by się stało, jakby laptop ci się zepsuł, ale tak totalnie zepsuł. Już Jaki nie, masz plan B? Nie, nie, nie do odciągnięcia. Tak, nie, nie do, do, nie nie do, do nie tego. Jaki masz plan B, nie? Masz coś tam zbakapowane kiedy? Co by się stało, jakby twoje główne konto mailowe ktoś przejął? Mm -hmm. Co by się stało, jakbyś, nie wiem, nie miał możliwości płatności kartą, telefonem. Ja miałem taką śmieszną historię w Korei kiedyś, kiedy przestały mi działać wszystkie karty. Jak zostanie czasu, to opowiem. Ale, yy... Mamy czas, spoko. <laughs> Ale yy, jakby to jest gra w gdybanie, bo musisz sobie wymyślić teraz czarne scenariusze i jak zareagujesz w takiej sytuacji. I... Wiesz, o ile ci tam, nie wiem, zniknie jeden materiał ze mną, no to pal sześć tam. Jeden ziomek to nie, nie jest problem, ale jak stracisz dostęp do kanału, stracisz dostęp do, do swoich mediów, ktoś zacznie publikować potem rzeczy, które wyobrażam sobie, nie wiem, byłyby jakimiś skamami, na tą osobę, no to byłoby straszne. Albo nie? wstawiam coś, co mi zablokuje channel i nie będzie się dało skomunikować tak. z YouTube'em. Dostaniesz bana i, i elo w ogóle. Pracowałeś przez to przez tyle czasu i furzyłeś tyle życia i co. I, to jest i, scary. Jak... To, jest, to jest bardzo scary, że coś no. takiego się może stracić. Może ktoś być takim chujem, żeby, żeby rzeczywiście to zrobić. Tak, i najśmieszniejsze jest to, że są grupy, które zrobią to forfannie. W sensie, wiesz... Trollowanie takie. każdy ha, ma... ha, ha, kurwa, nara, podcasterze. Ja, dokładnie, nie? Cyk, odstrzelony. Ale ja w pewnym sensie to rozumiem. Każdy przechodzi jakąś tam fazę buntu, pokazuje, pokazać, jakie ma wielkie ego e, i co, czego to nie potrafi. I są ludzie, którzy takimi rzeczami się zajmują i fajnie. I ja akurat jestem po tej stronie modycy, że wolę to wykorzystać do konstruowania czegoś, natomiast rozumiem zabawę z samego przełamywania zabezpieczeń. I co więcej, uważam, że potrzebna jest taka bezpieczna przestrzeń, w której możesz sobie poprzełamywać zabezpieczenia, bez konsekwencji, co się zmienia zajebiście w ogóle w świadomości ludzkiej. Bo kiedyś to było tak na zasadzie, hej, słuchajcie, macie błąd, o ty, to my cię teraz dojedziemy sądownie, nie? A teraz coraz bardziej, co widać na przykład w Stanach, jest tak, że jeżeli takie pentesty są, podzieliłeś się tym, pentesty, czyli jakby badanie tam zabezpieczeń, podzieliłeś się tym, zadziałałeś w dobrej Wierze i tak dalej, to nie będziesz penalizowany. No, jeszcze cię zatrudniam. I jeszcze możesz dostać za to jakąś kasę. I to jest super. I jakby my wszyscy tego potrzebujemy, bo jak są ludzie też, którzy działają w Dobrej Wierze, to jesteś coraz bezpieczniejszy. Ale są tacy, którzy chcą tylko zarobić albo wrzucić ci na tą stronę jakieś porno, albo Twoich, wiesz, widzów, naciągnąć na coś. To zawsze będzie. Jak bezpieczny jest bank? Jeśli ja pracuję z bankiem, naj, te, najbardziej wrażliwe jest to, że ktoś odpozna moje hasło i po prostu w bank nie będzie myślał, że to ja. I wtedy nic bank nie zrobi. Oni ewentualnie mogą sygnalizować, że jest jakieś dziwne logowanie i dziwne akcje się dzieją. I oni rzeczywiście, czemu się śmiejesz? Ja, ja trochę tam historii mam z bankami. Więc... No to dawaj. <laughs> nie, banki w Polsce są spoko. W sensie, tak, tak, tak słyszałem. Na tle tego, co widziałem gdzieś tam w innych krajach, to naprawdę jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o technologię, zabezpieczenia, reakcje specjalistów. Ogólnie polska sfera, taka, wiesz, IT-sekowa, czyli specjalistów od bezpieczeństwa, jest naprawdę petarda. Co widać na przykład w tych ćwiczeniach NATO, tam Locked Shields, co nie się nazywają, czy jakoś tak, bo my tam jesteśmy w top 3 prawie w każdych ćwiczeniach. W sensie mamy naprawdę topkę i śmietankę i mega szanuję, szanuję gości. Mm -hmm. Banki są świetnie przygotowane do niektórych rzeczy, co nie znaczy, że nie są czasami zaskakiwane. Cały czas jest tak, że pojawiają się metody, pojawiają się słupy, pojawiają się jakieś tam prania pieniędzy i to jest normalny jakby element ekonomiczny. Jak będzie się opłacało z czegoś wyciągnąć pieniądze, to to się będzie pojawiać. Są miejsca, gdzie się to łatwiej robi i, i trudniej. Natomiast co jest najsłabszym elementem banków? No przecież nie będziemy upraszczać tutaj roboty. Ty, ty, z twojej perspektywy, jako, jako klienta banku, no to musisz mieć parę rzeczy pod kontrolą, na pewno, twoje kredensiale nie oddawać je w żadnym innym miejscu niż na stronie banku, nie reagować... Co podobno nie jest takie rzadkie. Takie oczywiste, mhm. tak, no tego jest mnóstwo. E, nie reagować na jakiekolwiek pilności, na zasadzie, jeżeli ktokolwiek przychodzi do ciebie, jestem ziomek z banku, jestem, nie wiem, z policji, jestem tam coś, potrzebuję twoich rzeczy, to mówisz, dobra, dobra, to daj mi numer telefonu, oddzwonię, bierzesz sobie, patrzysz na stronę tego banku, to nie jest numer telefonu banku i wtedy co robisz? Dwie rzeczy. Dzwonisz do tego banku, mówicie, słuchajcie, ktoś z takiego numeru telefonu próbował mnie zeskamować w ten sposób. I oni są zajebiście wdzięczni, bo dzięki temu wiedzą, że kampania się zaczęła. I piszesz do nasku. Eee, I oni informują, już wiesz, tam pozostałe banki, pozostałe rzeczy. I to pomaga jakby całej reszcie społeczeństwa. Ile zajmuje napisanie do nasku? Oni są jakieś ogarnięci w tym, żebym mógł Oni tak... są mega ogarnięci. To są bardzo bo fajne rzeczy. Żebym zaraz nie musiał kolejnego loginu wyrobić i kolejnych yy, formularzy przedługich. Nie, nie, tam możesz to zgłosić mailem, możesz zadzwonić, jak się nie mylę, sms-em yy, wrzucę to gdzieś tam, wiesz, w komentarzu, natomiast to jest coś, co pozytywnie wpływa na całe społeczeństwo, nie? w sensie, że to się dzieje. I co jest ciekawe, jak się patrzy na te grupy przestępcze, to one w pewnym momencie widzą, dobra, na tej Polsce to zarabiamy tak średnio, to jest mała konwersja. Ze względu na złotówkę. E, jest mała konwersja, bo drukujemy pieniądze. To, to nie jest śmieszne tego, by the way. No, no. <laughs> Ale rozumiem, dlaczego <do> <laughs> się zaśmiałeś. Tak, tak, tak. Bo nie wiem, ludzie są bardziej lub ogarnięci, albo tam zadziałały jakieś ochrony, to przenosimy się do innego kraju, gdzie to jest łatwiej. Bo ci przestępcy po prostu szukają tam, gdzie signal to noise ratio, albo inaczej mówiąc, że zarobisz więcej przy mniejszym eforcie, po prostu, po prostu jest lepsze. Ja nie mają tego w dupie, czy to jest Polska, Portugalia. Absolutnie, czy... przecież to nie robi żadnej różnicy. A teraz jeszcze, jak wchodzi sobie do tego AI, chat GPT i jakby rzeczy, które coraz lepiej tłumaczą, no to phishingi i skamy będą coraz lepszym językiem. Z kropkami, przecinkami, on, on i tak dalej. Hmm, do banku... jak Jeśli mam odblokowywanie banku przez moją twarz, to to jest bezpieczne? Z taką twarzą? <laughs> Nie, tak zupełnie serio, to jak najbardziej twoja twarz nie wychodzi zupełnie nicie poza urządzenia, więc e, to jest wszystko przetwarzane lokalnie, wiesz, ludzie robili teorie spiskowe, no właśnie, że twoje to... odciski palców, twarze, tam ktoś zbiera, gdzie zbiera, jak zbiera. Ja pracowałem przy tych systemach, one są przetwarzane w takim bezpiecznym komponencie system, który nazywa się Trust Zone w przypadku Androida, w przypadku iOS-a to jest taki odpowiednik, który jest, wiesz, poniżej systemu operacyjnego, tam jest osobny procesor kryptograficzny, tam jest przetwarzane to lokalnie, nigdy nie wycieka jest to spoko. Są przypadki, że nie będzie spoko, bo ktoś zrobi deepfake'a z twoją twarzą? Plus y, zawsze musimy brać pod uwagę czynnik błędu ludzkiego, który zawsze się może zdarzyć nawet w największej firmie. I wyjdzie fuck up i wtedy wszyscy powiedzą, ja wiedziałem, że oni nam przekazują te dane wszystkie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Słyszałeś przypadek tego samolotu w Turcji, który lądował? Facet miał telefon... Absolutnie zdradzał żonę, zasnął z telefonem, ona wzięła jego palec, odblokowała telefon, dowiedziała się, zrobiła taką awanturę, że samolot musiał wylądować. Także... tak się zaczęła zachowywać, że musieli wylądować? Jakby tak, tak. No był odcisk palca. Odcisk palca przykładasz nieświadomie. Każdy może go przyłożyć w twoim imieniu, albo wiesz, zabrać ci palec i... A była awantura jeśli chodzi o bezpieczeństwo właśnie a takie telefonowe? Czy... Co chwilę są. Ale pytam się o tą sytuację konkretną. Czy... Tak, tak, tak. No. Była awantura, no bo do, dookoła tego. O, Urszula von der Leyen też z nią była fajna awanturka, bo ona wystąpiła na którejś na CCC, Chaos Computer Club, takiej konferencji dla hakerów i pokazała tam rękę. Ktoś zrobił zdjęcie jej ręki, odzorował, bardzo fajne zdjęcie zrobił, odzorował odciski palców, wydrukował je posrebrzanym e, tym, jakby takim tuszem na, ze srebrem na drukarce, żeby one były wypukłe i odblokował jej telefon. Naprawdę. Ze zdjęcia. To było 8 lat temu. Czyli jeśli ktoś chce, generalnie chce ci się włamać, to po prostu ci się włamie i, i nie ma opcji, żeby się tylko, nie włamał. Py, tylko pytanie, jaki to jest koszt. W sensie to musi być ekonomicznie uzasadnione, nie? Mhm. Dobra, czyli muszę dbać o to, jak, jak funkcjonują ludzie, którzy są podłączeni do moich kont w internecie i o to dbać. Przez wszędzie ta podwójna auto, autoryzacja. A, a to absolutnie. Czy komu zostawiasz tam odciski palca na szklankach? Z takim pięknym napisem. Tak, te kubki są swoją drogą matowe i to, to czego nie przemyślałem, to że właśnie zostają na nich odciski. Na, na to trzeba uważać. Fajną grupę będziesz miał jakby, wiesz, tak. Do sprzedania. Uwierzytelnianie wieloetapowe, jak najbardziej. I teraz to jest znowu ten taki problem klątwy, nie? W zasadzie jak masz uwierzytelnianie dwuetapowe SMS-ami, ono jest najmniej bezpieczne. SMS-ami jest najmniej, jest najbardziej e, no właśnie to jest najbardziej bezpieczne? No właśnie, to jest ten problem, że teraz nie dość, że wiesz, zmuszasz ludzi do tego, żeby przepisywali te kody, to SMS-y są na przykład takie, też w Dagnecie znajdziesz takie rzeczy na zasadzie: hej, masz tutaj malware zainstalowany na komputerze tej, na, na telefonie tej osoby, i ten malware ma dostęp do SMS-ów. No i wtedy, jak przychodzi ci potwierdzenie SMS-em z banku, no to hej, zgadnij co, oni też go mają, więc. E... Czyli jakie w takim razie? I taki poziom wyżej to jest TOTP, czyli te to takie aplikacje typu TuFAS, Google Authenticator. Czyli te... jednak iPhone'owska jakaś jak jest jakaś? One są też na iPhone'a, w sensie to możesz sobie zainstalować takie, Aegis, Tufas i tak dalej, to jest open source, więc możesz zobaczyć też, co jest w środku. Później są rzeczy, które są związane w ogóle bez... Jak, jak to działa, tam się wpisują jakieś kody, czy oni podają jakieś kody i muszę przepisać? Na jakiej, jak... Tak, oni podają ci kodzik i musisz go po prostu przepisać, nie? Te, tylko są takie sześciocyfrowe kodziki, nie? To jest na zasadzie takiego współdzielonego sekretu, na zasadzie umawiamy się, że teraz nasze hasło to jest okoń, i za każdym razem ten okoń tam co 30 sekund będzie generował trochę inny kodik. Znego serwer, znakywał twoja, twoja jakby apka ILO. To jest skomplikowane. To, to się ty, robi strasznie, no. I ty to wszystko używasz? Nie, nie, nie oszalałeś jeszcze z tym? Ty pewnie jak wchodzisz to poziom po poziomie to nie denerwuje cię to tak bardzo, ale jak nagle musisz robić wszystko z tymi hasłami, to to jest po prostu taki rak. Wiesz to to spowalnia. To spowalnia normalne życie, natomiast są ułatwienia, bo są integracje, na przykład wiesz tam, przez przeglądarki są wtyczki, które za same to za ciebie zrobią, tylko ty musisz to jakby odblokować. Możesz korzystać z biometrii, tak, bo możesz potwierdzić sobie, są urządzenia, takie tam, jak Ubikie i tak dalej, które możesz wykorzystać jako second factor, bo w ogóle cały problem polega na tym, że najlepiej jest mieć trzy rodzaje rzeczy. Patrzyłeś na palce. Tak, musiałem, musiałem sprawdzić, czy nie jestem, wiesz, tam wygenerowany przez Midjourney. E, masz coś, co wiesz, coś, co wiesz, to jest na przykład hasło, no, jak ktoś wyciągnie to hasło, czy tam wiesz, z menedżerów haseł, czy z czegokolwiek innego. A jak nie masz menedżerów hasło to jeszcze gorzej, no to już jest koniec. Ale jeszcze jest coś, czym jesteś i coś, co masz. Coś, czym jesteś, no to proste, no bo to tam wiesz, palec, e, tak, na przykład, e, cokolwiek, nie? A coś, co masz, to jest na przykład telefon, albo ewentualnie jakiś tam. Token, który możesz posiadać, jakieś takie rzeczy. I na tej, na tej zasadzie, w tym świecie cyberbezpieczeństwa się buduje właśnie, że hej, żeby nie było to oparte tylko na jednej nodze, bo jak jest na jednej nodze oparte, no to łatwo to wyciągnąć. Nie? Czy jeśli mam hasła i zrobiłem sobie inne trudne hasła do większości rzeczy, które są super ważne, a inne aplikacje są JOLO, więc już je robię mniej, mniej ważne, ale dalej trudne, to jest teraz jestem zagrożony teraz w ten sposób, że oni sobie wejdą przez te mniej ważne aplikacje do tych bardziej ważnych? Wiesz co? My jako ludzie mamy. Mamy w ogóle taki problem, że budujemy sobie systemy. Nie? Jeżeli ktoś wymaga od nas dużej litery, cyfry, znaku specjalnego, to zaczniemy zdanie od dużej litery, skończymy na cyfrze, dorzucimy sobie znak specjalny na końcu albo na początku, żeby łatwiej było nam zapamiętać. Żeby uniknąć w ogóle problemu, który ładnie nazywa się credential stuffing, to znaczy jak wyciekną twoje dane skądś. To potem na twoje konto we wszystkich innych miejscach, gdzie można się zalogować, ktoś będzie próbował za pomocą tego hasła, które wyciekło się zalogować. I to się dzieje, nie? Na zasadzie ciągle z jakiegoś serwisu coś wycieka. No więc wyciągają sobie, a potem próbują wszędzie indziej. Credential Stuffing one I to ja mam takie podejście, że mam jedno hasło do jednego menedżera haseł, w którym trzymam hasła. I... Inne, nie wszystkie. Nie wszystkie, mam jeszcze drugi. I w ramach tego menedżera haseł wszystkie hasła są generowane. Ja nie pamiętam żadnego hasła. Nie chcę tego mieć. Ja zna... Jak to działa? Wytłumacz mi to, to Czyli tylko jedno hasło pamiętasz. Tak, ja pamiętam jedno no, hasło. No to jedno jestem w stanie zapamiętać. Wyobraź sobie to tak, bo wiesz, jakby ogry są jak cebula, bezpieczeństwo często się robi jak cebula, że ja mam, jakby odlokowuję dostęp tylko do menedżera haseł i jak go odblokuję, to on ma robić za mnie resztę. Czyli on mi generuje te hasła, jak zakładam sobie konto, on mi je uzupełnia, natomiast ja jakby muszę przejść tą pierwszą warstwę, żeby do niego wejść. Ale o ty menedżery pasel się psują, mi coś wchodzę, teraz mi wyskoczy na przykład jest tak, że postuję coś na Instagrama uh -huh. i teraz chcę odpalić to, żeby to się też wrzuciło na Twittera. Uh -huh. No i teraz jak ja klikam, żeby to się wróciło na Twittera, to mnie przerzuca do logowania na Twittera. I teraz Twitter jest zalogowany, ale już tam jak mi wyrzuci do tego logowania do Twittera, to tam już nie ma tych haseł. Więc teraz jeśli miałbym to w tym menedżerze haseł, to jak ja mam wstawić tam to hasło konkretnie? No Gdy to menedżer powinien jakiej... ci wrzucić. Albo jak masz tam Apla to ten keychain cały, tak? To też działa jak menedżer haseł. Uh -huh. Więc jakby ja zachęcam do tego, żebyś nigdy nie wymyślał hasła Poza tym jednym, które masz do swojego menedżera. I to bardzo łatwo zapamiętać, nie? Znaczy, no i też jest takie, takie pojęcie jak entropia, nie? Żeby to było jak najtrudniejsze do złamania. No bo jesteśmy strasznie, wiesz, przez takie jakby efekty badań lat 90. pociskani do tego, żeby hasło było trudne jak najwięcej dziwnych rzeczy, co jest trochę słabe, bo okazuje się, że lepiej zapamiętać sobie jakieś zdanie. Na przykład bardzo lubię jokejki, które są czarne z białymi znaczkami i siedzę sobie z skrzywionymi rękami. Jeżeli to będzie jakieś zdanie, które wiesz, będzie. Ale takie to musi problem... być takie długie, czy może być Właśnie... kotek na płotek? Kotek na płotek jest słaby, bo jest krótki. Jak będzie zdanie, które ma dla ciebie sens, będzie wystarczająco długie i będzie nieoczywiste, to jest super rodzaj hasła. Oczywiście będą tacy, którzy nie będą się ze mną zgadzać, ale dlatego, że ono niesie ze sobą dosyć spore entropii. Te co narzędzia, to znaczy entropia. Entropii, czyli takiej różnorodności w tym wypadku, nie? Bo są, są takie narzędzia, które jak zaczynają łamać hasła brute force, no to tak zaczynają tam A, B, C, D, AB1, AB2, AB3. I to są takie rzeczy, które zajmują dużo mocy, czasu, więc musi się opłacać, żeby złamać. Ale są też takie, które korzystają z tych ludzkich przeświadczeń na zasadzie. Dobra, jak musi Patrzą sobie wtedy, wiesz, atakujący na to, jak stworzone jest hasło, że tam potrzebujesz mieć dużą literę i dolara, znaczy specjalny jakiś znak, czyli dolary, haszy, inne takie. I mówią: No dobra, no to teraz hasło ma składać się z takich elementów, to spróbuj najpopularniejsze metody na podstawie tego, jak działają ludzie, czyli zacznij od dużej, dodaj dolara na końcu i tak dalej. I okazuje się, że to mega przyspiesza, że ludzie są bardzo przewidywalni co do tego, w jaki sposób tworzą takie hasła. Ja sobie na przykład robię kombinacje na klawiaturze, tak żeby było łatwiej zapamiętać. No to grafiki też są jakby naturalne, że tam wiesz, robisz wężyki, xy i inne takie, to, 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 to wszystko jest w bazach haseł i ponieważ te hasła wyciekły już wielokrotnie, to jest taka fajna baza, która nazywa się Rokiu. Gdzie jest nawet pewnie prawdopodobieństwo, że użyte jest konkretnie to hasło? E, konkretnie twoje. Często... Tak. Baza roku to nie pamiętam, to jest 50 milionów czy 500 milionów haseł, najbardziej popularnych, które możesz sobie ściągnąć. E, I na jej podstawie właśnie powstały te takie statystyczne rzeczy. Na zasadzie jak ludzie to robili, a to jest hasło, bo tam jest po kolei na klawiaturze. To jest hasło, które jest charakterystyczne w Polsce. To jest hasło, które tam ma wiesz, bo miało takie wymagania, to jest takie. I to pokazuje tylko, że hasła są słabe. Nie? I cały czas przesuwa się ta granica, bo mamy coraz lepsze karty graficzne, coraz mamy lepsze metody łamania tego, które hasła są bezpieczne. Powiem Ci dzisiaj, hej, hasło minimum X znaków, nie? a pojutrze to będzie bez sensu. No i najgorsze jest to, że w różnych aplikacjach są różne wymagania. W jednej musi być 8 znaków, w innej musi być 12 znaków, w jednej, w jednej musi być, I nie możesz używać tego samego hasła, bo do niektórych nie można tego to wpisać. To jest w ogóle. dobra, że nie używasz tego samego hasła, bo credential stuffing, nie? bo jakby gdzieś tam się nie przejdzie. Wiesz, ludzie tworzą swoje systemy na zasadzie, dodają nazwę serwisu i tak dalej. Ludzie po drugiej stronie to wiedzą. Ci, którzy łamią te hasła, wiedzą, że tam zrobisz sobie LinkedIn, 1, 2, 3, 4, moje hasło, nie? Facebook, raz, 2, 3, 4, pięć, moje hasło i tak dalej, tak dalej. Ty tego keychaina używasz w ogóle, czy nie ufasz Też używam, też używam keychaina. Bo to wtedy działa mi i na iPhone'ie, i na Macu, i wtedy tak, ja sobie do przeglądarki i do wszystkich aplikacji i to norma, a z automatu działa. Absolutlu I jakby normalnie menedżery haseł też tak działają, że ci się synchronizują. Jak masz gdzieś na telefonie i masz gdzieś tam na systemie, to też powinno działać. Co więcej, dodajesz sobie wtyczkę zazwyczaj do też przeglądarki i wtedy ci będzie uzupełniać. Nie? Możesz skorzystać z przeglądarki, tam też jest jakby menedżer haseł jest to trochę mniej przenośne, więc... Mhm. Ja, jak do tej pory próbowałem to robić, to to mi się zawsze wysypywało i wchodziłem gdzieś i mi to nie działało. I myślałem sobie, kurwa, no po, nie po to robię te wszystkie hasła i wydaję tyle mojego effortu na to, żeby to zrobić, i to jeszcze później nie działa. Ja nie pamiętam tych haseł. Ale, ale to jest klucz. Zobacz, zobacz, że teraz musisz zachęcić ludzi takim wielkim kijem pod tytułem hej, stanieć się coś, żeby podjąć ten effort. No, ja rozumiem ludzi, że im się nie chce. W sensie, że teraz... mi, się, mi się naprawdę chce, ale jak to mi się później wysypuje, to... No, jakby, ja, ja myślę, wiesz co, to jest jakby jedna z takich rzeczy. Ja nawet nie wiem, że ludziom takie rzeczy się dzieją, bo w moim świecie, wiesz, to jest taka standardowa odpowiedź administratora. U mnie działa. Mm -hmm. nie? E, więc ja coraz bardziej się cieszę, że przychodzą ludzie z takimi problemami, mówią: hej, a jak to, a coś tam? No bo to powoduje, że jakby poziom edukacji, świadomości wzrasta, powoli, bo powoli, ale mam takie poczucie misji, że gdzieś wzrasta. To jest petarda. Powiedz mi jeszcze raz o tych atakach na firmy. Powiedziałeś, że to jest takie częste. Ja o tym nigdy nie słyszałem. A... Ja widziałem firmy, które padły przez to. Czyli to jest, to jest serio, aż tak, popularne? Czy jest, w takim razie jest dużo firm zajmujących się rozwiązywaniem takich problemów? Czy to, jeśli to jest popularne, to powinno być jednocześnie odpowiedź na rynku, że jest mnóstwo tak, firm. Tak, tak. Które... Znaczy firmy próbują reagować, w niektórych przypadkach się udaje, wyciągają gdzieś tam klucze, inni negocjują nawet FBI chyba wypuściło poradnik, jak negocjować z gośćmi, którzy są po drugiej stronie. To, to jest cały przeświat, który działa. Jakie, Ma... jakie firmy najczęściej podają takim, e, pod takie ataki? To są jakieś IT firmy? Ty, Ta, czy czy Im jest... większa, tym większą, jak, im war bardziej wartościowe dane, tym więcej można na nich zarobić. Więc mhm. zakładam, że będąc takim atakującym, sprawdzasz sobie firmę, patrzysz w przychody, w zarobki i tak dalej, co jesteś w stanie zobaczyć. najbardziej To jest w pewnym sensie takie porwanie, tylko porwanie danych. Tak, no to ransom... <grym> <grym> ransomware, nie? Cała, cała dziedzina. Fun, fun story. Na którymś, podczas którejś konferencji spotkałem ziomka, który pracował dla. To był spin-off, jakaś taka firma, która pracowała dla pewnego producenta prezerwatyw, którzy robili zabawki erotyczne do zdalnej zabawy dla par. Tak, w skrócie. Oni padli pięć lat temu ofiarą ransomware'u i firma, w którą tam, wiesz, jako spin-off zainwestowali ileś tam milionów, padła. Nie mieli backupów. Tam półtorej roku działania filmy, zadziałał ransomware, e, oni nie zapłacili, koniec, firma się zakończyła. Ta historia ma drugie dno, bo ja oczywiście tak zeżartowałem sobie haha, ha, no ale przecież można zrobić atak men in the middle, czyli wiesz, takiego człowieka w pośrodku, jak są takie zabawki, i spróbować zmienić nastawy. I pech chciał, że około mnie była taka dziewczyna, która była prawnikiem, i powiedziała mi: Wiesz co, w Stanach to w zależności od tego, w którym stanie jesteś, to będzie różny rodzaj tego, czy to jest gwałt, czy to jest jakiś tam seksualny. I tak mówię: O Jezu, tego nie chciałem wiedzieć. Ja tak technicznie chciałem zażartować, nie? że hej, a jak coś ci się wepnie, prosty człowiek jestem, a tu się okazało. No. Ostatnio czytałem, że chyba w Japonii wiek. Pierwszego legalnego stosunku to jest 13 lat, ja to tak szybko sprawdzam. To... Po co ci to? Jakby? No bo to jest w, 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 w tematyce dziwnej. <laughs> Jestem ciekaw Twojej historii przeglądania. Wiesz? To, to mi wyskoczyło gdzieś na tym. Dobra, nie. Jest. Poczekaj, daj mi tylko szczytny. Ja jestem ciekaw, do czego zmierzasz, naprawdę. Do Masz... niczego, do niczego, <laughs> tylko mi się to przypomniało. <laughs> Dobra, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam, gdzie to czytałem, nieważne, ale coś takiego czytałem. W jakimś państwie tak było. Pojeba... Właśnie było napisane, że to jest popierdolone. Więc... No, świat jest taki, wiesz, różnorodny, nie? Tak jak rozmawialiśmy, tak jak rozmawialiśmy sobie... o tej moralności, nie? Właśnie, nie? nie ma jednej moralności. Są moralności, które będą inne w Chinach, w Stanach, w Polsce, w no, I i to, jest, to jest normalne. To jest trudne, jakby do zaakceptowania, no bo teraz, jak tworzysz rzeczy, no to, to nie jest, że one size fits, fits all, nie? Aha. Niestety. I trzeba, trzeba się gdzieś tam pochylić. No, to jest, to jest dziwne. Powiedz mi jeszcze, bo ja słuchałem Twojego. To, się, to, był chyba live, to był chyba live, o tym chat GPT. O co chodzi, że chat GPT skończył się uczyć w 2021 roku? Jakby ja tego, to, to było dla mnie zaskakujące, bez sensu trochę z mojej perspektywy, czyli czemu tak jest. Zanim przejdziemy do tego chatu GPT, jeszcze jedno mam pytanie odnośnie tych menedżerów haseł. No bo teraz mam keychaina, jak szerować to do innych ludzi, żeby oni się mogli logować do moich rzeczy i ja też nie muszę pamiętać haseł i oni nie muszą pamiętać że chcesz się dzielić swoimi hasłami? Chcę się dzielić dostępami do moich socjali. To jest, Myślę, to, to, to jest złe. To jest złe. To z kilku powodów jest złe, wiesz, to jest, to jest taki. No, ale jak ktoś inny ma wstawiać rzeczy na moje socjale? No, możesz to zrobić na przykład przez apki, które... No to, 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 do tego... Tylko, że w tych apkach wtedy masz osobne dostępy, nie? Że ty jakby udostępniasz, nie wiem, tam apkom do zarządzania socialami, wejście do twojego tam Facebooka, Twittera, bla, 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 a osoby postują ci do tej apki i mają osobne konta. Bo teraz pomyśl, co się stanie, jak coś się wyjebie. Kto jest odpowiedzialny, jak wszyscy mieli twoje hasło? Wszyscy są tobą. Nawet nie wiesz, gdzie i co się stało. Czyli teraz, a to, to jaka apka w takim razie do tego jest legitna? Oprócz Last Passa, który nie jest legitny. <grym> e, wiesz co? Apki do planowania w social mediach? Apki do tego, żeby inni ludzie mogli się zalogować do moich kont. Nie tylko to. To nie są tylko sociale. Mogę ci powiedzieć plus minus, jedna jak w rzeczy potrzebę. Nie, bo ja do sociali próbowałem, jakby testowałem, wiesz, milion różnych apek. Żadna nie spełniła moich oczekiwań, ale... No w sensie tam jest cały wszechświat e, aplikacji, które w stylu Buffera i innych takich, gdzie możesz sobie zaplanować rzeczy w, soc w social mediach. E, natomiast one nie działają moim Nie, nie, tym. to to, to wiem. Natomiast chciałbym, żeby ludzie mogli wejść na moje social media logu logując się do nich i LastPass działał w ten sposób, że ja tworzyłem jakieś fejkowe hasło, fejkowe oczywiście. No i ta osoba mogła używać LastPassa i wchodziła gdzieś, tego, co ja rozumiem, nie wiem jak to wyglądało po jej no, stronie i klikała, żeby za zaloguj się LastPassem. I LastPass wiedział, jakie jest hasło, ta osoba nie wiedziała i Dobrze, kułam mniej więcej o co chodzi. Znaczy, dla takich dostępów personalnych najlepiej mieć osobne hasła, ale jakby schodząc ten poziom bezpieczeństwa niżej, jak masz rzeczy, do których potrzebujesz współdzielić jakiś sekret, to są na poziomie, nie wiem, tam właśnie takich menadżerów, takie grupy, albo masz organizacje. Mówisz, że teraz każdy tam z twoich ziomków, który może się zalogować na ciebie na jakieś social medium, ma dostęp do tego współdzielonego sekretu. Mhm. I teraz. To, co dają ci takie apki, no to pokazują w przypadku, gdyby był taki jakiś włam, coś by się stało, to jesteś w stanie dojść do tego, kto kiedy użył hasła, przynajmniej do zalogowania do social media. Nie jest to jakieś tam idealne, bo wiesz, czas logowania, czas kiedy coś złego się stało, nie zawsze się dobrze koreluje. Ale, ale... ludzie na przykład udostępniają swój bank, na przykład księgowy. To I, też jest to... przeciwko regulaminom banków. Tak? <gry> tak? Tak, tak, tak. Ale dwie osoby powinny mieć dostęp do... Bo powinno być możliwe to, że dwie osoby mają dostęp do banku. No, jak masz konto z, z upoważnieniem, tak? W sensie to trzeba chyba zrobić jakieś upoważnienia takie, żeby to było legalnie, bo inaczej. Czyli to, to jest tak się, to, to po prostu jest, nie, niebe to, to jest, to jest niebezpieczne. To jest jeden z antywzorców. W sensie jakiekolwiek dzielenie się loginami i hasłami była taka, wiesz, cały wszechświat aplikacji, które robiły tak zwany screen scraping. Czyli ty podawałeś jakiejś aplikacji login i hasło na przykład od Twojego banku. Oni w twoim imieniu wchodzili do tego banku, ściągały sobie, nie wiem, no, historię operacji, oceniali Cię jako człowieka. Czy nie kupujesz jakichś zrąbanych rzeczy, e, i potem wracali. I to jest złe, bo ty nie masz kontroli nad tym, co oni zrobią z tym twoim loginiem hasłem. I dawno już, jakby wszystkie tego typu metody nie powinny być wykorzystywane. Jak ktoś cię prosi o login i hasło, to czerwona lampka i to. Tak, ja, ja używałam takiej aplikacji swoją drogą do banku. Taka aplikacja, która wchodziła mi na moje konto. I była jakby dużo lepszą aplikacją do zarządzania moim bankiem, moimi budżetami, ile wydałem, Ta. na jakie rzeczy wydałem i tak dalej. To była nawet polska aplikacja. Kojarzę, kojarzę. Jak Wie, Wiesz, jak się nazywała? To był Kontomierz. Kontomierz, tak. dokładnie. Używałem tego. I to było bardzo spoko, czyli to jest nielegit. Nie znaczy, no robienie web scrapingu jest nielegit. Teraz jest już, wiesz, można mieć taki dostęp programistyczny przez coś, co nazywa się Polish API. To jest część PSD2, nowa regulacja, znaczy nowa, już parę lat ma, że w sposób bezpieczny możesz się tym podzielić. Więc te wszystkie aplikacje powinny przejść właśnie na takie API i wtedy to jest o wiele bezpieczniejsze. Ale nie przechodzą? Część przechodzi i ja też korzystam z takiej apki, żeby wiesz, tam w ramach różnych kont bankowych, które mam wiedzieć, a, teraz tu jest kasa, teraz coś tam tego, co się po prostu dzieje. Natomiast nie wszyscy, nie? Niektórzy dalej... Z jakiej ty korzystasz? Apki do tego? Ja akurat korzystam do budżetów ze Spendy. Spendy. D-E-E. Oni łączą się właśnie po PSD2 do banków. Oczywiście nie wszędzie to działa. Jest taki jeden kolorowy bank, gdzie jak próbuję sobie połączyć firmowe i swoje konto, to nie działa. Zgłaszałem to do nich, nie, nie u nas, jest wszystko w porządku. Jakby... Chyba wiem, o którym mówisz, bo ja, <laughs> ja też mam problemy z firmowym i prywatnym kontem. No, no, jakby tam zdarzają się różne śmieszne rzeczy. Natomiast no cóż, to wszędzie są błędy, wszędzie są problemy. One w czasie są poprawiane, więc ja wierzę w to, że to będzie działać lepiej i będzie nadchodzić zaraz, wiesz, kolejna regulacja, która ma zrobić rzeczy coraz lepsze. No Dzielenie się loginami i hasłami to zło, no, po prostu. Czy dobra, to ty, tylko żebyśmy to podsumowali. Załóżmy, że ktoś otwiera sobie swoją działalność, to ktoś tam sobie ciśnie na tej działalności, ma jakieś tam socjale, ma na Amazonie konta, na różnych, różnych dziwnych kontach, które nie muszą być tylko socialami. Tak. Zatrudnia dwie od osoby i potrzebuje, żeby te osoby miały dostępy. Czyli u siebie ma jakiegoś keychaina albo One Passworda? No, no, na keychain nie wiem, czy może, możesz dzielić się z innymi osobami. Raczej, nie nie, nie mówię o dzieleniu Bitwarden. Czyli, mhm. czyli na Bitwarden nie może się jednocześnie dzielić i jednocześnie. Tak, i logować, jakby tak. No, to, Bitwarden to jest jedno z rozwiązań, które ja trochę bardziej lubię niż inne. E, to osobista preferencja. Natomiast możesz sobie zrobić jakieś tam hasła, które są, hej, dzielę się razem ze swoimi ziomkami, dostępem I, i do I inne moje hasła. Tak, i hasła, które są tylko twoje, z którymi z nikim się nie dzielisz. I One Password też to ma, czy muszę mieć Bitwarden? Wydaje to, mi się, że One Password też, też coś takiego ma. Tam są zresztą, wiesz, różne subskrypcje takie firmowe, prywatne, i one ci to udostępniają. Nie? Bitwarden, Jesus Christ, i znowu jakieś loginy, muszę e, nie, no to... Ja wiem, że to jest masakra. Ja tam, wiesz, o samych z półtorej roku temu robiłem taki odcinek o menedżerach haseł, gdzie ich opowiedziałem chyba o dziesięciu, gdzie w researchu miałem 30, przeszedłem. Mówię, to i tak jest za dużo. Natomiast chodzi o to, żeby każdy sobie dobrał, wiesz, czemu ufa, nie? Czy takie, które sam będziesz miał lokalnie, nikomu nie ufasz, spoko. Czy chcesz takie, które zrobią rzeczy na ciebie, będą w klaudzie? spoko. No i potem reputacja, tak jak last i inne, które, wiesz, popłynęły, nie? No. Mhm. Mm no, ja nawet nie, nic nie słyszałem o tym, czy one popłynęły, czy nie, tylko po prostu sama obsługa tego dashboardu była dla mnie uciążliwa. A to, to UX-owo patrzysz. Tak, tak Ja tak. patrzę z tej perspektywy, że tam były wycieki. Wycieki danych? Tak. Są, starzyły się rzeczy, które nie powinny się zdarzać w przypadku takiej technologii. A taka prostu. firma powinna być Uber zabezpieczona. Absolutnie. Nie? W sensie wszyscy się spodziewają, że jesteś na świeczniku. No, przecież będą cię atakować. Tam są, Tam jest złoto, tam jest dostęp do tysięcy danych, tysięcy użytkowników. Więc... E... tego nawet nie wiedziałem, ale to jeszcze to jest dodatkowy minus w takim razie dla Pasa. Beware. Tak. O co chodzi z tym czatem GPT? Czemu skończył się uczyć w 2021 roku? Wiesz co, GPT, czyli Generative Pre Trained Transformer, to są takie modele... Pre-trained, pre czyli dlatego. Tak, bo jest pre trained. I to jest ten kawałek, który jest związany z tym, że w pewnym momencie musisz powiedzieć, dobra, czym ja chcę nauczyć. Bo tej, w tych fazach uczenia są takie elementy na początku zbierasz sobie jakąś wiedzę, oni tak. Oficjalnie powiedzieli książki, white papery, rzeczy z internetu, nie powiedzieli jakie. Potem je filtrujesz, i tu pojawia się pierwsza gwiazdka, że ktoś mówi, co jest dobre, a co złe. Mm -hmm. No, w zasadzie, czy tam twój podcast ma się tam znaleźć w uczeniu takiego modelu, czy nie? Ktoś to ocenia, nie? Jak u Lexa Friedmana był sam Altman parę tam tygodni temu, to mówił, że oni zaczynają się zastanawiać, że w sumie w sensie y, szef OpenAI zaczął się zastanawiać, w sumie, że dobór ludzi, którzy mają wybierać, co tam, co odrzucić, a co nie, jest trudny, no bo jest bańka, wiesz, Silicon Valley i tak dalej, i oni mają pewne określone poglądy. Więc miej świadomość, że model jest zwichnięty w pewną stronę i tak zawsze będzie, nie? No więc wybrali sobie rzeczy do trenowania, jakiś tam zbiór zaczęli go trenować. Ten, te rzeczy były wybrane tam w 2019 chyba wrześniu, przepraszam, 2021 wrześniu. Tak? Jest... Co nazywasz rzeczami do trenowania? No w sensie tam dokumenty, wszystkie artykuły, które gdzieś tam wyselekcjonowali. Tego jest miliard. Tego jest bardzo, bardzo dużo i to jest trudny proces, dlatego pewnie nie powtarzają tego bardzo często. Natomiast potem przychodzi taki proces, bo to całość ładnie nazywa się AI alignment, czyli dostosowanie sztucznej inteligencji do tego, co my jako ludzie chcemy uzyskać. No i teraz... Zacząłeś, nauczyłeś na początku, ale nie wszystko jest tak, jakbyś chciał. I dochodzi taki proces, który ładnie się nazywa HRLF, Human Reinforced Learning Feedback. Czyli gramy w, nie wiem, w, w jakieś tam y, milionerów, nie? I zadajesz pytanie sztucznej inteligencji, jakie jedzenie jest najlepsze. I ona ci tam mówi, y, spaghetti, kluski śląskie z roladą, i tak dalej, i tak dalej. I ty, jako człowiek, wpętli do tej odpowiedzi, musisz powiedzieć, że B. Kluski, śląskie z roladą są najlepsze. Ja mówi, ok, to ja się tego douczam. Wewnątrz tego modelu tam te wagi się przestawiają, jest douczony. To jest taki proces tuningu, czyli dostosowania do tego, co się dzieje. Ale jest takim human feedbackiem, czyli. Wymaga po, człowieka. Czyli polegamy na tym, że człowiek może być omylny. Człowiek może być omylnym, ma swoje opinie, ma swoje przekonania, ma swoje doświadczenia, więc wiesz. No to jeśli ktoś powie, że kluski śląskie są najlepszym jedzeniem, no to jak on to powie, na to później reaguje? Mówi, że według 50% userów kluski śląskie są najlepszym? No, że... jak zapytasz go, jakie jest najlepsze jedzenie, to ci powiesz, że to są kluski śląskie. A jeżeli nie, to jest zepsute. <noise> 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 Czyli oni go nie będą jakimiś, jakimiś iteracjami douczać? To... I tak się dzieje. Na przykład douczyli go wiedzy o wojnie w Ukrainie. To jest taki, jeden z takich przykładów, że dotunowali ten model w czasie. Natomiast ja zakładam, że ten, ta część taka, która skończyła się w 2021, ona będzie jeszcze przeuczana parę razy. Czyli czy to nie później. jest tak, że on będzie miał wiedzę tylko z 2021, bo ja to nie, tak nie jest, zrozumiałem. To, to nie, nie. A tu są oczywiście elementy, bo teraz masz jakby ten element taki pretrenowany, a potem masz element kontekstu. Czyli tego, co w ramach promptu, tam, czyli tego, co wpisujesz do, w rozmowie z takim czatem, on kojarzy. I tym elementem kontekstu on jest co prawda krótki, bo ta nasza, tak jak nasza, wiesz, pamięć krótko trwała. ona ma jakieś tam ograniczenia. Tak, on nie ja... kumał. Co? Jak go pytałem o coś, o czym gadaliśmy chwilę wcześniej, to już przestawał to kumać. No, tam jakby ta pamięć jest, jest ograniczona. I teraz powstają w ogóle modele, bazy danych które mają sobie jakby rozszerzyć tą pamięć. To jest mega trend w Venture Capital, który w ogóle inwestuje w startupy, żeby zrobić rzeczy, które poszerzają pamięć e, takich modeli. Więc bazy wektorowe, bazy do embeddingów to jest petarda. Mhm. E, natomiast co, co jest istotne w tym kawałku związanym z tą pamięcią, że ty możesz podać taki kontekst. Czyli mówisz, hej, w ramach książki o tym i o tym, opowiedz mi, albo przygotuj mi biznesplan, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, albo jakieś rozwiązania, hasła marketingowe, tytuły, i tak Ja tak tak to całkiem to... spoko robię. I to będzie bardzo w porządku, bo podajesz jakiś kontekst, nie? Ewentualnie będziesz się odnosił do kontekstu, który, który jest blisko ciebie. Natomiast jest taki model myślowy, który nazywa się Geniusz w pokoju. Czyli wyobraź sobie, że tak jak my tutaj mamy kotary dookoła siebie, że o świecie wiemy tylko tyle, ile ktoś nam pod tą kotarą poda na kartce i opisze. Mm -hmm. O zasadzie, hej, na zewnątrz jest piękna, słoneczna pogoda. E, ostatnio były takie wieści, takie wieści, opowiedz mi teraz albo rozwiąż mi jakieś zadanie, mając ten kontekst. I trochę trzeba założyć, rozmawiając z takim AI, że znaczy, tak naprawdę, tam, GPT czy innymi LLM-ami, że oni nie wiedzą nic, tak, z definicji, więc im więcej kontekstu podasz, tym lepiej ci odpowiedzą. Nie? Tylko tą kartkę możesz sunąć pod tutaj I kotarą, nie będą wiedziały nic więcej poza kotarą, bo nie mają możliwości tak. wiedzenia tego. Bo nie, ma, nie mają skąd się tego dowiedzieć. Mają jakiś tam wiesz, odcinek wiedzy. To to jest AI, czy to nie jest AI? Oj, to jest naj, najgorszy kawałek wszechświata, w sensie w moim inżynierskim serduszku to nie jest AI. To jest coś, co wystarczająco odzwierciedla zachowanie, które my jako ludzie nazywamy inteligencją, że jest nazywane AI. Jest jeszcze ten taki wyższy poziom, Artificial General Intelligence, i żeby pokazać ci skalę, jest coś, co nazywało się słabą inteligencją, czyli takimi. Młotkami, piłami, innymi narzędziami, które rozwiązywały zarąbiście proste zadania, czy proste, nieproste. Mhm. Na zasadzie robiły ci porównywanie obrazu i łapanie tablic rejestracyjnych, uczenie maszynowe, super, rozpoznawanie obiektów, łapanie raka, który pojawia się nam na jakichś płucach czy czymś takim. Świetnie, do małych zadań. Im bardziej przesuwamy się w kierunku silnej inteligencji, to jest taka inteligencja, która no, możesz ją zastosować praktycznie do takiej bardziej ogólnej, którą możesz zastosować praktycznie do wszystkiego. I teraz Large Language models, z których przykładem jest ChatGPT czy Bard niedawno, i tak dalej, one coraz bardziej ogólne problemy są w stanie rozwiązać. Co masz na myśli bardziej ogólny problem? Czyli nie znalezienie na bazie jakichś zdjęć raka płuc, tylko coś, co jest bardziej ogólnym problemem. Jak? No możesz zadać pytanie o wszystko. Mhm. I... Czym jest rzeczywistość? No, nie takie proste. Ale odpowiedzą ci, że wiesz, w zależności od punktu widzenia filozofii i tak dalej, są różne... Tak mi odpowiedział na what is the best food, bo z ciekawości sprawdziłem. Napisał no. mi, że nie ma, nie ma personal preferences, but I can tell you that the best food is subjective, bla, 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 the best is to explore tak. variety of foods i sprawdzić coś tam dla siebie, co, co tobie odpowiada. No, no i to jest spoko, nie? To jest taka próba bycia obiektywnym w tym wszystkim. Yy, I to jest coś, co jest też efektem pewnie tam do uczenia jakiegoś. I jest napisane, ultimately the best food is, is the one that brings you joy and satisfies... Kluski your, śląskie, mówiłem. Your taste buds. Ale to nie jest to, jest... to jest jego subiektywna opinia. Tak, znaczy w ogóle dobrze jest mieć taki filtr, że wszystko, co dostajesz w odpowiedzi jest w swoim sposób subiektywne, bo to jest... To, co ci ludzie wyuczyli w tym modelu, to, co ci ludzie wpętli zrobili i to, co firma uznaje za stosowne. Czyli kłamie as an AI, pierwsze kłamstwo. <laughs> <laughs> I don't have personal preferences, drugie kłamstwo. Dlatego, bo na końcu mówi, że wie, co to jest personal preferences, bo the best food is, to jest to to, co najbardziej ci smakuje i najbardziej zaspakaja Twoje kubki smakowe. Dwa kłamstwa w jednym zdaniu. E, no tak, niektórzy ludzie potrafią więcej, wiesz. <laughs> A wybiłem cię chyba z mówienia o czymś. E, nie, w sensie o tej, o tej silnej inteligencji, gdzie tam dążyłem do tego, że to jest coraz bardziej ogólne, bo my mamy taką jest takie podejście, które nazywa się Zero Shot Learning na zasadzie, jeżeli jesteś w nowej sytuacji, poradzisz sobie jakby dasz sobie radę, nie wiem, zrzucą cię na spadochronie w Seulu bez jedzenia, pieniędzy i tak dalej i będziesz miał za zadanie wrócić do Polski i wymyślisz jakieś rozwiązanie. Modele coraz lepiej radzą sobie w takich problemach z od na zasadzie. Nie widziały nigdy problemu, ale są w stanie gdzieś tam ogarnąć takie rzeczy, co powoduje, że ludzie coraz bardziej przypisują im te cechy AI. No i w niektórych przypadkach rzeczywiście tak to wygląda, Natomiast pod spodem nie ma procesu, który wpływa na mm, relacje logiczne. Mm -hmm. Je, to chyba jest złe słowo. Natomiast, jakbym Cię teraz zapytał, dlaczego lubisz kawę? Nie no, ja wiem, tam smak, coś tam masz, połączenie y, od jakichś tam faktów, y, obserwacji, do tego, jaka jest, jest Twoja opinia. Jak w tej chwili poszukasz, w LLM-ach, co jest przyczyną tego, to one halucynują bardzo często. To znaczy, Coś tam wiedzą, ale nie wiedzą w którym kościele, czyli powiedzą ci, no tak, bo jest taki paper, w tym paperze to jest ładnie opisane, e, natomiast okazuje się, że tak, taki paper istnieje, ale ten paper jest o czymś zupełnie innym niż oni próbują ci powiedzieć, że jest. Ale człowiek też powie takie rzeczy, jak się zapytasz kogoś, dlaczego ludzkie. lubi kawę, tak. że to, to też coś ci powie, no bo kawa mnie pobudza, bo później się na, na podstawie badań wyjdzie, że kawa nie pobudza w taki sposób, jak on to identyfikuje, że go pobudza, bla, bla, bla. i człowiek też się tak odpowie, też halucynuje. E, tak, to jest bardzo ludzkie, to mhm. jest bardzo ludzkie, tylko jakby oczekiwalibyśmy tego, że tam będzie ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie ja wiem, tam 5 lat temu DARPA, czyli ta amerykańska organizacja zajmująca się researchem dla obrony, zaczęła badania nad XAI, czyli explainable AI, czyli teraz drugie AI, w momencie kiedy coś ci się odpali, dasz mi jakąś odpowiedź to wyjaśnij mi, jak do tego doszedłeś. Jest coraz więcej takich modeli, które jest w stanie to powiedzieć. Yy, I to jest petarda i ja uważam, że to jest jedyna ścieżka do pójścia w kierunku, żeby w ogóle zacząć ufać tej technologii jako takiej, bo teraz, no wiesz, masz skrzyneczkę, zadajesz pytanie, ona ci mówi coś, będą ludzie, którym to spasuje, będzie zgodne z wizją, bańką, teorią i wszystkim, ale nie ma fakt checkingu za bardzo, nie? Do mhm. tego Mm -hmm. co, kiedy uważasz, że dojdziemy do momentu, kiedy będzie można to nazwać rzeczywiście sztuczną inteligencją? Co, co, ona musi, co ona musi reprezentować, żeby rzeczywiście to była sztuczna inteligencja, a nie taka udawana sztuczna inteligencja, która bardzo dobrze mimikuje... Mimikuje się mówię? Wiesz o wierzę, co, wierzę, 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 co chodzi. Nie ryzykuję to... tego słowa. <laughs> mimikuje, odzwierciedla inteligencję. Wiesz co, to problem polega na tym, że to będzie zawsze subiektywne. No bo mówiąc w ogóle o AI jest Tyle szkół, tyle ludzi, tyle tych definicji, że ja sam staram się tam wykroić jakiś kawałek tego. Czyli nie ma jednej definicji inteligencji, nie że to już jest sztuczna inteligencja, koniec. Gretki. No to nie, nie, absolutnie, tak jak wiesz, nie da się zmierzyć IQ, bo masz milion testów, tak jak ten, nie da się tego w łatwy sposób zrobić. Więc ja mam takie subiektywne poczucie na razie, że to jest coraz lepsza zabawka która zaspokoi dużą część takich potrzeb statystycznie średnich. Na zasadzie na 80% to da ci to, czego potrzebujesz, ale to nie jest petarda. Nie? To jest jeszcze daleko od petarda. Daleko myślisz? Y... Daleko w sensie jak daleko czasowo? Czasowo? Y... Ja myślę, że znaczy na pewno jesteśmy świadkami teraz bardzo dużego przyrostu bo stało się coś co, czego myślę że duże firmy się nie spodziewały i o tym Google na przykład pisało tam wyciekły jakieś rozmowy nie że kurde powstają open source'owe modele czyli takie otwarte Lama, Alpaka i w maju powstało chyba 30 w ogóle różnych już nie e, i one są w stanie jakby my jesteś w stanie rafinować tych dużych modeli, które te firmy tworzą, których przeuczenie kosztuje dziesiątki milionów dolarów, w takie małe modele, gdzie przeuczenie tam wiesz 7 bilionów parametrów to jest koło 100 dolarów i całkiem nieźle sobie radzą. Więc to w pewnym sensie ma szansę trafić pod strzechy. To nie jest tak, że tylko duże firmy będą miały na tym łapę, co dla mnie było kontrintuicyjne, okazało się, że w międzyczasie powstała nowa metoda. Więc będzie dużo modeli, które będą rozwiązywały dużo problemów, nad czym będzie bardzo ciężka kontrola, bo nie musisz już kontrolować, wiesz, tam Microsoftu, Google i OpenAI, i tam e, hugging Face'a i, i tak dalej. E, I to pójdzie dziko. Na razie ta sztuczna inteligencja sama się nie poprawia. W sensie, masz człowieka, który jest w pętli. masz jesteśmy... machine learning teoretycznie powinno się już samo poprawiać. Coraz lepsze decyzje powinno podejmować. Yy, tak, znaczy tylko, tylko to jest pętla, bo jak ty powiesz tam w czacie, że w zasadzie to mi się podobało, to mi się nie podobało, to następuje wzmocnienie i oni tam, wiesz, jakby reagują. Ale, nie? Wciąż pętli. Ale ciągle masz człowieka. W pewnym momencie odpali się to bez człowieka i to będzie moment, w którym no, tam się zawsze dzisiaj rysuje, wiesz, eksponentę, że to po prostu wystrzeli w kosmos, nie? Bo już nie I... będziemy mieli na tym kontroli, więc ono będzie mógł się uczyć bez przerwy tak, zawsze. Bez sprzęt, ciągle, zawsze, bez zmęczenia i tak dalej. I jakby... Niesamowitym przestrzenią tutaj jest przestrzeń taka filozoficzna, nie? W jaki sposób ograniczyć to i żeby nas nie skrzywdziło? Ja się teraz zaczynam zastanawiać nad drugą rzeczą. Czy się okaże, że inteligencja nie istnieje, że nam się tylko wydawało, że jesteśmy <śm> inteligentni? A tak naprawdę nie ma czegoś takiego i nie będzie się dało tego stworzyć, bo, bo nie jesteśmy wcale inteligentni, tylko jesteśmy na podstawie wszystkich doświadczeń zbudowani w jakiś sposób i jakiś bodźców z ciała. Ja mam w ogóle taką teorię, że wiesz, jesteś jako człowiek z sumą swoich doświadczeń. Ja e... też tam mam taką teorię. Mhm. Kurde, najgorzej nie pokłócimy się. <grym> Ale możemy się <grym> trochę pokucić. No coś się znajdzie. Nie? Mogę grać adwokata diabła. E, tak. Wyobraź sobie teraz takiego człowieka, którego sztucznie symulujesz. O. I teraz mam tam przez BMI, powiedzmy tam, jak już będzie zaawansowana, jestem w stanie wpłynąć na twoje zmysły, na to, co widzisz, na to, co czujesz, na to, co myślisz. Taki Matrix trochę, nie? I ukształtować cię. W sensie ukształtować Twoje doświadczenie, no bo to są jakby elektro, elektroniczne, elektryczne impulsy, tylko i wyłącznie. Więc jak będziesz w stanie sobie człowieka tak wyhodować, który będzie według pewnej recepty, ja nie wiem, czy byśmy się różnili. Ja myślę, żebyśmy się nie różnili. Nie widzę powodu, do którego... I myślę, że proces uczenia się na tym polega właśnie, że decydujesz się, uczę, uczę się tego, a tego się nie uczę. I w jakiś sposób sam siebie też kreujesz. Znaczy, no, jest taki element, w sensie ja piję do tego, że masz jakiś taki kawałek stymulacji, nie? Doświadczeń, e, gdzieś byłeś, coś przeżyłeś i tak dalej, to cię kształtuje. Oczywiście jest kawałek związany z twoją genetyką, z podatnościami i w ogóle. To jest pewna niepewność. Natomiast wyobrażam sobie, że można e, sterować tak ludźmi, tak jak był ten słynny. Chyba przy... nie do końca rozumiem, co masz na myśli, mówiąc sterować. Gdybym teraz zaszczepił odpowiedni... odpowiednie stymulanty dla ludzi, tak jak ten eksperyment społeczny w Stanach, który polegał na Designated Driver, tak, że to w latach 60. było, był tam taki problem, że bardzo często pojawiał się, pojawiała się osoba, która była przystojna, świetnie wykształcona, i nie piła i odwoziła wszystkich do domu. Pozytywny bohater. Oni mieli straszny problem z ludźmi, którzy pili i jeździli w Stanach w, w tamtych latach. Jak to się zaczęło pojawiać w telewizji, to okazało się, że to uformowało społeczne e, trendy. No więc inżynieria społeczna na dużym poziomie, no bo bardzo to spadło. Jak popatrzysz teraz, co jest sprzedawane na różnych platformach i jakie postaci się pojawiają jako te pozytywne, a jakie negatywne, to też formuje trendy. Mhm. I jest sformułowane na bazie poprzednich trendów. E, tak, no i jakby wiesz, to, to jakby formułuje świadomość ludzi, nie? więc ten, kto ma dostęp do tego, żeby kreować takie, takie stymulanty, czy to będą stymulanty przez media, przez seriale, przez inne rzeczy, ma wpływ na to, jak ci ludzie będą reagować na kolejne bodźce. Pewnie ma. I pytanie, jak szybko jest w stanie przetransformować takiego człowieka. No bo teraz, jeśli oni musieli to wyświetlać w telewizji, to, to trzeba, taka, tak. taki, taka zmiana społeczna trwała długo. Natomiast jeśli ty mógłbyś podłączyć coś do człowieka i zrobić taką zmianę w ciągu pięciu minut i ten człowiek już by inaczej reagował, to w ogóle jest, robi się ciekawe. Możesz sobie, możesz sobie zbudować armię w takim w tym wypadku. Tak, tak. Jak pamiętasz Matrixa, jak oni tam doprogramowali, nie wiem, obsługę broni, latanie helikopterem i tak dalej, nie? Mhm, mhm, dokładnie. Stymulacja w jakimś tam czasie. Ja sobie wyobrażam, w sensie, nie pamiętam, tam w jakiejś książce to wyczytałem, że nasz, w naszym mózgu y, masz ograniczoną przepustowość. To znaczy nie jesteś w stanie ogarnąć zbyt wielu bodźców na raz. To wynika z jakichś tam fizycznych y, ograniczeń budowy naszego mózgu. Podobno, na tym się nie znam. Y, natomiast dla mnie najprostszy eksperyment, który sobie przeprowadzam, jak zamykam oczy, to lepiej słyszę. Ja dlatego zamykam oczy często podczas podcastu. A, nie? widzisz. E, bo jak wyłączasz sobie jeden e, zmysł, to masz, zmysł, to masz więcej mocy Dokładnie, na resztę, nie? I mi się gdzieś to tam w życiu sprawdziło. Na zasadzie, wiesz, potrzebuję pracy kreatywnej, muszę od, odciąć się od bodźców, zacząć słuchać tego, co jest wewnątrz. To jest drugi powód: jeszcze ci tylko powiem słuchawki i czarne, jak zasłony, to też cię wycina kompletnie. Jakby zapomniałeś o całym świecie, który się dzieje dookoła, i później wyjdziesz stąd i powiesz, o, kurde, Światło, świat istnieje. Mhm. <laughs> ale to jest jeden z powodów, jakie kasyna stosują. nie? Na zasadzie nie masz mieć poczucia upływu czasu. Tam nigdy nie widać okien, mhm. po to, żebyś nie wiedział, ile czasu upłynęło. Więc ja nie wiem, my tu siedzimy już te 15 minut, ale <laughs> to, jest, to jest jeden z takich trików, które działają, jakby na ludzi. Do czego ja zmierzałem? A, do, do, do przeuczania. Wyobrażam sobie, że jakby ty świadomie, jakby kontrolujesz. Bawiłeś się w medytację? Mm, bardzo, bardzo mało. Ja mam czasami tak, bo ja mam bardzo dużo rzeczy, które mi zaprząta głowę. Że odpalam sobie medytację, mam jakiś tam czas i przychodzą myśli, nie? O kurde, jeszcze coś, a tego zapomniałem, co trzeba było zrobić, a to jest ważne i tak dalej. Zbieram sobie je na kubkę. Po 15 minutach ściągam, potem te rzeczy spisuję, dobra, dobra, dobra i nagle zaczynam żyć inaczej. W sensie okazuje się, że ileś tam rzeczy, których nie słyszałem, bo wiesz, byłem bodźcowany, coś tu się działo, ktoś gadał i tak dalej, nie byłem w stanie do tego dotrzeć, potem je poskładam sobie na kubkę, zrobię sobie z tego to-do listę i zaczynam funkcjonować o wiele lepiej. Nie? Bo coś tam nie walczy o tą przestrzeń na tej mojej szynie komunikacyjnej. Ja wiem, że to jest daleko, ale dla mnie... To, jak jesteś w stanie kontrolować bodźcowanie siebie, wpływa też na jakość twojego to jest... życia. Poczekaj, poczekaj, czy ja to dobrze rozumiem. Siadasz sobie, zaczynasz medytować, skupiasz się tylko i wyłącznie na swoich myślach. Dzięki temu, że skupiasz się tylko na swoich myślach, jesteś w stanie wszystkie zauważyć posortować i spisać je po medytacji. Tak. I przez to, że przez ten moment, że je zauważyłeś i spisałeś, one już nie są w twojej głowie, bo masz je zapisane na kartce, jakby przestajesz, to zaprzątać głowę i lepiej przez to funkcjonujesz. Tak. Ja to jakby, ja to nazywam defragmentowaniem mózgu, nie? Bo już zrzucam sobie te rzeczy, które gdzieś tam walczą o uwagę, ale nie jesteś w stanie się na tym skupić, więc mam taki czas w ciągu dnia, mam nadzieję, że to się prawie codziennie zdarza, ale mam taki czas w ciągu dnia, kiedy po prostu się wyłączam od wszystkich e, bodźców, Zrzucam sobie, co jest do zrobienia, to czasami nie jest ważne, czasami jest i tak dalej, ale jak to zrzucę, to mi pomaga, bo już jakby. Nie, nie walczy o moją uwagę. To jest reszta. ciekawe. To jest ciekawe. Nie słyszałem jeszcze o takim sposobie, żeby to spisywać, bo z reguły ludzie mówią, że żeby, żeby sobie siąść i żeby ty myśli sobie po prostu tam, wiesz, migały, tak. i żeby się nimi nie przejmować. I, i jakby to też uspokaja, że I... jakby uczysz się, żeby te emocje nie zabierały Ci twojej uwagi, nie zabierały ci jakieś nie generowały emocji, tylko one sobie po prostu płyną i później jesteś taki wyczylowany, bo już się nauczyłeś operować z tym. A ja składam na kubkę akurat, mam taką metodę. Nie? I mhm. potem zrzucam to skupki do to-do-listy, Część i tak nie realizuję, część realizuję. I... Kurde, ja, się, ja muszę zacząć w końcu medytować. Już tyle osób mi mówiło. Tylko to jest zawsze... Masz jakąś listę priorytetów, tak? I musisz ta, robić ta, ta, ta. wszystkie rzeczy. I medytacja akurat jest w tym, momie w tym momencie. Trudna sytuacja jest z tym, że ja nie wiem, jak ona jest... W, w, Przydatna w moim życiu. Być może że ona powinna być wyżej na tej kupce priorytetów, bo nie mam świadomości, jakby mi pomogła. Natomiast nie sprawdziłem, więc ciężko mi się określić. Ale robiłem jakieś medytacje z aplikacjami i tak dalej, już coś tam próbowałem, więc nie było jakichś e, spektakularnych efektów. No to z aplikacji to ja na przykład korzystam tam ze stymulacji z brain fm, ale to, czekaj, odwinę jeszcze wątek, bo dla mnie to rozwiązuje problem tego, co jest ważne. Bo jak ja czasami sobie siadam, nie dobra, cyk, lecimy z robotą. To na samym początku, jak masz posegregować, od czego zaczniesz, co jest najistotniejsze i tak dalej, i tak dalej, to nie zawsze wiem, bo niektórzy głośno krzyczą, niektórzy tutaj ten, ale nie wszystkie rzeczy, które są głośne, są ważne. Nie? I mi to bardzo pomaga, żeby siąść i teraz tak pozbierać takie rzeczy, pozrzucać sobie na to do listę, ocenić, co z tego rzeczywiście jest pierwszą rzeczą do zrobienia i go. E, ja mam jakby codziennie mam ten problem, nie? Za co teraz się wziąć? Bo tak czy inaczej przychodzą ciągle... Zawsze będzie więcej rzeczy do zrobienia niż... się jesteś ono. w stanie zrobić. Mhm. Problemy, problemy ludzi, którzy lubią się bawić wieloma rzeczami. Tak, ja, ja mam tak samo. Ja sobie, ja sobie rozpisuję te rzeczy jako takie taski i, ta, i da, każdym razem jak siadam do tasków, to czytam sobie je wszystkie po kolei i sprawdzam, okej, okay, najważniejsze jest teraz do zrobienia to. A propos sztucznej inteligencji, to powstała taka... E, jest, jest w ogóle taka stronka There is an AI for that, która zbiera różne aplikacje tworzone na podstawie wiesz czata GPT i innych. I testowałem ostatnio inteligentną to-do listę, która działa tak, że wpisujesz sobie rzecz do zrobienia, która jest takim dużym taskiem, a ta to-do lista dzieli ci to na małe taski. Nie? Mm. I tam idziesz sobie kawałeczek po kawałku. Ja wiem, to masuje jest mózg. Jest jest dobra. Średnia. <laughs> Panie kapitanie, mam dwie wiadomości. <laughs> tak, nie działa. Więc e, jest, uważam, że to jest super trend. Na pewno bardzo by pomogło. U mnie akurat średnio się sprawdza, pewnie w jakichś tam ogólnych rzeczach spoko, natomiast dekompozycja problemów super. To jest spoko, tylko że wtedy masz jeszcze więcej tasków w ciągu dnia i to jest troszeczkę przytłaczające, bo ja jednak jestem taką osobą wizualną. Jak zaraz zobaczę, zobaczysz, że zamiast jednego taska mam 10 tylko małych, to nie wiem, czy to na mnie wpłynie pozytywnie, czy negatywnie. Czytałeś GTD, w sensie Getting Things Done? Jest taka idea, że jak sobie to spiszesz i patrzysz, ile rzeczy już odwaliłeś, to to cię napędza. To, to, tak, tak. Więc mhm. ja ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale ja mam i aplikację do śledzenia tasków, ale ja sobie też piszę, żeby tam sobie postymulować trochę e, półkulę, więc jak ja widzę, że okej, okay, nic dzisiaj nie zrobiłem, bo zapomniałem pióra i nie spisuję sobie rzeczy, no to się źle czuję, nie? Ale jak widzę, że tam odwaliłem z 30 tasków na dziś, odwaliłem 12, okej, okay, 12 zeszło. Widzisz to, czujesz się lepiej. E, ja myślę, że to takiej własnej, psychicznej postawy pomaga, bo to e, inaczej to... Zdecydowanie, tak, Odha odhaczanie tasków to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy. Na mnie nawet działa Ostatnio zainstalowałem sobie aplikację na siłownię, w której zapisuję sobie, ile zrobiłem ciężaru ostatnio. I tam na końcu jest takie kliknięcie. Klikasz i jest taki dźwięk tyrym, i robi się takie zielone wienko. Wiesz, jak mi to pomogło? To jest po prostu. To jest wstyd, jak mi to pomogło. To jest po prostu. To jest spawowa. Pro... Naprawdę, wiesz, to ja jestem po prostu tak. Nie, powiem, że jestem tak głupi, że, że samo to, że to zapisywałem i że mogę sobie tam poklikać i że zrobiłem trening i że pamiętam, na ile zrobiłem na poprzednim treningu, masakra, jak mi to pomogło. Po prostu robię taki progres, jak jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłem, tylko dlatego, bo mogę to zobaczyć i właśnie tam pozahaczać. Ale wiesz, ogarnąłeś sobie mechanizm, jak działasz, nie? Mhm. Powstało swojego czasu takie urządzenie, które nazywa się Pavlov, to jest taka smart opaska na rękę, która razi cię prądem. I muszę to kupić. I razi cię prądem, jakby możesz sobie tam dobrać jakąś rzecz. Idea jest taka, że jak zrobisz coś, co jest wbrew Twoim zwyczajom i tak dalej, to możesz się porazić, żeby dać znać, nie na tym poziomie świadomym, na zasadzie, wiesz, znowu zjadłem cudy czy coś tam, to akurat mój świat, ale żeby po prostu dać sygnał do ciała. I myślę, że to działa? Nie wiem, będę to testował kiedyś ja, na pewno. Ja się, ja, ja się na tym zastanawiałem w którymś z podcastów już, właśnie, czy, czy karanie się w taki sposób, na przykład takimi bodźcami, czy dałoby się programować jakieś zachowania w ten sposób. To jest ciekawe, nie? To... Jeśli, jeśli psy można było zaprogramować w ten sposób, to dlaczego ludzi miałoby się znaczy, nie dać? Ty sam powiedziałeś, że tam dźwięk tego tyknięcia, on na Ciebie wpływa, nie? Także myślę, że jesteśmy takimi machinami. Na pewno nie rozwiązuje to wszystkich problemów, ale na pewno. Pomoże w jakiś sposób, jakoś tam się zachowywać. I teraz wyobraź sobie, że mamy my, jako ludzie, dostęp do technologii, która personalizuje nam takie doświadczenia, sprawia, że stajemy się lepsi. Mamy subskrypcję na AI i są ludzie, którzy, przepraszam za stereotyp, ale miałem akurat takie doświadczenie, jak byłem w Gwinei Bissau, że są w Afryce, żyją w tej Gwinei Bissau za 5 dolarów miesięcznie. E, większość osób tam nie czyta i nie pisze i Mamy mega rozwarstwienie. Nie? W sensie, gdzie lądujesz z tym, jakie masz możliwości i gdzie takie osoby lądują. Ja miałem. Taka, moja osobista historia była taka, że ziomek chciał mi zapisać swój numer telefonu i zapomniał, jak się pisze, cyfrę chyba pięć, nie? Ja mówię, co on robi? On. A muszę mu pomóc napisać 5, bo on tam jeszcze uczy się pisać w wieku tam 25 lat. Ja mówię, Jezu, jakich jak my jesteśmy w innych wszechświatach, nie? E, ja tego tak. nigdy nie doświadczyłem, ale to musi być dziwne doświadczenie, co? Spotkać takich ludzi, którzy rzeczywiście mają problem z pisaniem. Ty tutaj opowiadasz o cyberbezpieczeństwie AI, a gościu nie wie, jak napisać pięć? No to uczy pokory. Nie? W sensie pokazuje, że jest zupełnie inny wszechświat, to wcale nie oznacza, że ci ludzie nie są szczęśliwsi w pewnym takim etapie, bo my mamy problem z filtrowaniem, masz natłóg informacji i tak dalej. Pytanie: czy celem życia jest szczęście? To jest jeszcze kolejne pytanie. Ja to zawsze śmieszkuję, że ja nie gram w życie na easy. <głos> <głos> w sensie można byłoby do tego łatwiej podejść na wielu poziomach, ale po co? Każdy ma prawo żyć jak chce. Natomiast dla mnie doświadczenie takiego kontrastu jest petardą. W sensie, że można zupełnie inaczej podchodzić do rzeczy. To otwiera na zasadzie, hej, no. Zresztą możesz wyjechać w Bieszczady, nie? Mm -hmm. Mi się niczym nie przejmować. No ale je, dla mnie to jest zawsze jakieś w pewnym sensie odcięcie się od tej rzeczywistości, która istnieje, bo ci ludzie nie wiedzą, co u nas. My, wiemy, my potrafimy sobie chociaż wygooglować, co u nich, natomiast oni sobie nie wygooglują, co u nas. Oni są bardziej odcięci niż my. Czy są szczęśliwi? Być może, ale czy to rozwiązuje problemy, że możliwe, że um, um, umrą zaraz na raka bądź coś innego i po prostu nie będzie ich? To... Ciekawe jak, jak działa ludzki umysł, bo przypomniałem sobie właśnie, że dostałem jakieś zaproszenia mm -hmm. z Kenii, żeby pomóc ludziom, którzy zajmują się tam human traffickingiem, jak to jest po polsku. E, handel ludźmi. Handel, dziękuję, dziękuję, przepraszam. Wie, że jest doktor w Polsce, który się zajmuje handel ludźmi? habilitowany doktor, nie wiedziałem, że można się tym zajmować. Także tak, tak, muszę odpisać, bo wybieram się tam, żeby, żeby ogarnąć takie rzeczy i to jest niesamowite, że wiesz, skojarzenie, skojarzenie i cyk, znowu, nie było dzisiaj medytacji, bo jechałem od ciebie tam od piątej rano, więc... Um, czyli co będziesz tam robił? Wiesz co, oni potrzebują jakiegoś wsparcia ja, w zakresie cyberbezpieczeństwa, zobaczymy, to jest, ja lubię takie akcje, trochę szalone. Lepiej ci się pracuje na wyjazdach? No, ty będziesz tam jechał. Tak, 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 tak. tak. Mam takie y, poczucie skupienia jakiejś takiej misji. No, nie wiem też na jakim to jest poziomie, wiesz. Ludzie, ludzie mają straszny efekt halo. Wyobrażają sobie, że co to ja nie potrafię i tak dalej. Tam piszą: Mateusz, by ty na pewno wierzył, ja wiedział. No, nie, jakby nie znam się na wszystkim i to jest straszne. Na jakichś tam podstawowych rzeczach jestem w stanie pomóc, ale no, tak, takie taką mają wyobrażenie. Także nie, to nie jest tak, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania. A um, co najciekawszego jak do tej pory z, widziałeś odnośnie tych takich nowych, w cudzysłowie, AI, odnośnie czatów GPT, Mind Journey i tak dalej? Co najciekawszego? Mind journey, tak swoją drogą, to jest kolejne słowo, którego nie wiem, jak wypowiadać. Czy mówić po angielsku bardziej, czy bardziej po polsku? Mid journey? Mind journey? Tak? <laughs> Wiesz co? Mid journey robi wrażenie, ale jakieś tak bezpetardy. Dla mnie połączenie tych wszystkich klocków ze sobą to jest mega temat. Pojawia się coś takiego jak autoGPT, baby AGI i tak dalej, które... Wykraczają poza zakres tego, co sam GPT jest w stanie zrobić, bo łączą je z innymi systemami. Znaczy, w tej chwili OpenAI już też tam wychodzi na zewnątrz, wiesz, pokazuje, że można robić zakupy i inne takie rzeczy. Natomiast wyobrażam sobie systemy, które będą powstawały dookoła tego, które to łączą. I przykładem jest, nie wiem, widziałem tam miałeś rozpisane e, jedzonko na dni treningowe, nietreningowe. Zrób mi listę takich rzeczy. Zrób mi propozycję podania, wygeneruj mi potem podłącz się tam do dali, czy mi i wygeneruj mi, jak to powinno wyglądać. Masz jeszcze zdjęcia do tego. Złóż mi to w formie kalendarza, wypuść mi to jako PDF, a potem w ogóle zamów mi składniki, nie. I Boże. robisz raz, po to się dzieje. A później jeszcze przygotuj to, jak już, już, już tworzą robotę. No tak. Znaczy to jest efektor, nie? W sensie takie elementy, które będą zrobiły takie rzeczy, nie wiem, uwaga, kryptoreklama. Ale wyobrażam sobie, że masz termomixa albo coś takiego, do którego jesteś w stanie potem zapludować taką rzecz. I wszystko, jest, wszystko jest ze sobą połączone. I tak jak masz te inteligentne lodówki, które zamawiają ci jedzenie, jakby... Co ty jesteś, co ty, gdzie ty jesteś potrzebny? No powiedzmy, podejmujesz decyzję, co tam będziesz miał w dni treningowe, nietreningowe. Mm -hmm. Reszta zadzieje się sama. Kurde, Ciekawe, kiedy będzie rzeczywiście taka technologia, żebyśmy mogli w ten sposób funkcjonować. No i potem sobie wyobrażam osoby, które pozycjonują odpowiednie, odpowiednie produkty, tak żeby zarabiać więcej na tych droższych, żeby znalazły się u ciebie w lodówce, bo nie będziesz miał kontroli nad procesem. Ale wiesz, <laughs> wszędzie są furtki. To ja... chyba jeszcze bardziej podzieli społeczeństwo, co? Jeszcze, be, jeszcze bardziej będzie tak jak z, z, z tą Kenią i. Dzięki, Henryku. <laughs> to będzie jeszcze bardziej. Uh, ja ma jeszcze, on jest czarny, więc ja nie widzę. To będzie jeszcze bardziej tak, jak powiedziałeś o tym gościu, który nie potrafił napisać 5. Będą ludzie, którzy są bardzo dobrzy w obsługiwaniu tych, tych AI-ów i. Mam wrażenie, że będzie jeszcze większe rozwartwienie społeczne, tak sobie wyobrażam, że będzie jakaś grupka ludzi, którzy są mega dobry w ja, i oni będą robili jakieś niestworzone rzeczy, gdzie my będziemy na nich patrzeć, prawdopodobnie ty będziesz w tej grupce i będziesz na nich patrzeć i mówisz w co tam się dzieje, ja już nie będę w stanie tego zrozumieć, a później wy będziecie przechodzili i będziecie traktowali to moje, moje niezaawansowanie wiedzy, tak jakbym nie potrafił napisać pięć, bo dla was to już będzie tak, za, tak, tak do tyłu. będę tak do tyłu. Ale wiesz, ja jestem tam jakąś, którąś warstwą z tego, nie? Bo są tam mega wymiatacze, którzy to tworzą. No, ja tylko tłumaczę. Mm -hmm. <laughs> Tyle, że mniej więcej tam ogarniam, co, co tam się dzieje. Natomiast y, to jest problem. W sensie, bo mówi się, że AI będzie wyrównywać y, tutaj możliwości ludzi. Automatyzacja i robotyzacja wpłynęła na, wiesz, zwiększenie produktywności i tak dalej. AI już też zwiększa produktywność, bo Pisze kody, pisze bardzo dużo różnych rzeczy, tworzy. Ludzie pewnie będą musieli się przenieść do innych robót. Nie każdy będzie w stanie się dostosować, w sensie do innej rodzaju pracy. To są jakby ryzykowne rzeczy. Sam, wiesz, sam Altman, czyli prezes, OpenAI jest za dochodem podstawowym. Ja mam jakąś tam swoją opinię na ten temat. Być może, być może to będzie jedyne wyjście w pewnym momencie, jak wiesz, nadejdzie ten element. Natomiast to spowoduje, że znowu będzie mieli rozwarstwienia. Alkoholizm pewnie wzrośnie, bo ludzie też, jak, jak słucham podcastów, to mówię, że ludzie potrzebują misji, a nie tylko pieniędzy. I jak odbierasz im misję, czyli nawet tą zwykłą swoich pracę, to co oni mają robić wtedy? Okej, okay. no znaczy jestem w stanie się zgodzić. Ja, ja jestem typowym milenialsem, nie? Bez misji to, jakby, co to daje? Mm -hmm. e, więc tak, jest, jest jakaś taka potrzeba. Dla mnie o tyle, jakby ten rozwój, hmm, właśnie do rzeczy, które łączą, auto GPT i tak dalej. Będzie pozytywne, że pewne rzeczy, które można zautomatyzować, do których ludzie są tylko tam, wiesz, przek, przepraszam, ale przeklejaczami rzeczy w Excelu, e, to będzie można się tego pozbyć, nie? Po co to komu? W tej chwili zakładam, że firmy zatrudniają dużo ludzi, którzy obsługują jakieś manualne procesy, które można zautomatyzować. Dla mnie to jest osobiście spoko, no bo jakby chciałbym zrezygnować z takiej pracy, ale jeżeli ktoś sobie nie poradzi poza e, robiąc coś innego, no to to jest smutne, nie? Więc no ta... samo to jak już to wygląda z kasami samoobsługowymi. Nie? To już jest automatyzacja kasierki. Jest, jest, ale myślisz, że kasjerzy mają coś przeciwko, bo oni i tak mają inną robotę, nie? Tam przesuwają ich w inne miejsca, jakby układają towary. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli to będzie, będzie szło na dużo, dużo, dużo większą skalę, to być może okaże się, że jednak jest, jest dużo ludzi, którzy zostają bez żadnej pracy. Bo po prostu nie będzie danych. Nagle, nagle wdrożą jeszcze, jak, jeszcze dwie rzeczy, które odbierają kolejnym osobom pracę, no i nie będą wiedzieli, co z tymi ludźmi zrobić. Ja wyobrażam sobie, wiesz, ja mam taki. Y Zgubny optymizm, który idzie w takim kierunku, że powstaną nowe zawody na zasadzie będziesz weryfikować, co to AI tam gdzieś robi. Będzie potrzeba o wiele więcej ludzi do obsługi tego wszystkiego, tej automatyzacji, bo zawsze tak jest, wiesz, ktoś maszyny musi obsługiwać, konserwować i tak dalej, i tak dalej. I to się będzie pewnie przesuwało. Natomiast no jak myślę sobie, wiesz, o osobach, które nie ogarniają tych systemów, to. to, to będzie po prostu trudniej. Nie? W sensie ja nie widzę, że też cały świat na od razu tak się zmieni i przejdzie. Będzie jakaś tam szpica, która będzie to stosować, będą musiały być jakieś problemy z tym związanym. W sensie nie wierzę, że coś się nie wywali w pewnym momencie. No. Wydaje mi się, że największy problem to jest to, że to się tak szybko stanie teoretycznie, bo podobno tak samo dokładnie mówili o samochodach, że teraz będzie problem z samochodami, bo już nie będzie wo wozów i nie wiadomo, co się stanie z całą tą e, działką. E nazwę no, to działką biznesową. Mhm. Natomiast jeśli to się działo tak powolnie, to wszyscy byliśmy w stanie się zaadaptować, powstały jakieś serwisy naprawy samochodów, jakby ludzie się zaadaptowali. Jeśli to się teraz stanie bardzo szybko, to zobaczymy, czy będziemy w stanie się zaadaptować. Wiesz, rośnie poziom skomplikowania. Ja bardzo lubię tematy typu prawo do naprawy, bo w momencie kiedy ludzie byli w stanie jeszcze stare samochody naprawiać sami, Odpowiednimi narzędziami, zbudowaniem odpowiednich narzędzi i tak dalej. Dzisiaj mamy samochody, które wyjeżdżają z fabryk, które mają właściwie wszystko zamontowane, ale dopłać nam za podgrzewanie dupy. Co uważam, że straszny model, ale on pewnie biznesowo ma sens. No to znajdą się na pewno tacy, którzy będą łamali takie zabezpieczenia tylko po to, żeby uruchomić taniej niż tam wiesz, subskrypcja, podgrzewanie Twojego tyłka. No i teraz poziom skomplikowania tych systemów wzrasta, no i będziemy mieli AI, gdzie będzie też mniej ludzi, którzy będą w stanie, wiesz, obejść Rozumieli, to dookoła. co tam się dzieje. Tak. I, I tak jak ja na początku niesłusznie uważałem, że będzie jakiś taki oligopol, w sensie wiesz, OpenAI, Microsofty, Google i inne takie będą w stanie wtrzymać wszystko w garści, okazuje się, że jest coraz więcej open source'owych modeli, więc ludzie będą w stanie pogrzebać sobie po swojemu. I uważam, że to jest piękny element kreatywności. Poza tym, że wiesz, oddaliśmy mnóstwo danych, wchodząc w interakcję, w ChatGPT GPT i poprawiając go, no to też ludzie pracują nad swoimi wersjami, więc jest taki ruch oporu, nie wiem czy tak można to nazwać, ale ta kreatywność Re rebelsi. Tak, ta kreatywność idzie też jakby w inny gwizdek, tego, że można pewne rzeczy wytworzyć samemu, które będą działały gdzieś tam inaczej. I ja jestem jakby wielkim fanem tego, żeby to było żeby to było jak najszersze, nie? bo im więcej osób będzie przy tym dłubać, kreować swoje rzeczy, tym większa szansa, że to nie będzie tylko napędzało wielkich firm, które będą miały z tego korzyści. I jest większa szansa, że więcej osób będzie rozumiało co, co, tak. jak to działa. No co jest jeśli Jakiś mój wujek albo mój brat się tym zajmuje, no to jestem bliżej tematu i więcej rozumiem na ten temat, choćby przy rozmowach o kawie. Dokładnie, i gdzieś tam stosujesz, nie? Więc wyobrażam sobie, bo jest też taki trend jak hiperspecjaliz... <laughs> jak dostosowywanie do, do ciebie treści, mhm. co jest związane z tym... Personalizacja. Personalizacja, dzięki. Co jest związane z tym, że zbierasz sobie rzecz albo wiedzę, jaką posiadasz i tak dalej i wchodzisz w tym interakcję. I teraz Google wypuściło na razie w Stanach, ale będzie taki produkt, gdzie wrzucasz sobie wszystkie swoje notatki i one ci się łączą, wchodzisz sobie z nimi w pewne interakcje. Wyobrażam sobie, że nie wiem, prowadząc Warsztat samochodowy, będziesz miał ileś tam diagnoz. Nie jesteś w stanie z 500 diagnoz, poza tym, co się nauczyłeś, swoją głową, wyciągnąć jakichś świetnych rzeczy, ale będziesz miał AI, w który to wrzucisz, taką swoją wiedzę ekspercką, i spowoduje, że wyciągniesz z tego więcej wartości. Będziesz w stanie lepiej, nie wiem, diagnozować, szybciej naprawiać i tak dalej. To by było zajebiste, żeby wszystkie Twoje notatki zbierało i poddawało ci taką syntezę tego, co możesz tak. zrobić w danym przypadku, nie? I, I wtedy wiesz, jakby, tylko to wymaga prawa do prywatności, to znaczy żeby nie zyskiwała na tym wielka firma, która zrobi sobie na tym cash, tylko żebyś ty był w stanie sobie, nawet tam za jakiś cash odpalić to lokalnie i niech to będzie twoja wiedza zebrana. Dlatego przez ostatnie lata jakby wszyscy mówili, że dane to jest nowa ropa, nie, no bo to napędzi. Teraz zaczyna się to monetyzować. Te dane, znaczy już wcześniej się monetyzowały, ale teraz coraz bardziej widać, że ten kto ma dane, jest w stanie zrobić na tym pieniądze. Więc wyobrażam sobie, że te takie open source'owe modele pozwolą ludziom, którzy lokalnie są jakimiś tam wiesz, ekspertami, mają jakieś takie tam rzeczy i wiedzę, też to wykorzystać. Pewnie będzie kilka aplikacji, które na to pozwalają, i reszta aplikacji, które na to nie pozwalają. I, lud tak. I ludzie nie będą o tym wiedzieli i będą korzystali tak jak teraz, bez żadnego spojrzenia na jakieś security w internecie. Ale to też się zmienia. W sensie, wiesz, może to jest efekt mojej bańki, ale coraz więcej mam wrażenie ludzi się łapie na zasadzie, o kurde, słyszałem straszną historię. Nie ja wiem, że to jest znowu ten kijek, ale ludzie zaczynają kumać, że hej, jak coś jest za darmo, to ty jesteś produktem. Jak coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to chyba właśnie tak jest, że to nie jest prawdziwe. I to auto tyle nie kosztuje, tylko ktoś próbuje zebrać twoje dane osobowe na jakimś tam portalu albo twój numer czy coś, nie? To, co się na pewno przebiło, to dezinformacja. To, to myślę, że też dzięki wojnie w Ukrainie ludzie zaczęli kumać, że jest jest dużo gadki o trollach, jest dużo gadki o dezinformacji, to na pewno się przebiło. Czy cyberbezpieczeństwo się tak bardzo przebiło, to nie wiem, ale mam nadzieję, że to będzie postępować. Yy, tak, i nie masz na myśli dezinformacji. <laughs> nie no, żartuję. Ale przy dezinformacji jest takie parę fajnych pytań, które można sobie zadać. Na no, zasadzie, jak reagujesz na ten komunikat? W sensie, co on w tobie wzbudza? Czy ty teraz jesteś bardziej spolaryzowany wobec jakiejś grupy? Co on niesie? Jak się czujesz z nim? Czy on cię zachęca do zrobienia czegoś? I to czasami pozwala odkryć, kto miał jaką intencję. My tam w ramach Dywizjonu, jak patrzyliśmy sobie na rzeczy, które były puszczane w takich kampaniach, które były mega regularne, na zasadzie raz pojawiała się informacja e, Ukraińki zabierają e, mężczyzn Polskim kobietom, nie? że one tutaj ten i tak dalej. No i cykl, jedziesz tam w młode kobiety. Ukraińcy dostają więcej pieniędzy niż tam Polacy. Albo no to, to nie to... złote dla Biedronki, Biedronka rozdaje wszystkim tam Ukraińcom Polakom mnie. Polaryzujesz na każdej formie, albo nie wiem, to są innowiercy, bo coś tam. Ktoś, kto planuje te kampanie po drugiej stronie, ma świetną rozkminę psychologiczną tego, jak działamy ludzie, i teraz dzieli sobie po każdym kawałku religii, płci wieku czymkolwiek ten i próbuje dzielić na maksa. I Ukraińcy zabierają nam pracę na przykład. Tak, a wiesz, to jest jeden z tych bullshitów, które się pojawia i tego będzie się pojawiało mnóstwo. I teraz pal sześć to, jak ty tam czytasz, ogarniasz widzę, a, co to ma spowodować? Ma spowodować takie inne reakcje, ale będą tacy ludzie, dla których to będzie zgodne z ich światopoglądem, polajkują, podają dalej, e, skomentują i to się potem w algorytmach po prostu przebija, nie? A po drugiej stronie tego, tej procy, co to ma trzy końce, e, masz cenzurę. No bo nie jesteś w stanie scenzurować wszystkich. Ja jestem absolutnie przeciwny cenzurze, ale jakoś trzeba walczyć, nie? I to jest, to jest problem nierozwiązany. W sensie, ja wewnętrznie czuję, że mam z tym problem. Saigon. To, to, to wygląda jak Saigon. No i ich informacji będzie coraz więcej, bo coraz więcej osób wchodzi do internetu. Coraz normalniejsze jest to, że piszesz w internecie i tego będzie po prostu. Co by to było, jakby ktoś cię deepfakował i wiesz, puścił odcinek, gdzie opowiadasz... O... A to, to to już jest w ogóle in, inny, in, inny level, absolutnie. O kapitanie bombie przez 45 minut. To by było to. Dobra, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję za Gdzie zaproszenie. ludzie Cię mogą znaleźć w internecie? Jeszcze tylko powiedz. Na YouTube, jak wpiszecie Mateusz Chrobok, ja tam staram się też rzucać to Twitter na... i LinkedIn. chyba. Podobnie to... też, wszędzie Mateusz Chrobok, tak jest łatwiej. I Patronite. <laughs> bardzo tak, tak, zachęcam, dzięki ślicznie. Bardzo Ci dziękuję. Siemano. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19. Pozdro!